No hele, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy mnie widać, czy mnie słychać? I w czasie, kiedy no, będziecie buforować to pytanie, to ja muszę wyłączyć przecież betę z Dunstarwa, bo zapomniałem oczywiście to zrobić. Agat nie robi tego automatycznie, tak więc potrzebuję chwileczkę. Dunstarw Together tutaj ustawiamy, żeby bety nie było. Tego nie widzicie, bo Steam akurat do nagrywania jest dosyć ciężki. Musiałbym mieć wtedy ustawione przechwytywanie ekranu, a to by było dosyć takie średniawka. Dobra. Tak, na 32 bitach będę grał, bo jestem masochistą, na pewno. Witam, witam cieplutko. 78 dni z WX-em to w sumie też nie jest głupi pomysł. Nie, no nie wiem w sumie ile będzie, ale plan, jakby ktoś nie wiedział i nie widział wpisu na YouTubku, to jest taki, żeby właśnie robić teraz streamki codziennie do wtorku. Przy czym no, będę ograniczony przez sprawka, więc nie wiem do końca jak to wyjdzie. Czy są punkty? Są punkty. To zaraz to wszystko ogarniemy, tylko jeszcze tutaj muzykę trzeba ustawić, żeby było. Tutaj jeszcze zacznijmy sobie od punktów, żeby tutaj udostępnić linkacza. Punkty mam tutaj, to teraz... O Jezu, kopiuj adres linku. Tak. We like points. Macie tutaj punkciory, przypnij wiadomość i no, będą one dostępne. To teraz jeżeli chodzi jeszcze o animację, bo jest dostępna właściwie no animacja i w sumie dobrze by było rzucić na nim okiem, a wy chyba nie słyszycie teraz gierki, to no teraz będziecie ją słyszeć. Tylko. Jeżeli chcemy oglądać animację, to dobrze by było te dźwięki na przykład wywalić, żebyśmy słyszeli co się dzieje w animacji, a nie co się dzieje tam. To możemy sobie na sam start zobaczyć. Ja już w sumie przyznaję się, że już ją widziałem, bo no POG. Teraz przechodzimy na internet. Czy z kamerą? A może być i z kamerą, co sobie będę żałował. Widzę, że tutaj coś się spieprzyło. Muszę tutaj jeszcze poprawić, ale to nie powinien być problem. A! Dobrze, pięknie. Kurczak pozdrawia. Również pozdrawiam serdecznie kurczoka. Dobra, to możemy sobie zobaczyć, co tam no, w animacji słychać. Jest ładne. Jest na pewno ładne. No bo jakieś świniaki tam uciekły. Bo jakiś dragon to tutaj był, jakiś hambat i zrobił spustoszenie w bazie. Dlaczego świniaki? Stworzenie w bazie i WX dostał na pysk z tego co widzę i tutaj no ściszone, okej. Już za głośno, powinno być już lepiej, chociaż może jeszcze trochę ściszę, bo tak 20 dB powinno być teraz w porządku. Dobra, tak więc Winona bierze kable i bierze się za naprawianie tego tutaj gentlemana. Elu Mordo, siema. No nice. No, i teraz WX ma flashbacki z Wietnamu. Jakieś chomiki tu biegają, znaczy myszy. No. O, mechaniczny szczur, co jest? No bo obejrzymy sobie na samym początku tak bez przerwania, a potem może jeszcze sobie poszukamy czegoś ciekawszego. Tutaj jakieś schematy, urządzenia. I no i oczywiście Wagstaff, tak jak. Nie wiem w sumie, czy to było potwierdzone, że WX był zbudowany przez Wagstaff, ale tutaj widać, że już mamy to potwierdzenie. WX to człowiek, niewykluczone. No a tak patrząc na to, to mi to przypomina, widzę dwa warianty, albo WX jest synem Wagstaffa, albo WX jest klonem świadomości Wagstaffa. Jezu, ile WX-ów tam jest na ścianach, Bogol. No i WX czuje rage teraz i wyrywa sobie serce, co pewnie symbolizuje jego uczucia. Jak obstawiam. Grobomysz. Jest. Wyrwał serducho. I no. Trzecia opcja. WX to pasownik Wagstaffa i zmiażdżył uczucia. Gram w Destę pierwszy raz od pół roku i od razu robiasz ruin. WX będzie źle. Co ty? Teraz WX jest tak OP. Dobra, sobie rzućmy okiem na samym początku. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, słuchajcie, świnie, które uciekają po pewnie plądrowaniu władzy, bo widzieliśmy, że potem była ona splądrowana. Czekajcie. Coś mnie w nozdrzach siedzi, ale to mogłoby sugerować, że w przyszłości Clay będzie chciał wprowadzić rajdy świń. Nie wiem, to taki luźny pomysł, ale tak wam powiem, że podoba mi się, jakbyśmy nie walczyli z psami, tylko z uzbrojonymi jakimiś, wiecie, ziomkami. Jakieś to PvP wtedy było ważniejsze. Tutaj mamy jakieś owocki w skrzyniach. Boże, kto tak robi w Dunstarwie? Nikt tak nie robi. Mamy tutaj no, takie klasyczne owocki, warzywka, super. Tu jakiś hambacik, Wally odstawia garnek, mur im też splądowali. Tutaj namiot sobie leży i mamy też tutaj no, Winonę, która grzebie przy WX-ie.
Hejdy Świń po 150 dniu. To brzmi jak super pomysł. Co my tutaj mamy? No ja myślę, że upakujemy świadomość na 5 zębatkach. Super. Jakby wiem, że te mechanizmy są czysto symbolicznie, ale bawi mnie to. Jak no... Oni tam nie mają problemów, ale narzędzia ma. No i co ona zabite? A tutaj chyba szczypczyki, jak dawa, to nieważne jakie ma narzędzia. Takie tam pierdoły. Tutaj podłącza. Przynajmniej dwa kabelki, tyle dobrego, a nie jeden. Jakby był jeden, to bym się śmiał. A po 200. dniu rajdy Świń Wojowników też bardzo fajny pomysł, podoba mi się. Dobra, i tutaj mamy flashbacki z Wietnamu i mamy tutaj widok pewnie na pracownię Wagstaffa i ma tu jakieś małpy, zwierzęta. No, kuliczki, myszki. Czyli Wagstaff kombinował nad budowaniem biomechanicznych, w sensie tych, nie androidów, cyborgów. Tak, to były cyborgi. Kiedy no, wszczepiamy jakieś takie właśnie protezy organizmom żywym. Organizmem. Co tam jest? Tam coś jest napisane. Display. Co? Nie wiem, co tu jest napisane. To jest chyba behavior, czyli zachowanie. Display to był ekran, ale chyba nie o to chodzi. Organiczne komponenty są przyczyną. A co tu jest? Specimen? Hashtag? Nie mam pojęcia, co tu jest napisane. Szczerze mówiąc, czy za godzinę? Tak, za godzinę będzie stream. Fajna animacja, już nie mogę doczekać się urokowy. X to moja ulubiona postać. Erotic. No ja myślę, że to jest erotic na stówę. Dobra, czy jakaś mądra głowa by mi powiedziała, co tu jest napisane i która byłaby w stanie tutaj... Czekajcie, specimen. To coś nie znaczy? Czy to jest nazwa własna? Specimen. Okaz. Aha, czyli po prostu okaz. Dobra, nie znałem tego słowa, przyznaję się. Erotik? Czy to coś znaczy, czy nie? No, erotyczny. Nie, to chyba nie o to chodzi. Chwileczkę, jeszcze jedno słówko sprawdzę. Nie, no, display to wyświetlasz totalnie. Pokaz, wystawa, ekspozycja. Co? Co ty robiłeś, że... Nie wiem, ekspozycja na erotyczne zachowania. Co ty robiłeś, przepraszam, Wagstaff, ty stary zboczeńcu? Mój Boże, mamy eviotik, może to być... No... Może o to chodzi słówko, co to jest za słówko? Nie, to nie ma takiego słówka eviotik. Eratik. Myślisz? Aha, AI to sztuczna inteligencja, to tak, to może on właśnie kombinował na... Aha, niekonsekwentny, eratik. Chociaż, czy ja wiem? Siema, Wagstaff ze szczurem. Boże, proszę słowo, tak jak na moje deploys. Jak na moje to jest i, tutaj jest taka mała kropeczka jak nic. To jest display, czyli no, kurde, sprawdzałem przed chwilą. No, że jest wystawiane, no, coś. Erratic, bo tam szczur był. Czekajcie. Ale te słowa, co wy piszecie, to znaczeń nie mają po angielsku. To fajnie by było, jakbyśmy mieli takie Nie no, erratic to w sumie rat, no to by miało sens, jakby byłoby to, wiecie, no w stylu klei. Wagstaff to szuja, no. Czyli mamy tutaj wystawienie na niekonsekwentne zachowanie, może, że ktoś się zachowuje niekonsekwentnie i organiczne komponenty są przyczyną tego, że pewnie AI nie działa. Dobra, tam były jakieś schematy, pokaż mi te schematy. Na jakieś serducho. Tu gdzieś na pewno całka siedzi. I nie chcę prześladować. Ale nie będę tutaj się nią... Nie, to jakieś bazgroły są. Tu żadnych całek nie ma, ale żałosne nawet. To za mechanizm jest całek. No i bardzo dużo mamy tutaj też jakichś kabelków. No. W sumie nie widać, co to za urządzenie. Niech będzie. Dobra, Wagstaffik szczur, ja shipuję. No. Ale właśnie ten moment mnie bardzo zastanawia. On mi się wydaje taki ciekawy, bo jakby mamy tutaj pewnie sam mechanizm i mamy tutaj ręce i ja sobie myślę, że to może być Wagstaff właściwie, wiecie, zakładający tę czapkę do przerzucania świadomości. Jakby to by sugerowało, że WX na 90% jest człowiekiem, który jakby wcześniej jego świadomość została albo sklonowana, albo przeniesiona z ciała człowieka do ciała robota. Wagstaff to szuje, ale OP. No. A w sumie każdy naukowiec jest szują. Poniekąd. Znaczy co? Dobra, chwilę. Pokaż mi się. Ja chcę zobaczyć. No, siema. Fajny Wagstaff. Fajny. To nie jest Wagstaff, tylko jakiś randomowy typ.
Wolniej, wolniej. Ja tak szybko nie umiem klikać spacji. No. W sumie, no niby ma zarost, ma te okulary, to może być po prostu jakiś, nie wiem, kolega Wagstaffa, naukowiec. Ze względu na to, że ma taką potężną brodę, to raczej wykluczyłbym wariant, w którym to jest po prostu jego syn, nie? Przecinkiem i kropką skaczesz klatką. Co ty gadasz? Ty bez kitu! Ale akcja! YouTube ma takie opcje, nie wiedziałem. Dzięki. Brat Wagstaffa, młody Wagstaff. No. Może to być młody Wagstaff właściwie, ma trochę mniejszą tamtę brodę. No i tutaj właśnie on. Może Wagstaff chciał właśnie sobie ich wykorzystać jako pomocników. No ale się wkurzył, że stał się człowiekiem. Ale to jest najbardziej chyba creepy ze wszystkich. W sensie te tutaj formy, jakby to mogą być jeszcze, wiecie, przed wszczepieniem świadomości, ale mogą być też po. Jakby nieudany eksperyment, jakby nie mają. Jest tu jakaś świadomość, ale Wagstaff o tym nie wie i tutaj siedzi taki człowiek wkurzony, zrajdżowany. No. Ja jestem za ojcem Webera, co? Jak ojcem Webera? Te X-y wyglądają jakby się powiesiły. Nie, no pewnie nieaktywne, nie? I nie widać głębi. Jak nie widać głębi, co? To nie jest broda, tylko ma długie włosy. Ja myślę, że to broda była, ale jeszcze potem widać chyba tę postać, to możemy jeszcze potem zobaczyć. Tutaj mamy maskę, w sensie twarz WX-a, to zapewne spalił wszystko, bo nieudany eksperyment. No, chwilę, 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 nie zapsuwaj tak. Ja tak szybko nie działam. Ja to na spokojnie, no. Nie, no, jak na moje to jest broda, jak nic. Chociaż może włosy tak z tyłu, wiecie, taką kitkę masz. Ja nie wiem, choinki z Konstant potwierdzam. Spalił dowody, gnoje. FBI już jedziecie dojechać, gnoju. No ale ten tutaj Wagstaff wygląda na takiego totalnie młodego. No i tutaj właśnie został Rage'a ostatecznie. I chyba już dalej nic takiego, wiecie, smaczka lorowego nie będzie, jest tylko epicka scena, jak się wkurza chłop. Kurde, tak to włosy. Tak to są włosy długie na pewno? Bokobrody, a może bokobrody, jak ma Wolfgang w tym skinie wiktoriańskim. No i rozwalił serducho. Fajnie. Z tych wzorów absolutnie nic nie wynika. One nawet po ludzku nie są napisane. Chociaż jestem prawie pewien, że gdzieś tu jest 2pi. Są jakieś pierwiastki czasem. 2n. Pierwiastek z MB. Kurde, co to jest? No i koniec tego dobrego, fajnie, dobra, go Donster. Tak, Donster, to ja muszę teraz już wyłączyć. Jest w grze nowy opis WX-a, dobra, możemy jeszcze sobie tam wejść. Ja uważam, że stary Webera, że stary web... Grafika inżynierska, o nie, tylko nie to, chłop ma fejsy. Mam kilka żartów niestosownych, nie, 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 tak nie można. Panie Marku, nie! Gdzie to było? Kompendium. Survivors WX... No nie, to dużo. O. To co? Przepisujemy te jedynki i zera. Bo jakby wiecie, w jedynkach i zerach możemy zapisać. To jest szyfr, nie? Tak zwany kod binarny. Dobra, WX był wypadkiem. Unorthodox experiment. Pewnie obstawiam, że to oznacza coś w rodzaju wyrwał się spod kontroli albo nieudanego eksperymentu. Helmet by. Pewnie prowadzonego przez. I tutaj load empty mode library xwx empathy. To error data patch not found. Aha, czyli. O, panie bratku, Jerzyk przeturlał 100 złotych. Witam. Dziękuję. Witam serdecznie, witam, panie Jerzyku. Twoje zdrowie. Jedna. Czekajcie, jaki to będzie ułamek? 10,37 czynszu. Nice. Ale z czynszu zapłacę w tym miesiącu. Nieźle, co? English gaming, jest. Mam bardzo słaby angielski. Muszę tłumaczyć rzeczy, to nie jest dobrze. And Robert Wagstaff. Aha, doba, nie. Czyli. Chyba rozumiem. Jakby. Pierwsza osoba, która była jakby prowodyrem tego eksperymentu. Była dla WX-a na tyle ważna, że znajdowała się w module empatii, tak bym obstawiał, albo takim emocjonalnym, tym sercu, co on go rozwalił. Dlatego nie ma informacji, ale jest informacja o Robercie Wagstaffie, którego on tam, wiecie, trochę nie lubił, ale pewnie w sumie się wkurzył trochę mocno, ale no, tak, bagno. I eksperyment okazał się resounding sukcesem, ale Wagstaff był.
przerażony wynikiem i zdecydował, że postanowił, no, stwierdził, że nie, chłopaki, nie robimy tego. Adamant? Czym jest adamant? To nie jest jakiś pierwiastek? Adamant, nie, aha, to jest nieugięty, dobra. Nieugięty w tym procesie, co? Nieugięty, że ten proces, który stworzył oni, mógł cały czas być perfekt. Co? Aha, dobra, w skrócie, WX odmówił, no to chyba o to chodzi. No jakby tam były jakieś czynniki. Kontynuując eksperymenty w sekrecie, kiedy Wagstaff w końcu odkrył, że co oni robili, there was a heated argument and pewnie zagorzała dyskusja, heated, obstawiam. Tak, adamantium, ten metal z DC. Tak, dokładnie tak. Kod binarny oznacza too late, too late, too late. Tak? Już ktoś sprawdził? A w sumie? No to jest powtarzająca się. Nie powtarza się sekwencja. Tu jest wiele różnych. Chociaż nie, może być. Oni? Kim są oni? Nie wiem. Adamant to chyba też kryształ. Dobra, nieważne. Bagno jakieś tutaj mamy totalne. To trzeba na spokojnie usiąść. Pytałem ludzi na Discordzie, czy zaczynamy teraz, słuchajcie, na nowym świecie, czy na stałym. To ludzie byli raczej zdecydowani na nowy, ale możemy sobie jeszcze J4 siek sprawdzić. przeturlał 1 złotego. Siema, siema. Siema. Witam cieplutko. Discord mi się nie chce odpalić, a chcę sprawdzić wyniki głosowania, a żeby nie było, że tutaj. Halo Discord, dlaczego nie działasz? Discord, ogarnij się, dobra. W międzyczasie. Aha, czekaj, przecież ja nie mogę odpalić świata, dopóki Discord mi się nie załaduje. Dobra, jakieś bagno tutaj, dodajemy caves, dajemy świat, słuchajcie, na mały, bo jestem leniwą bułą, która nie lubi biegać. I no, to jest strasznie wkurzające, kiedy trzeba biegać w tej weftę, w tej weftę. Aha, tu jeszcze mody, ten. Czy coś jeszcze? Kusi mnie szczerze mówiąc setpis config, bo to jest fajny mod, który możemy sobie ustawić, żeby jakieś fajne rzeczy się pojawiły na świecie. Boże, ale teraz mam modów przez tamtą serię na modach. To jest straszne. Ty, tu nie ma moich modów. Czy są? Nie, jest. Nie, Geometric Dope to jest scam, a nie mod. Dobra, wszystko mniej więcej jest. Dobra. Wyłącz local only. Nie, chyba was coś boli, chłopaki, z całym szacunkiem do was. Dobra, jeszcze sprawdzam sobie na Discordzie, że 135 osób zagłosowało na to, żebyśmy zagrali na nowym świecie, 9 na tym samym świecie co wcześniej i 5 na tym samym świecie co wcześniej. No, tak więc chyba nowy świat wygrał. To tak jest dosyć zdecydowanie. Dobra, to wszystko chyba jest. Kod ci wysyłam, bo tu się nie mieści. Sprawdź sobie. Aha, dobra, jeszcze kod binarny mi wysyłasz. Dzięki. Jezu, chcesz powiedzieć, że IP. Nie, nikt mi nie wysyłał nic. Czuję się oskamowany, chyba że. O, teraz poszło, dobra, nieważne. Ty nie mów, że przepisałeś cały ten kod binarny. Czy ty się, człowieku, dobrze czujesz? Dobra, czekajcie. Jak to się nazywa? Mój Boże. Boże. Kurde. Trolują mnie. Google mnie troluje, wybaczcie. Kod binarny. Tak, tłumaczenie. Siema, witam serdecznie na moim. Aha. Coś się zepsuło ewidentnie. Coś się ewidentnie, słuchajcie, zepsuło i nie widać. Tak, to. Tak, jesteśmy. Dobra, mamy tutaj. Nie, tekst. Tłumacz kod binarny na tekst. Tak. Co tu jest? Too late, too late, too late. Faktycznie, nie oskamowali mnie. Nie oskamowali mnie. Dziękuję bardzo. Niech będzie. Pali. A, nie, co ty, byku. Dobra, odpalamy. Ty marzem też zabijesz przemcia? Oczywiście, że tak, jestem okrutnikiem. Oj, Batku, piękny masz ten rework. No, jest taki nawet. Fajny, nie? Dawaj, zobacz animację o Weberze, jego ojca. Przyjrzyj mu się i odbicie w Pan lustrze są Nałeśnik bardzo przeturlał podobnie. 1 A złotego. jestem na złej scenie. Ja myślę, że to stary Webera, obydwaj mocno zagęszczeni włosami, obydwaj się znali. Na dodatek ten wspólnik chodził i spisywał zwierzątka, a stary pająka miał z zwierzami sporo wspólnego, a i Przemona zawsze w sercu. Co? Jak odłączyło? Co? Jak działa? Nie działa? Halo, Stachu? Kto mnie teluje? Kacper. Nie, no więcej osób by napisało, że nie działa. Kutif przeturlał 2 złote.
Działa, Skromna no. dwójeczka przeturlana, pozdrawiam. No, dziękuję serdecznie, Kuti, w twoje zdrowie. No, jestem trollowany tutaj ewidentnie dzisiaj, dobra. Nowa animacja jest creepy. No, już oglądaliśmy tutaj. To jakim gramy skinem? A w sumie można by te nowe skiny sobie załatwić, czy nie? Chwilę, bo tam są nowe skiny jakieś, tylko ja muszę tutaj... ten skin, czy ja mam niteczki? Mam niteczki, uff, całe szczęście, dobra. Daj mi tego skina. No niech będzie, no już wykosztuje się, chociaż to się strasznie nie opłaca. Jezu, jeszcze tutaj chcą moje nitki, gnoje. Tutaj są jeszcze są, nie, czy to jest to na pewno? No to jest to, Experimental Collection. Dobra, dawaj Experimentala. I tutaj nic. Dobra, gramy takim... uważaj na mod Action Q, powoduje każdy. Dobra, zobaczymy. Hej, od jakiegoś czasu, kiedy próbuję zabić się z moim kolegą na każdym, udaje nam się eksplorować przez jakieś dwa czy nie, a potem bez żadnego błędu wywala świat i nie da się grać. Nie wiem. W sensie, no to mogą powodować mody na przykład, albo coś się źle zapisało na dysku z gierką i to też może być w sumie przyczyna, jest dużo przyczyn, nie, jakby nie ma jednej tutaj rady niestety. Ale zauważyłem, że ludzie ostatnio dosyć często piszą z tym problemem. Aha, ja sobie na becie tutaj poustawiałem rzeczy i teraz nie mam, super, wormhole w portalu, co wy gadacie? Nie zwróciłem uwagi, ty, my mamy tutaj Mandagorę od razu, ty bez kitu, totalnie nie, ale speedrun Mandagory, yes. Yes. Dobra, my byśmy w sumie tego klika mogli sobie od razu zbadać, nie? Żeby nie było. Yo. Yo. No to biegamy. Lucky. Czy ja wiem? Jakby wormhole na początku nic nam nie daje tak naprawdę. W sensie, no możemy czysto... Jeżeli to jest jakiś szczęśliwy wormhole, powiedzmy, nie wiem, do króla świń, to spoko, ale tak na ogół... Czy ja wiem? Dobra, dawaj biodane. Dawaj biodany, jest wszystko w zasięgu, pięknie, cudownie, no i cudownie, dziękuję. Dobra wiadomość jest taka, że mamy w miarę normalny seed. No bo jeszcze tego motylka myślę, że bym chciał sobie zbadać, żeby od razu mieć schemat, nie? Gierkę odmutuję, racja, racja, zapomniałem, dziękuję bardzo za przypomnienie. No właśnie to jest robienie live'ów, 500 000 rzeczy. Które siedzi ci w głowie i nie wiesz w ogóle o co chodzi. Zdążę? Nie zdążę. O! Zbadałeś, zbadałeś, Ernest no. Przeturlał 1 złotego. Dzięki, Ernest. Mam złamaną rękę i nie magi grać, smutna buźka, ale pozdrawiam. A pozdrawiam również bardzo cieplutko. I no, zdrowiej byczku, zdrowiej, bo złamana ręka miałem raz w życiu. Bardzo niefajna sprawa. No, taka raczej z gatunku masakra i niefajnie. W ogóle, jeżeli chodzi o zmiany odnośnie... względem bety, to wiem, że na pewno dodali nowy moduł, mniejszy głód. W sumie, no to i tak moduł zwiększający głód, no to to tak trochę o kant nosa, że tak, kant kuli, żeby nie powiedzieć kant dupy. Ale no, zmienili też bazowe statystyki WX-a, bo wcześniej on zaczynał ze 150 punktami życia i za pomocą trzech modułów dających po 150 mogliśmy wyciągnąć 600 HP, bo wiecie, 4 razy 150, tak teraz zaczynamy ze 120. 125 życia i głodu też jest 125, co jest mniejszą wartością niż wcześniej, tak więc no taka, wydaje mi się, że dosyć ważna informacja. Co to znaczy, że zaznaczać te trawy w okolicy i samodzielnie je zbiera, jest to Action Q. Bardzo przydatny mod, polecam 10 na 10. Podobno dzisiaj gaszuje, ale póki co mi działa, więc no nie zamierzam tutaj póki co no narzekać. Ogólnie to ci wywali mod Action Q. No zobaczymy, zobaczymy czy wywali, nie? Hello, muzyka DST. No już jest tutaj, wszystko powinno śmigać, działać. Aha, czekajcie, bo przecież wszystko jest ściszone ze względu na to, że animacja była cholernie głośna. To możecie dać znać, czy teraz nie jest za głośno. No, to dosyć mocno też również jest istotne. Ale Bydgoszcz, jaka Bydgoszcz? Ja tu w Poznaniu siedzę i no, i piki wzbierając od 19 miesięcy. Boże, piki, piki, ty szaleńcze. Dzięki wielkie za 19 miesięcy wspólne. Ej, mogę teraz jak Iza kromić. Jak on robił? Byczka, piątetka? Ale mi soduwa zaraz uderzy do głowy. Tak będzie, trochę głośno. I proszę bardzo, za głośno to ściszamy. 5 decybeli. Więc możecie teraz dać znać, czy jest ok, czy nie jest za głośna. Jaka jest minimalna złotówka? Donate. Jakby tam postanowiłem, że jakichś takich groszówek nie będę dawał, bo jakby
kiedy ktoś wrzuca, nie wiem, 10 złotówek, to już to 10 zeta się uzbiera, nie? Jakby to już jest jakiś taki, no, ludzki pieniądz, za którym można, nie wiem, chleb kupić w dzisiejszych czasach. A jeżeli by były donaty po 1 grosz ustawione na przykład, bo tam się chyba da ustawić, żeby były po 1 grosz, to by ludzie mogli, wiecie, za 1 złotówkę mi wysłać 100 wiadomości jakichś trollowych. To wolę, żeby, no, uniknąć takich sytuacji. Bo to by było jakieś bagno totalne, jakbym dostawał tyle wiadomości. Jest op muzyka. No i git. Jest ciut za głośno, ktoś pisze. Dobra, to dwie osoby. Dodajmy minus 9 decybeli i teraz powiedzcie jak. Nigdy nie zbieram mandagol tak w formacji fiku, ze względu na to, że mandagole są nieodnawialne i no po prostu nie da się ich potem w żaden sposób żywych odzyskać. I o ile no one mi raczej nie przydadzą, to wolę je po prostu mieć. Chociaż z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli dzisiaj naklepać królowej pszczół, to one mogłyby się nam przydać, żeby zabić pletnie pana, bo pletnie pana znacznie ułatwiają walkę z królową pszczół, nie? Co to za muzyka? Nie słyszałem jej nigdy w ogóle. To jest najbardziej podstawowa muzyka, czy nie? A może to jest kwestia tego, że ja mam moda, słuchaj, na muzykę, żeby mi leciała wieczorem i w nocy, bo normalnie muzyka w ten sposób działa na takiej zasadzie, że albo się pojawia podczas konkretnych akcji, typu no właśnie zbieranie, na pewno na farmach się pojawia, przy bossach, podczas pracy, no i wiesz, przy tego typu rzeczach. Daj mi jednego pająka, chciałbym tutaj podziałać. I no jakby na takiej mniej więcej zasadzie działa muzyka i ja mam jeszcze moda, który mi sprawia, że muzyka też leci w nocy i wieczorem, ze względu na to, żeby po prostu ta gra nie była taka cicha, bo to jest, wiesz, zimą jak masz bardzo mało dnia, to jest masakra, jak no, siedzisz i tak cicho jest, a miło, fajna jest ta muzyka, więc no, jest git, cudownie, bardzo miło mi to słyszeć. Dobra, tutaj jakieś pająksony, to co? Znajdujemy Walking Cane'a. Chciałem tutaj wyminąć te dwa pająki, a znowu w życiu mi nie wyszło. No, nowy WX. Yes! Dobra. To tutaj chyba niczego ciekawego nie ma. No, jakieś grzybki zielone, ale no ja na psycha raczej nie będę narzekał, a nawet bym powiedział, że zależy mi na tym, żeby mi psycha zeszła, ze względu na to, że na pewno będę chciał zbadać Shadowka, bo za to można dostać sporo biodanych, a no... No biodane się przydają na ogół dosyć mocno, nie? Te biodane można zdobyć w nieskończoność. Z tego co wiem, to tak, można skanować jakby niektóre... Na pewno nie możesz zeskanować dwa razy tego samego zwierzaka, ale jako okazu. Ale sam gatunek zwierzaka możesz chyba zeskanować kilka razy. Ale jakby, no musisz mieć powiedzmy dwa koelefanty, żeby dwa razy... Nie, koelefantów przecież skanować nie można. Dwa pająki chyba, żeby je zeskanować i chyba tam jeszcze jest jakiś warunek czasowy, że nie możesz się jakby jeden Franek po drugim... Franek przeturlał 1 złotego. Mandragory są odnawialne przez Klausa. Tak, ale nie żywe. Są martwe wtedy. A mi zależy na żywych. Nie wiem dlaczego. Jak myślisz, kto będzie miał następny reward? No teraz został nam tak naprawdę tylko Maxwell, Wilson i Wickerbottom. Stawiałbym na Wickerbottom ze względu na to, że jest ona ostatnią nielorową postacią. Daj mi to szybciej. Dziękuję ślicznie. No bo wiecie co, ja sobie chyba przypnę tutaj póki co... Tutaj sobie poogarniam. Pochodnie, ogniska raczej nie jestem fanem. Podstawowe narzędzia zawsze na propsie, co ja właśnie zrobiłem. To się nam może... No w sumie nie, to tylko raz będziemy craftować. No to bez sensu, żeby to nam wisiało. Dobra, let's go. Trochę w nocy w pająkach, no to słabo. Wickle potem z powodu lora. No jakby ona jest najmniej lorową ze wszystkich postaci, więc no siłą rzeczy. Wydaje mi się, że ona byłaby teraz no, najbardziej prawdopodobnym pikiem. Chociaż czy będzie następna? No jakby tak Clay zapowiedział, że w tym roku będziemy mieli tylko dwa reworki, więc został nam do grudnia tylko jeden rework. Halo, trochę mało. Więcej! Dawać mi więcej update'ów. Pieniążki muszą się zgadzać. O skinach pamiętaj. Jak o skinach mam pamiętać? W jakim kontekście? Siema, już wszedł czy jeszcze nie? Już wszedł. Jakby mamy już skin nowy nawet, nie? Taki śmieszny WX. Taki w sumie bardzo żulerski, ale... No niech będzie, nie? W ogóle... Jakby wyglądał rework Wilson, no może jakiś mikstury mógłby pichcić. Mikstury to całkiem fajny pomysł. Siema Little Life. O, i tutaj jako turbina wodna. Cholercia. Wow. Twoje zdrowie. A bo chcemy sprawdzić tego tutaj Wormholma? Bo no jakby on sam sobie no, raczej nam nie powinien się przydać, ale jakby tak wiecie, czysto eksperymentalnie.
Pustynia Mucho Smoka. Nie najgorzej. Bolivar przeturlał 6 zł. No, dzięki Bolivar. Siema Trybuna, jak ci dzień mija? Jak mi dzień mija? Wstałem rano. Grzem na angielski. Bartikspyl przeturlał 6 zł. Co u Sibi w szkole? Bo u mnie drzwi od kibla z futryny wywalone, uśmiechnięta buźka. W szkole no to bardziej u mnie na studiach, ale no... Walić z drzwi z kibla to nie jest źle. Drzwi z kibla, tak, dobrze powiedziałem. Nie no, tak wstałem sobie rano, na angielski poszedłem, potem obiad sobie zrobiłem. No taki wiecie, bardzo basic dzień. Potem jeszcze miałem wykłady. Nic się absolutnie nie dowiedziałem, bo nie słuchałem. Przyznaję się do bycia okrutnikiem. Ale no, potem będę narzekał, że nic nie umiem na tych studiach. Wieczny krąg życia studenta. U mnie przybili nogą. Drzwi od kibla nogą rozwalili? Ciekawi mnie bardzo solorowego, zrobię przy okazji odświeżenie Wilsona i Maxwella, bo ich historia jest całkiem nieźle już napisana. W przypadku jeszcze postaci nie mieli oni za bardzo historii. No, tak. Dokładnie tak. W sumie nic to da się nic ująć, nie? A bo pozwoliwała to u Bazwy Biedronkach też jest jakaś inwazja wenezuelskich produktów, co? Ktoś wie, o co chodzi? Jaka inwazja wenezuelskich produktów? Rozwiń proszę wątek, bo zaintrygowałeś mnie i to dosyć mocno. Powinniśmy marchewki w sumie jeść, bo chociaż z drugiej strony, czy ja będę przepiekał, ja raczej nie, dobra, może raczej jagódki są lepszym pikiem. Ale, no nieważne. Ja mam takie ochotę, że cały tydzień siedzę w domu. A co, COVID? Czy co się stało? Czy może po prostu dni wam zrobili wolne z okazji tego, że teraz jest majówka, nie? No, w sumie to ja już skończyłem tydzień, to nie mam żadnych zajęć, ale super. No, śmieszny kanał, lepiej Firehoundy, jeżeli masz tego setpisa. Aha, dobra, piszę do gościa, który ma nikt śmieszny kanał. Dobra, ma sens, grypa. Aha, no to lepiej niż COVID. O wiele lepiej. Dobra, nam by się jakieś złoto przydało i ono powinno być w pobliżu psów, ale z drugiej strony będzie ona w pobliżu psów, to ja nie wiem, czy będziemy chcieli się na nie raczej skusić, może raczej je skipniemy. Tutaj jeszcze można by coś przy ekupognać, żeby było nieco bardziej ono zorganizowane, ale będzie to trudne. Dobra, powiedzmy, że tutaj damy złoto, biodane, tutaj narzędzia. Tak, narzędzia, w sumie to można od razu wywalić, bo to jest śmieć. Narzędzia, żarcie bardziej z tej strony, bo narzędzi będzie o wiele więcej. Tego tumbleweeda jeszcze możemy sobie zbadać, znaczy zbadać, wziąć i gdzieś tam będzie ogólnie muchosmog. Kolejny set piece, nice. Hello there. O! A, bo my może... Przecież my mamy mniejszy ręcz od mechanicznych, to my możemy sobie zbadać tego dżentelmena i mieć od razu ten lepszy moduł na prędkość, tylko nie możemy podejść zbyt blisko. Staram się tak po łuku. Dobra, złapał. No i szlak bycie. A, psa złapał, dobra. Gonimy, gonimy, gonimy. Gonimy, gonimy, gonimy. Dobrze, lecimy, nie śpimy. Weź go zaciukaj. Oh no. Co tu się dzieje? Oh no! Oh no! Oh no! No badaj! No dobra, mamy zbadane, nice! Ty, może weź się rusz, co? No sobie lokalizację wybrałeś, mordo. Dobra, zjechał tam tego gościa, spoko. Dobra, mamy tutaj biodane, ale jeszcze bym chciał tam tego ziomka. Weź tego jeszcze psa tutaj, o, pięknie go rozjechałeś. Weź go jeszcze się pozbądź. Nie chcę się z nim walczyć. Dobra. No bo wiecie co zrobimy? 300 IQ play. Dobra. Pięknie, dziękuję. Jezu wierzo. Jeszcze nam i dostałem na pysk. Dobra. Powinienem przestać ją tak palić. Dobra, weź mi skałę rozwal. Się trochę podleczymy chociaż, co? Dobra, dawaj tutaj, dawaj i leć. Dwie skały stącisz. Stajka zrobisz. Pięknie, dziękuję. Dobra, dawaj mnie to. Co tu się od Janie pawliło? Czemu tak mało zadał psiarskim? Co jest? Crazy Day przeturlał 1 złotego. Szczerze nie wiem. Łebi Wabo i jakie energetyki lubisz? Ja tak jestem fanem Monsterka Mangoloko, ale staram się go nie pić za dużo, bo tak Monster to tak średniawka, ale no jak walę nockę czy coś w tym rodzaju, no to Monster Kille są obowiązkowo, bo inaczej człowiek nie jest w stanie żyć. Dobra.
Masz schemat na speed. Yes. Mam schemat teraz na speeda i w sumie tam to wie, że fajnie by było zaciukać, ale w sumie nie mamy czym, to może póki co ją skipniemy. Nie zbierajmy już po tych sandów, bo mamy ich naprawdę dużo. I 40 no, na stout to jest sporo. To co, klasycznie lecimy do ruin na stout, czy... Nie no, ruiny to jest taki, wiecie, dobry raczej wybór. O, tego ziomka też bym chciał zbadać. Kretry z dobrym pikiem, siema. O, trawę sobie od razu zbierzemy przy okazji, super. Jakby łączmy pożyteczne z pożytecznym. Gdybym je tak w życiu robił. No, świecek gnoja. Ruiny? Ruiny. Zadawał graczom 75, a teraz zadaje. Może WX ma zmniejszone obrażenia od druka. To by miało, przepraszam, najmocniej sens w sumie. No bo w sumie tak tylko te trawę starałem się jeszcze jakąś złapać. Dobra, bo on... A, dobra, spadał. Nieważne. Nieważne. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Mamy kolejny moduł. I tak wam powiem, że jeżeli chodzi o moduły, to my już nieźle stoimy. Mamy już 4-5 modułów, co jest naprawdę spoko wartością. Miałem już tylko bagnane nie zbierać. Tak żarcie możemy sobie... No i oczywiście no trawa, bo trawa akurat to jest dosyć ważny zasób, którego no dwa staki to nie jest absolutnie naddatek. Jakby stak, więcej niż stak patyków to już jest za dużo, ale przy trawie nie mam żadnych skrupułów. Więcej trawy. O co chodzi z tą animacją Clay? No, jakby WX miał Rage'a. I wiemy, że jest na pewno już tworem Wagstaffa i wcześniej był człowiekiem prawdopodobnie, który postanowił już w formie WX-a wyrwać sobie moduł emocji ze względu na to, jak bardzo został skrzywdzony. Czy już nie ma bety? Nie ma bety, tak. W sumie to wychodzi na to, że WX może być ojcem Webera. Ej, dobra, jak to powiedziałem na głos, to stało się to o wiele bardziej dziwne. Jakby wcześniej tak wiecie, okej, okay, ale teraz? Cholera jasna, nie denerwujcie przy oszach ruinach solo bet miejscowego? Oczywiście, że tak. Jestem człowiekiem, a nie robotem. Hehe. Ruinki, dobra, no to ruinki. Dobra, to już wiem, jaki dać clickbait na ten odcinek jutrzejszy z WX-a. WX z ojcem Webera, pozdrawiam serdecznie. To brzmi jak piękny pomysł. Ej, wiecie co? Jeszcze jestem tak ciekawy w sumie czegoś, to muszę sobie na YouTube'ka wejść na kanał Clay. O, mój live, wow. Dzięki, że mi wyświetlasz mojego własnego live'a. Dobra, sobie zobaczmy tutaj, mogę już chyba przejść na internet. Nie ta strona, szlak bycie go. Nie chcę już bitów. Mam za dużo chromów odpalonych. Szlak bycie go. Szlak bycie życie. Ile ja mam tych chromów odpalonych? Albo czekajcie. Ja muszę teraz na Donta przejść, wejdę sobie w typ studia, bo ja nie wiem, co mi się odpali teraz. A wolałbym wam wszystkiego nie pokazywać, na przykład moich prywatnych rozmów. Wow, kto by się spodziewał. I teraz ja wchodzę tutaj i ustawiam... O, od razu mi się odpowiednia scena ustaliła. Dobra, to niepotrzebnie tak, no, robiłem, kombinowałem. Yo. Ja chciałem sprawdzić Webera. Harry Webel. Tu jest Webel. Dzień dobry. Ty, może dam full screena, bo tutaj jakieś bagno wam się pokaże moje, które ja z wolnych chwilach oglądam. Dobra, pokaż mi starego... Dobra, mamy teraz tego gentlemana. Robimy sobie screenshota. Czy nie widać, że robię screenshota? Nie widać, że robię screenshota. Odpalam bardzo profesjonalny program designerski, jakim jest Spaint. Wchodzimy was z powrotem na kanał Kleja. Siema. I teraz szukamy przebitki z tym, tamtym bagnem. Tu nie ma. Tu nie. Może tu? O, tu będzie na pewno. O, dobra. Czekaj, przecinki. Dobra, i po klatce lecimy. Dobra, się zaciął YouTube, super. Pomarańczowy YouTube? Nie, no bez przesady. Pomarańczowego YouTube'a tu nie przeglądam. W sensie wyłączyłbym przed streamem, szanujmy się, nie? No jakby wtedy skutki potencjalnego błędu byłyby bardzo drastyczne. Dobra, i tutaj mamy coś w rodzaju mordy tego. Kim był on wcześniej prawdopodobnie. I teraz wchodzimy sobie na najbardziej profesjonalny program graficzny. Paint. Dzień dobry, witam w moim Paincie.
To, że ma taki sam color body jak w UX, to jeszcze nic nie oznacza. Co ty gadasz? Dobra, czy to jest ta sama postać? Okulary ma inne. To chyba nie jest ta sama postać. Włoski ma, w sumie się wiecie, normalnie włosy to jest, wiecie, bardzo słaby pomysł, żeby oceniać po fryzurze, ale można patrzeć. Nie, to chyba nie jest ta sama osoba. Syn Woody'ego. No tak średnio, dobra. Czekajcie, nie, nie ta scena, ta scena. Tamta scena jest przecież do Oxygena. Szanujmy się. Syn Woody'ego, dokładnie tak. Siema Malwinowicz, BTW. No nie, no niezbyt. No co tutaj można więcej by rzecz. Wiesz, kiedy będzie jakieś przeceny na DST? No, czekaj, kiedy są przeceny? Co my mamy teraz za miesiąc? Kwiecień. To wiosenna wyprzedaż już była. Kiedy jest następna wyprzedaż na Steamie, czaty? Dodajcie tutaj, bo ktoś chce kupić Don't Starve'a, ale jakby wiecie, im więcej jest fanów Don't Starve'a, tym lepiej dla nas, więc no... Może to talent jest. Warto doradzić tutaj. A może nie, ale... Nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Latem. Myślisz, że latem będzie dopiero za dwa miechy. No ale jakby warto obserwować. No a to kilka miechów można... Trzeba będzie możliwe poczekać. Letnia wyprzedaż najbliższa. Dobra. Wiosenne porządki były? W akademiku? Co ty? Gościu, a ja patyki znowu zacząłem zbierać. Boże. Jestem przeklęty. To wszystko wina... tego. Mangetsa. Cholery jednej. Czemu tamten live porzuciłeś, co? Brzmi jakbym popełnił co najmniej zbrodnie wbrew tym sugestiom genewskim. Dobra, let's go. W sumie to póki co mamy strasznie mało odkryte, ale no nieważne. Mamy tutaj młotek absolutnie nam się przyda i go można sobie od razu tutaj przypiąć fajnie. Tak, i my będziemy chcieli sobie psuć oczywiście domki, bo to są free zasobki. Dobra, to wywalamy, bo to jest useless. I coś jeszcze musimy wywalić. Możemy się narzeć, to jest zawsze jakiś dobry pomysł. To planuje rush ruin na bawole, nie, nigdy więcej. My robiliśmy kiedyś rush ruin bawołem na bawole, nie? Czemu itemy bez skinów? Bo mi się tutaj tak ustawiło. Tak, wiem, że to jest wspaniałe wytłumaczenie. Tu nic nie ma. Dobra, możemy w sumie w biegu sobie te skiny pozmieniać. Dobra, ja ostatnio z nordyckich korzystałem, a patyka można sobie wziąć. Muszę teraz tylko je znaleźć, tu mamy nordycki. Dobra, pyk, pyk. Ciężko się robi dwie rzeczy naraz. Dobra, i pyk. Dobra, ładnie, witam ze skinami. Już zadowoleni? Możecie patrzeć. Kto powinna szuruin bawołem na bawole? To były cuda. To było cuda absolutne, nie? Dobra, no to co, teraz szybkie przygotowanie i lecimy na dół do ruin, bo wiadomo jak to w tym Donsterwie jest, no póki co powoli nam idzie bardzo i to w sumie trochę mnie martwi, ale z drugiej strony mamy bardzo dużo zaskanowanych już istot i to jest dobra informacja, bo no nie będziemy mieli takiego problemu z powytwarzaniem tych wszystkich modułów. Będziemy chcieli na pewno wytworzyć moduł na prędkość i no chyba kreta. Aha, i znowu świetliki trzeba będzie ogarniać. Nie no, jakby ten moduł jest bardzo przydatny, to chyba w niego pójdziemy. Myślę, że to nie jest głupie. No, to trzeba będzie też siatkę na motyle, czyli trzeba też pająki poprześladować. Ważny punkt. Ty, ja tu nie byłem przypadkiem już? Ty. A, to jest po prostu jeziorko, tu nie ma spawna gęsiołosia. Okej. Nie kłócę się. Pamiętam, powoła na łódce? Było coś takiego. Ale to było dzikie. Ja to kiedyś byłem szalonym człowiekiem, to muszę sobie przyznać. Da się chyba skiny zmieniać skrólując, gdy masz na nich kursor. Faktycznie, Kawia mi przecież ostatnio o tym mówiła. Masz rację. Dobra, czekaj. Dobra, tutaj jest pewnie wejście do cave'ów. Kto by się spodziewał. Tam coś jest. Co to jest? A, dobra, Wormhorn, dobra, nieważne. Zbanym jestem. Dobra, bierzmy herby. I tutaj mamy pierwszego morsa. Spoko. W ogóle Kawia to mistrz nowego systemu kraftowania, tak? Aż tak jest dobra? Gadam po ciebie, policyjne syreny w tle. No jakbyś mieszkał przy bardzo głośnej ulicy, to też byś tak miał niestety. Często po mnie jadą zawinąć. No, kojarzysz mnie jeszcze w ogóle? Bo no, słuchaj, jesteś moderatorem. Moderatorów raczej nie zapominam. Chyba, że zapominam, bo zmieniają nick.
Nie róbcie tego, jak jesteście moderatorami, please. Ja mam i tak już wystarczająco duży problem. Mam 150 osób na roku. Ja dopiero teraz od października chodzę z nimi na zajęcia i dopiero teraz kojarzę niektóre twarze. A dzisiaj przed angielskim, jak angielski mamy w grupie, nie wiem, 10 osób, nie no, 20-osobowej, to jakby stał przed salą i co, tu mamy, a ja tak, kurde, czekaj, ja z nim chodzę do studia razem, okej, dobra. Jakby ciężko jest. Bardzo ciężko, nie polecam. Jeszcze no. Mam jakieś babeczki. Widzę, że tutaj śmiech obleśnego wujka intencji. Jest jak na mojej, to musi być śmiech obleśnego wujka. Nie widzę innej opcji. Dobra, dawaj mi tutaj. Libong przeturlał 9 zł. Siema Libong, dzięki. Miłego stream, powodzenia z Vex. Z Vex, tak, WX. Dziękuję bardzo serdecznie. Co studiuję? Elektrotechnikę na uniwersytecie, znaczy Polibudzie Poznańskiej. Tak, Polibuda, to jest wspaniała nazwa. Będzie dzisiaj kumbej? Nie. Ale kozackie dwa kilofy masz. W sumie. Wywal to. Tak, ale jest, wiesz, takie... Mam taki nawyk, że nie wyrzucam kilofów, ze względu na to, że jeżeli wyrzucę kilof, to on potem będzie tam leżał i kiedyś się gra, powiedzmy, przez 6000 dni na innym świecie, co możesz się nie uwierzyć, ale kiedyś zabiłem. To potem te wszystkie narzędzia się walają i jakby staram się ich nie wyrzucać w ten sposób, ale no, jak tutaj nie będziemy grali 6000 dni, no to może być faktycznie nie najgorzej. Jaką radę byś dał, gram sobie z kolegą i nasze koto 19 dzień? Rada. Ciężka sprawa, taką radę prosić. Co ja mogę radzić? Ogarnij, przygotujcie się na zimę. Choć w sumie jak przyszliście do 19 dnia, to raczej to jest patrzenie w przyszłość. Noście zawsze pancerz i upewnijcie się, nim coś zjecie. To jest moja rada dla was. Moduł na światło zajmuje 3 waty. Co? Ty, bez kitu. Zmniejszyli ją. Wcześniej zajmował 5 watów. Dobrze. O, właśnie, tutaj jest ten nowy moduł, o którym wam wspominałem. Moduł na głód i go wytwarzamy z... O Jezus, chyba nie z psa, a z czegoś innego. Nie jestem do końca pewien, co to może być. Czy to koniecznie jest pies. Nie wiem, będę musiał to sprawdzić przed odcinkiem. No, dodali nowy moduł i pozmieniali trochę, jeżeli chodzi o ilość watów na poszczególnych ulepszeniach, nie? Ten miał wcześniej 3, to się zgadza. Ten na pewno dostał mini rewalka. A cała reszta wygląda dosyć podobnie. Więc na szkle się od bety nie zmieniło. Ale w ogóle jeszcze jest taki news, że można, słuchajcie, ładować WX za pomocą elektrycznego mleka, co wydaje mi się, no bardzo takie w miarę fajnie. Na masie mówię wszystkim to Sterpowiczom. W ogóle to są 3 fazy. Piękny tekst, piękny, jeden z moich ulubionych chyba. No to co to za problem, połączyć 3 kabelki i wygrać WX-em jakieś rady? Nie wiem! Blacks przeturlał 2 złote. Dzięki, Blacks. Cześć, mam pytanie, czym różni się Don't Starve od Don't Starve Together? Pozdrowisz? Pozdrawiam serdecznie, Blacks. Gierki te różnią się tym, że słuchaj... Dawaj na łeb. Rikoniu przeturlał 1 złotego. Za szybko, zwolnijcie to. W jakiej spaczce w sklepie jest najwięcej skinów do broni? Czekajcie. Dobra. Jakie było pytanie? Szlak, dobra, mam stronę odpaloną, mogę sobie sprawdzić. Czym się różni Don't Starve od podstawka od Together? W podstawce masz DLC-ki, które dodają zupełnie nowe światy. W Together cały czas aktualizowane, ma rewalki, jest bardziej przystosowane pod wielu graczy, dzięki czemu masz bossów, którzy mają wciąż życia, na, no tak, no, jakby wiesz, pod więcej graczy. A jaka paczka skinów? Nie mam pojęcia, która ma najwięcej tego. Czego? Która ma najwięcej skinów do broni. Jakby no, ile razy mam ci mówić? My nie robimy w elektryce. Jest Together lepszy. No jakby Together wydaje mi się o wiele ciekawszą opcją, ale jest na pewno też trudniejsze. Ze względu na to, że wszystko ma jakieś 2 razy więcej życia, nie? Jakby coś za coś. Kurde, my tutaj mapę odkrywamy zamiast napierdzielać. Jestem do tyłu ze streamem, ale piszę, bo też miałem problem z crashem gry. Po 2 dniach u mnie był problem z modem Where is my Buffalo. Włączyłam ten mod i zadziałało. Sprawdźcie u siebie. Zachęcam do sprawdzenia, jeżeli macie ten problem. No tak jak mówię, mody, nie? Elektryka, nie tyka. Wsadzi widelec do gniazdka XX. A właśnie ostatnio tak wam powiem na pracowni, że no, popieściło mnie. Jakby miałem układ podłączone tam 230, ale chyba było przez autotransformator zeskalowane do ilu?
nie wiem, szczerze mówiąc, do jakichś, nie wiem, chyba 30 V i pierdzielnęło mnie zmienne przy rozłączaniu układu. Znaczy oficjalnie nie, ale tak, znaczy nie. Dobra, nikt nic nie wie, co się dzieje. Dobra, chodź tu, kusko. Chodź tu, kusko, proszę. To nie, to jest bagno. Oh no. Ty weź się ogarnij. Skanuj kozę. Kozy są za szybkie. Skanuj kozę. O, dobra. Wyłapało kozę. Super. Ale one się zaraz wszystkie wywalą. Dobra, my musimy teraz się tak trzymać, bo kozy się dosyć nas boją. Menek przeturlał 1 złotego. Witam, drogi panie Bartłomieju. Są jakieś zmiany między Vex z bety, a tym, co jest teraz na oficjal serfrach? Ma on delikatne zmiany. Od początku bety zmienili jego maksymalne życie i maksymalny głód, coś takiego. Skończył chyba. I dodali nowy moduł, tak więc no, trochę tego tutaj doszło. Dobra, mamy ten moduł, bardzo fajnie. I on nam się może przydać potencjalnie później. Lubimy potentyka, bo on nie jest elektrykiem. No w sumie to tak. O, luk dostaliśmy, ale wpytę. Tylko trzeba uważać, bo tu jest macka. I od razu mięso. Jak mi dają, to jem. Dobra, czy mam cewkę Tesli? W Bydgoszczu. W Bydgoszczu, nie przy sobie. Dobra, może ten kilo wywalimy. Ty, ale mamy fuksa. Ale mamy fuksa giga, spoko. Ile te macki tutaj mają jeszcze życia? Może jeszcze wpieprzymy kuskę na mackę, bo wtedy byśmy, może nam bańka dopnęła i to by było nawet przyjemne, jakby nam dopnęła taka bańka. Yo. No, ona powinna zdechnąć według moich najlepszych obliczeń. Jaki nowy moduł dodali? Dodali moduł na mniejszy, na extra good. Więc w sumie taki raczej z gatunku useless, ale wiesz, zawsze sympatycznie. No i gdzie jest broń? No wybacz, wybacz, kusko. Dobra. Jak kupować skiny Forage w DLC, chłopie? Co? Nie rozumiem pytania. Cewka Tesli to już miałem chyba 7 razy w ustroim stracony z tej ręki, no. W sensie z tego powodu. To tak, no jakby cewka Tesli powoduje, że powstaje tak potężne pole elektromagnetyczne, że kable są... Kabel od internetu prawdopodobnie był zagłuszany. Przynajmniej tak obstawiam i hipotetyzuję. Przez to no nie było utrata połączenia, nie? Śmiesznie. W ogóle jak jest, masz cewkę Tesli, to jest taki fajny układ, że jak zbliżysz do niego żarówkę, to ona się świeci i ona nie musi być do niczego podłączona. Jakby potężna jest moc elektroniki. Ile na gierkę wydałeś? Był nawet filmik chyba, który tam podliczał i tam chyba mu wyszło, że z 500-600 zł. I szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo no trochę tych skinów nakupowałem, ale ty wiesz, jakbym grał po prostu dla siebie, to myślę, żebym aż tyle tego nie kupował. A tak to wiesz, myślę sobie, a ludziom pokażę, fajnie będzie, żeby no nie było tam. Więc na tej zasadzie działam trochę, nie? Jakby mam wytłumaczenie dla siebie, żeby kupować te skiny. O. I tak nie ścinając żadnego drzewa, ani... No nie, skały trochę upaliśmy, możemy postawić maszynę nauki, super. Czekaj, no zbuduj ją, dziękuję serdecznie. Aha, ja bym w sumie chciał tamte Boże, kolejny las, super. Przeskanuj mucho smoka, wygłu na zimę. To 10 słabych pomysłów. Chociaż w sumie uśpić go, a to musiałbym najpierw znaleźć fletnie pana, nie? Tym może być problem. O, mamy bikuń. Ja chciałem sprawdzić, czy my możemy ją zeskanować, jeżeli ona jest w formie ula. Chyba nie. Chyba nie możemy jej zeskanować w formie ula. Dobra. Dobrze wiedzieć. Tutaj mamy set piece. Spoko, tak dosyć mocno sobie te mapy chyba obejrzymy. Przed właściwym raszem. Dobrze, źle. Ocencie sami. Dobra, mamy pik skina. Przydałoby nam się bardzo żywe kłody, trawę mamy, mięso mamy, jako pikskina mało, jeszcze chciałbym trochę go znaleźć, szczerze mówiąc. No tak poza tym to wiecie, jeszcze byśmy tam tych drzewców poprześladowali trochę i byśmy mogli lecieć. Mam jeszcze może trochę tego, że ocie sobie pozbieram, nie można formać ula skanować, potwierdzam. No, mamy tutaj potwierdzenie piękne. Witaj, Dabina, brzmisz na zmęczonego. Mam delikatny katar i może być to też wina tego, że mało spałem i prawdopodobnie dzisiaj w nocy też nie będę za dużo spał, gdyż będę robił film z ostatecznym podsumowaniem wszystkiego, co jest nowe w WX-ie, ale
No, nie wiem w sumie ile będę to robił, aby no, żalcie Epic skiny. No, w sensie z żalciem to nie będzie tragedii, bo jakby my możemy jeść przekładnie, nie? A przekładnie, w sensie zębatki, no to dają chore ilości statystyk tak naprawdę. A jest ich dosyć dużo w ruinach, więc no dodając 2 do 2 mamy strasznie dużo tam żalcia na miejscu, nie? W sumie może nawet nie powinienem tego zbierać. Czy ktoś może się orientuje, czy cecha WX-a, że może on jeść nadgnite żalcie pozostała? Bo szczerze mówiąc nie jestem do końca zorientowany. I ja myślę, że my już odpuścimy ten biom, bo teraz w sumie tak już kończymy. Dobra, to już go obejrzymy sobie do końca. Tam mamy biom kamienny, to w sumie ja tak... No, mi starczyło jakieś 12 przykładni na ruiny. No, ich tam naprawdę dużo nie trzeba, więc pod uwagę, że chyba one 75 HP odnawiają, nie? Ty, a nie da się już... Da się ewentle wybierać. No, spokojnie. Cecha pozostała. Dobra, kozak, dzięki. No WXOP tak trochę, a tak wam powiem, że to jedzenie, jedzenie gnijącego jedzenia, to nie brzmi za dobrze, ale okej. Jedzenie gnijącego pożywienia, już lepiej. To wydaje się sobie taką useless cechą, ale potem sobie patrzysz, że masz taki maksymalnie czerwony, nie wiem, gulasz powiedzmy i sobie zamiast myśleć, a już trudno, to sobie wpierdzielasz jak szef i masz wywalone absolutnie, dobra. Jak oceniasz WX-a, czyli na duży plus, wygląda cały ten rework bardzo przyjemnie i no... Konkrecik, nie? No bo to w sumie też możemy rozwalić. My teraz tutaj ogień będzie, jakby to z bebeszymy. W sumie to spoko. Losowy za fujko. To wezmę. Co możemy wyrzucić? Jo, płoń. Ta skrzynia się zacznie palić? Nie, za darmo deky, ale w sumie nie potrzebuję tych desek, ale za darmo. Dobra, czapa na łeb. Healing Cell wasem możemy użyć i właściwie no tyle, więcej tutaj nie zrobimy, możemy już to zostawić, bo tam tylko tamten biom, to już w sumie możemy krzanić. Oj, widzicie, wcześniej zeskanowaliśmy pająka, jeśli dobrze pamiętam i teraz pomimo tego nadal nasz skaner próbuje teraz zeskanować kolejnego pajęczaka, tak więc no, czyżby coś mi się popsuło, czy nie ma nowej muzyki w lobby? Nie sprawdzam, szczerze mówiąc, jest to przyjemne w early game, gdzie nie mamy panych grabów, co? Gdzie najlepiej się osiedlić? Dla początkujących polecam totalnie Oaskę, jest to wspaniałe miejsce. Było oglądane w filmiku o WX-ie, było oczywiście. Jeżeli chcecie, to możemy jeszcze raz sobie obejrzeć, wiecie, wpuścić, ja sobie, nie wiem, nos wydmucham w tym czasie, żebyście zobaczyli, co tam jest ciekawego. I ja myślę, że ja bym chciał jeszcze więcej skałek. Dobra, to zdecydujcie, czy chcecie obejrzeć jeszcze raz film o WX-ie. Tak. Może plecak sobie ogarni na szybko. Wiesz co, nie chcę tego póki co robić, bo ostawiać się wtedy już bym chciał, tak wiesz, ostatecznie, nie? No to bez sensu się natraszować. Jak dla mnie WX powinien mieć 3 itemy do ładowania się. Pierwszy to kolba do nakręcenia, drugi to budynek, a dokładnie ma stacja ładująca i duża stacja ładująca, która by ładowała instant. Było to by to fajne, ale ładowanie instant trochę zbyt OP. Dobra, widzę, że tutaj są raczej... No raczej tak niż nie, to możemy tutaj pyk zabić, tutaj przechodzimy na tę scenę, nie na tę scenę. Tu, dzień dobry. Pyk. Tutaj możemy odciszyć tak na przykład. I ja się wyłączam, bo nie chcecie słychać mojego dmuchania.
Dobra, mogę już oddychać. Jezu, jak dobrze. Kamera, proszę, zadziałaj, don't stealth. Dobra, wow, mix żyje teraz w społeczeństwie. Najlepszy komentarz dzisiaj, nie próbujcie już, bo no, nie uda się. Powinienem wyłączyć to światło, ale z drugiej strony nie mam już absolutnie slotów. Boże, ale jest masakra. Dobra, czekajcie. To możemy tak, tak, mamy już mniej więcej ogarnięte kół. Trochę tych kamieni mamy, jeszcze trochę krzemienia bym sobie ogarnął. Zjedz coś. No w sumie to też nie brzmi jak najgorszy pomysł. Przy jedzeniu lepiej no nie zasuwać cały czas w bok, bo to nie zwiększy naszej wydajności w jedzeniu, bo jednak wcześniej postać no, cały czas przerywa i zaczyna animacja. A jak jemy jakby jedną żarcie za drugim, to no tak, bagno. Wiecie o co? Przepraszam, na nie chodzi. Siema, nie masz odpalić psychy terali. Nie. A co jeżeli WX to syn Wagstaffa? No właśnie, zastanawialiśmy się nad tym, że WX może być albo, że WX może być albo przeniesioną świadomością z jednego do drugiego ciała, albo może być sklonowaną świadomością. I jakby może być to albo świadomość właściwie samego Wagstaffa, może być to syn Wagstaffa, współpracownik. Myśleliśmy też, żeby to był ojciec Webera, ale w sumie ja bym obstawiał kogoś z rodziny albo jakiegoś naukowca, bo miał taki, wiecie, dosyć fit naukowczy. Do której live? Ciężko powiedzieć. Dobra. Widzisz mnie? Jest. Witaj mistrzyniu. Siema, mega giga, ultra zaczepisty, super fan Blue Sky'a. Mam jeszcze dwa pytania. Jaka postać dla nowych graczy we dwójkę? I jeszcze, czy naprawdę szukać oazy, czy raczej można osiedlić się gdzie indziej? Możesz się osiedlać absolutnie gdzie chcesz i jak ci wygodnie, ale oaza po prostu jest dosyć częstym i lubianym wyborem, więc no sugeruję ją dlatego. Jakie było jeszcze pytanie? Postać dla dwóch graczy? Ja polecam szczerze mówiąc Voltox plus Woody. Jest to jedno z moich ulubionych. Jezu, ale ten City jest jakiś kurset. Naprawdę. O co tu chodzi? Sklonowana świadomość jakoś tak niezbyt pasuje, patrząc na te odbicia w lustrze. Dlaczego nie pasuje? Bo nie rozumiem szczerze. Ha. Ha, mnie stylowała. Nice. Siema, Miciu. Cieplutko. Dobra, póki co jest w sumie jest dużo osób, potem może być w sumie trochę mniej, to tak pomyślałem, że jeszcze możemy w sumie tutaj zostawić. Szybkie ogłoszenie, że stream będzie jeszcze jutro i w sumie do wtorku planuję je robić codziennie. Nie wiem w sumie, czy mi się to uda, ale jakby no taki jest plan i raczej chociaż spróbuję go wykonać, więc no może, no to fajnie chyba. To fajnie, co? Dobra, czy my już mamy chyba wszystko, żeby tak się zacząć rozkładać? Dobra. Postawmy już to. Prościej będzie, jakby wiecie, plecak sobie wytworzymy, jakieś podstawowe narzędzia i no, jakoś już będziemy żyli jak ludzie, bo teraz to my mamy straszne bagno. Dobra, przetwarzanie ten. Czy ja chcę to stawiać? Nie, z tym akurat się możemy jeszcze wstrzymać sekundkę. Dzidę, czy ja wytworzyłem? Dzidę nie wytworzyłem. Daj mi jeszcze dzidę, proszę. Dobra. I teraz jeszcze młotek bym prosił. Czy ja młotek wyrzuciłem? Czy ja go mam gdzieś w wieku? Mam go w wieku, okej. Dobra, dawaj moje zasoby. Jestem Polakiem, dzień dobry. Dlaczego? Jaka jest fajna postać do uczenia się gry? Sikot przeturlał 1 złotego. Jest jakiś trik na znalezienie wejścia do ruin? Tak bezpośrednio to nie. Ja byłem na złej scenie, jestem bardzo bystrym człowiekiem. Aha, nie, teraz w sumie jestem po craftingu. To trochę rzeczy jakbym podłapał, jeszcze nie byłoby źle. Wiesz, że na tym modułu na światło może skanować te małe światełka z archiwów. Teraz już wiem, dziękuję serdecznie. Ile cię ominęło? Godzinka, wow, już godzinkę mamy? Jak ten czas zasuwa? Strasznie szybko. Dobra, my mamy już pancerz. Pancerz, mięso, żywe kłody by się jeszcze przydały. Pan fluta nie chce brać w sumie do ruin, to tylko bardziej na bossa bym chciał wziąć potem.
Szybki czas. Jest. Zrobisz film, jak zbudować megabazę. No jakby budowanie megabazy polega na tym, że jesteś kreatywnym człowiekiem, który wymyśla rzeczy i jakby... No nie da się nauczyć ludzi kreatywności. Mógłbym dać wam po prostu, nie wiem, listę budowli do zbudowania, jeżeli chcecie budować megabazę, ale z drugiej strony, gdzie tu jest sens, żebyście zbudowali, wiecie, taką samą bazę, jaką ja mam? Lepiej coś swojego chyba wymyślić i być z tego dumnym, nie sądzicie? Według mnie tak jest, dobra, to w sumie bez sensu dać to. Skipniemy raczej i teraz bym chciał jeszcze skoczyć sobie na te pustynie. Ale my z portalu mieliśmy fajnego wormholma, a portal też jest dosyć blisko. To było na tej czy na tej pustyni? Wydaje mi się, że na tej znaleźliśmy. Tak, bo my chyba w nocy już tutaj biegaliśmy. Tak więc skoczymy sobie do tamtego wormholma, zabijemy drzewca i schodzimy pod ziemię. Bo chyba już niczego więcej nie będziemy chcieli z powierzchni. A czemu nie grasz na save, gdzie już zabijesz? Robiłem głosowanie. Ludzie uznali, że chcemy robić nowy świat, więc to robimy nowy świat, nie? Planuję wszystkich bossów klepać. Zobaczę, ile dam radę w tę majówkę zrobić, nie? Jakby ogranicza nas czas, a nie chęci. Tak więc, no. Może zabijmy wszystkich? Kto wie? Kto wie, słuchajcie. No bo bazę na razie. Oryginalnie, ja myślę, nie wiem, chciałbym coś kreatywnego zrobić, bo Aska oraz Enty to są dosyć takie... Przygotowaciowy pomysł. Ach, najgorsze, że ty teraz idziesz do ruin, czy najciekawszy moment streama, a muszę odejść na chwilę. Znaczy, jeszcze jest chwila, nie? Jak dla mnie twórcy Destep powinni dać budowanie 3D jako coś oryginalnego i łatwiejszego do osiągnięcia. Change my mind. Yes. Dobra, pytanie za 10 punktów. Gdzie były tam te ziomki, drzewce? Może baza w jaskiniach? Nie, bo jaskinie są, wiesz, to jest ciemność. A wieczna ciemność jest taka dosyć mocno dołująca, jakby trochę w ruinach można posiedzieć, ale kiedyś próbowałem grać stereo z wiecznej ciemności, to przez 20 dni to ja się skończyłem jakby nagrywać i się czułem taki zmęczony tym strasznie. Bardzo to męczy człowieka, tak wiesz, kiedy cały czas jest ciemno. Tak więc no... Średnio dosyć, żeby budować się w cave'ach. Aha, jeszcze te moduły chcę ogarnąć. Boże, zapomniałem o tym. No gdzie są te drzewce, ziomki? Halo, excuse me. Dobra, nie z tamtej strony. Czekajcie, to było, to oni byli na łazie? Gdzie oni byli konkretnie? Kiedy będzie odcinek z oni? Też jest jeszcze trzeba ogarnąć. Boże, ja nie mam nic zrobionego. Postaram się jak najszybciej, ale no, wiesz. Odcinki z oni też strasznie długo trwają. Może zrobić moduł na Noctowizję. No w sumie to by nam się teraz przydał. To świetliki bym potrzebował i kleta, nie? Ja tych rzeczy nie mam. Nie wiem, czy tu chcę zabić bazę na biomie z meteorytami. Możesz założyć do bazy w jaskiniach moduł na widzenie w ciemności. A to tak nie jest to samo co dzień, wiesz? Jakby... Pagno trochę. Dobra, to jeżeli nie ta pustynia, to tamta. To idziemy teraz na tamtą pustynię. Przy razie były drzewce. Aha, dobra. To jestem z panem i byłem błędnie przekonany. Przyznaję się. Jaką postacią przyjemnie się uczy gry? Dlaczego uczy? Spróbuj może Wendy. Wendy jest taka całkiem bardzo kontaktowa dla nowych graczy. Nie wiem w sumie co mam na myśli, mówiąc kompaktowa, ale niech będzie. 3, 4, no bogowie walka. Ale na 4 na spokojnie. 3, 4, dzisiaj zrobię sobie pler. 6, 7, 8, spocony jestem jak ktoś, a hehe. Można najwyżej wyłączyć filtr do wizji w Insanity Bigon. Wtedy co będę widział właściwie? Jakby był dzień? Jak skan. Dzięki go. Ciebie zawsze można liczyć. Ale poprzedni aż chyba nam nieco żwawiej szedł, mam wrażenie. Ty nie stakujcie się drzewce, pliska. To jak zawsze atakować, to będzie ważne. No i tak to jest. Tyle nam absolutnie stało, czy nie ma co.
Dobra, to my byśmy teraz już chcieli w sumie wskakiwać pod ziemię, tylko jeszcze tego świetlika ogarnąć. Świetlika znajdziemy na tym biomie, Boże. Chyba lecimy z buta. Czekajcie chwilkę jeszcze. Okej, okay. Już jestem. Patrzcie. Chyba będziesz normalnie widział. Może z tych rogów kus zrobisz buławę jako broń do jaskiń. Wiesz co? Akurat gwiazda poranna jest dosyć taką średnią bronią, ze względu na to, że ona zadaje tylko 40 obrażeń, nie? Dobra, tylko też tutaj. To mam fuksta do... Proszę nie rzeć tego. No dobra, nie ma co. Nie ma co, słuchajcie, tutaj się bawić. Cofajmy się stąd. Na razie świetliki. Też racja. Ale i tak, te pająki przecież my potrzebujemy zaciukać. Wykorzystajmy okazję. Ale smuci mnie strasznie obecna konfiguracja. Jezu, ile tu macek jest, ze względu na to, że kozy woltowe prawdopodobnie zaraz zdechną. Ta już jest praktycznie martwa. Bez pieprzaj z bagna. Przepędźmy ją. Bo jeżeli nam wszystkie kozy zdechną, to jest zawsze przewalone, słuchajcie. Przerzućmy ją tam bardziej. Bo ona chyba już nie ma. Ona już jest chyba sama. Do środka. Dobra. Nie przerzucam jej tak, wiecie, dynamicznie, ze względu na to, że gdybym to zrobił, to ona by nie zaakceptowała nowej lokacji jako domu. A przy takim przesuwaniu, to ona jakby... teraz tutaj się zaczną respić nowe kozy, a gdybyśmy ją po prostu przepchali, to one by się nie zaczęły respić i to by było bagno, dobra. Deszcz powinien się zaraz przestać padać, jak na przykład, i to by było dosyć miłe. Widziałem, co mówisz o zruchu twoich walk, widziałem twoje największe sekrety. To co powiedziałem, cwaniaku? Dobra, cała reszta kusno już jest skazana na śmierć. Zbieraj kaktusy, aby odnowić poczytalność. Poczytalność nie będzie problemem, trust me. Dobra, tu mamy pajęczynę, bardzo fajnie. Silnika alchemicznego jeszcze nie stawialiśmy i Bogu dzięki. No bo chodźmy do Króla Święć, stamtąd mi się jakoś zawsze najlepiej zaczyna podróże w cave'ach. Dobra, jest ostatnio sobie na wspinaczce, bo ogólnie chyba nie mówiłem nigdy tego na live'ie, a to dosyć wydaje mi się ciekawe. Na WF-ie, w sensie na studiach mamy WF i sobie poszedłem na WF-ie, słuchajcie, na wspinaczkę. I tak wam powiem, że to nawet spoko sprawa, oprócz tego, że muszę lecieć jakieś pół godziny. Tramwaj plus spacer, taki nie najmniejszy. Ale no właśnie wspinam się we wtorek na ściankę. I jakżebym źle chwycił klocka na tej ściance, to tak się spierdzieliłem na samo dno. Spadając jeszcze tam był jakiś taki, wiecie, to się paczka nazywa w nomenklaturze wspinaczy. I to po prostu jest taki no duży klocek, na którym no, można stanąć. I jak w niego przywaliłem nogą, mam takiego strupa na całe kolano i nie chodzić nie mogę przez tego strupa, masakra jakaś. Sekretów się nie wydaje, więc ci nie powiem. Ha. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, jak się wyciszyłem, to się spytałem chłopaków, dokąd idą. Plot twist, idą do Maka. Tak, na boulderach się wywaliłem, na życiowym parkiecie. Bouldery to są takie ścianki wspinaczkowe, tylko że mają niską dosyć wysokość. Dobra, czekajcie, bo ja bym chciał tutaj no, postawić tę maszynę cholerną, nie? Ale to... Czy my zdążymy do cave'ów? Zdążymy raczej. Zdążymy raczej do cave'ów przed nocą i to będzie dosyć optymalne, bo chciałbym jeszcze lightburger zgarnąć. Tak więc no, możemy speedrunować. No, bouldery to są takie niskie ścianki, na których się nie stosuje uprzęży. Ale w ogóle tak wam powiem, że na ścian... Jakby samo wspinanie jest dosyć takie, no... Człowiek, wiecie, trochę się boi, że, nie wiem, lina pęknie czy coś takiego, ale to, wiecie, taki podświadomy strach. To się jakby nie dzieje, żeby te liny tam pękały, nie? Żeby ktoś spadł i sobie gupiry i rozwalił, tylko no na spokojnie, jest w miarę bezpiecznie. Ale jest, są jakby dwa warianty. Można się wspinać albo z człowiekiem, który wtedy trzyma linę i jakby, wiecie, was no, asekuruje, albo możesz się po prostu wpiąć w taką machinę, która jakby automatycznie wciąga linę, ale jeżeli wyczuje, że jakby ty dosyć dużą masą ciągniesz w dół, to zaczyna te liny wypuszczać. I jakby wchodzisz na 10-metrową ścianę, nie? I widzisz tę maszynę przed tobą. I ona nie jest duża. I jak ty, wiecie, nie wiem,
jakoś machniesz tą liną, to ona się zaczyna tak gibać. I ty tak się zastanawiasz, tak stojąc, tak trzymając się na tych klockach 10 metrów nad ziemią. Cholera jasna, czy to zadziała? I ostatecznie skończy się na tym, jak się pierwszy raz korzysta z tej maszyny, że musisz wykonać skok wiary w dół, jakby ufając, że ta maszyna przypadkiem nie doprowadzi do twojego rychłego zgonu. I jakby, no, za pierwszym razem to często bywa tak, że no w końcu ludzie albo schodzą sami, albo są tak zmęczeni, że nie wytrzymują trzymania i spadają. I jakby, no, wtedy człowiek zaczyna się uczyć ufać tej machinie, ale tak na ogół to przerażająca sprawa. Dobra, aha, króliki miałem wziąć, ja, racja. Nie mam chyba jeszcze liny. O Jezu, gdzie jest ta łapaczka na muchy? Bo już ostatnio miałem ten problem. Trochę na czasie mi zależy, tak więc... Nie tu. Gdzie to jest? Healing, clothing, weapons... W narzędziach, dobra. Dobra, jesteśmy przygotowani na noc. Nice. Oj, mamy prezent, fajnie. Mój kuzyn maluje kominy zakładów elektrowni. Boże, to musi być robota dla ludzi o mocnych nerwach. No bo właściwie to jeden taki maluch nam wystarczy, tak więc fajnie. To nie wytworzymy jeszcze teraz tego, ale może będziemy mogli później, jak już złapiemy keta. Otwórzmy sobie prezent. Czy jest jakieś na deskorolce? Wiesz co, miałem jakieś takiego dwukołowego waveboarda, to się nazywa. I całkiem fajnie się, tak wam powiem, na tym jeździło, tylko że teraz już tego nie robię ze względu na to, że mi się utyło i to tak dosyć znacznie. Co się utyło? No jakby kupiłem jeszcze przed tym głównym etapem dojrzewania i ona wtedy była do 50 kilo ten waveboard, to ja miałem 55, to stwierdziłem, że dobra, w tej cenie nic tańszego nie znajdę, co by było w miarę wytrzymałe, nie? Teraz jestem koło 100, tak jak ja na tym stanę, nie? To walnie. Czekajcie, mamy hambata, mamy kask. Czy my mamy kask na pewno? Po kasku, że mnie wytworzył. A to dosyć istotne, drogi panie. Give me. This one. Dobra. Fuck, nie ten kask. To jest kleksowy kask. Nie korzystam przecież z kleksowego kasku, bo nie należy do mnie. Dobra, to możemy wywalić póki co. Something is coming. Co, psiałskie już idą? Ale akcja, dobra, chyba my już wszystko mamy. Mamy latarnię, mamy... Tak, to możemy wywalić. To chyba wszystko. Dobra. Night Vision. To musimy jeszcze kleta ogarnąć. Ja bym teraz chciał wytworzyć sobie maszynę na później. To potrzebujemy jeszcze diody oczywiście. Daj mi tę diodę. I możemy teraz już się pozbyć tych zasobów. Zostawić, wiecie, je na kiedyś. Nie na teraz na pewno. Dobra, całkiem nieźle to wygląda. Teraz jeszcze tutaj jakiegoś kreta by się przydało zgarnąć. Tutaj, no psy idą faktycznie, usłyszałem szczeka. Siema krecie. Dobra, i możemy teraz jeszcze ten moduł zastosować. I sobie go wsadzić tak na przykład gdzieś. Fajnie. I teraz jeszcze musimy skoczyć po tulika i możemy wskakiwać pod ziemię, super. Fred Pana jest w wiosce, ominąłeś go. Nie będę go brał do cave'u, bo tylko będzie mi miejsce zajmował. Ale chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo się, szczerze mówiąc, zbierałem na ruiny. Siódmy dzień to ja tak mniej więcej już zazwyczaj w cave'ach siedzę, nie? A no, tym razem no się nie wyszło, ale no nie zawsze wszystko nam wychodzi. Dobra, daj mi pułapkę. I skąd zaczęły nam się kończyć już patyki i trawa, niedobrze. No bo daj mi trochę trawy i patyków jeszcze, proszę, ślicznie. No bo jakby psy szły, to wiecie, możemy im nastukać bez problemu. Tam nie ma psychy zbudować bazy na mozaice. Nie mam absolutnie psychy, żeby budować na mozaice czegokolwiek. Mozaika to jest tak brzydki biał, że to jest szok. Przynajmniej nie jestem fanem, nie? No w sumie walka z tymi psami jest smutna. Podbiegają takie, starają się. Pyk, 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 trzy lepy na pyski, nie ma klienta. Dobra, w hele króliki. Czuję się oskamowany w tym momencie. Nie ma żadnych królików, dobra. Tu jestem gentleman, królikson. Ajajajajaj, za blisko byłem, ale coś nie wydaje mi się, ale niech będzie. Czy ja, my mamy tu jednego królika? Dobra, słuchaj, jedyny królik. W tym momencie, ja pana rozkopuję w tym momencie. Ale on nie pobiegnie chyba bezpośrednio tam, tak mi się wydaje. A nie pobiegł tam jak miło z jego strony. Dobra, przemo.
Słuchaj, sprawa jest następująca. My teraz wytwarzamy taki moduł i... Aha, my nie mamy jeszcze mechanizmów, żeby wytworzyć sobie moduł prędkości. Dobra. Go cave. Nie zabijaj Przemka, ty jest w rolu. Przemysławie. Twoja godzina nadeszła. Dobra. Musimy jeszcze nasłuchać jakiemuś mechanicznemu. My nie mieliśmy żadnego w pobliżu, nie widzę, dobra. Nie będę na groby przecież szedł jak z VR. Pobierz sobie szybko moda super mogle, zdaje ci normalny widok jak nosisz mogle. A wiesz co? Ogarniemy sobie jakoś. Idź na groby po kryształy. A po co mi kryształy? Trzeba z psychem nie pozdrowić. Nie wiem czy pamiętasz jaką sobie jak Big Player, ale tak to ja nim jestem. Był jakiś taki agent, który cały czas prosił, żeby go pozdrawiać w kółko i w kółko. A, to był straszny człowiek. Znaczy co? Co to powiedział? Dobra, bioanalizer w sumie to już teraz trochę będzie useless, ale wiecie. Lepiej mieć. Dobra, to też w sumie już możemy wywalić. To możemy jeszcze... A nie, czekajcie, tego nie chcemy. Dobra. To przerzućmy, bo to są w sumie bardziej teraz w naszej obecnej konfiguracji minerały. To też jest na zapas, tak więc to się nam nie przyda. To jest biom niebieskich grzybów? Super. Dobra, to będziemy używać, ale tego nie akurat, tego będziemy wchodzi używać. Dobra, to tam gdzieś pewnie będzie Lunar God to, ale w sumie to mi... No tak średnio leci, no. W sensie tak, no niezbyt mi to jest potrzebne do szczęścia. Możemy jeszcze wziąć tak i sobie wziąć na później jedno ognicho w razie czego. To wyrzucimy, żeby też odblokować więcej miejsca w eku. Co możemy jeszcze zrobić? To przetworzymy i sobie wszczepimy to na luzie. Żeby wytworzyć tego ziomka, to też nie jest problem. Ale w sumie możemy go po prostu wypuścić, żeby za nami latał. I chyba tak nawet zrobimy. No, bo tam bym nie szedł, bo tam pewnie jest Lunar God, to i bez sensu się tam pakować. Tam mamy biom bagnisty, dobrze widzę? Nie, to jest zielony. Przez tę wizję nic nie widać, matko boska. Więc Anity Begon chyba dało się ogarnąć, żeby filtra nie było. Pewnie ja. Nie jestem przekonany co do tej opcji. Szczerze mówiąc. Jakoś no niezbyt. To baza na końcu mapy, na takiej zasadzie jak ten pustelnik z twojego świata z zamkiem. Może jest to jakiś pomysł. Tylko no wiesz, jakby z takimi pustelniami jest taki problem, że jest do nich daleko. I właśnie Panda jest super podbudowanie tego typu baz, bo niby masz, jesteś daleko od całego świata, nie? A w sumie to masz blisko. A tak to wiesz. No ciężko, a poza tym budowanie na łódkach też mi się za bardzo nie uśmiecha, nie? Kiedyś tylko skata się robiła, teraz jeszcze świetliki. Co się robiło? Nie, co ty... Ten moduł chyba tak samo stoi. Dobra, tutaj jakaś darmowa trawa, to nią absolutnie nie pogardzimy. Ja bym sobie tutaj przypiął jeszcze kask, przy czym mój ulubiony skin. I jeszcze tutaj materiały, to możemy tu przerzucić. Tak. Mhm, żeby to było, wiecie, jak najmniej kliknięć. O Jezu, coś czuję, że będzie problem ze znalezieniem czegokolwiek. Dobra, tam jest coś dalej, spoko. W ogóle w cave'ach można tak bardzo oddalić mapę, że ja za każdym razem jestem w szoku. Jakby, halo, Stachu, ile ty chcesz widzieć? Dobra, żeby tutaj nie psuć sobie zabawy. Ile światów usunąłeś? Za dużo. To zup bazę na łodzi, dziękuję, pozdrawiam. Nie. Mogle sobie teraz się robi przy pomocy świetlików, z tego co zrozumiałem. Co? Wygląda mi to dosyć rozsądnie, no właśnie. O, i hacze znaleźliśmy na samym starcie, jak cudownie. Absolutnie haczem nie pogardzę. Ej, a, dobra. Idź w oko, gościu. Ale będziemy mieć slotów w ekwipunku, słuchajcie. Będziemy mieli tyle slotów, co ich nigdy nie mieliśmy. Możemy tych gości też pokasować właściwie. No i nie ma kasów. Dobra, jeszcze Nightmare Fear sobie weźmiemy. Tutaj wrzucimy może biodane. I co, możemy też to tutaj wrzucić. I całe jeszcze nam się raczej przyda. Chociaż łopatę też bym szczerze mówiąc już wywalił, bo nie wydaje mi się, żeby była ona potrzebna jakoś giga. Jakby w ruinach nic raczej nie kopiemy, nie? Może groby u Guardiana, ale kto kopie kopy u Guardiana. O, i Toadstool. To co, Toadstool? Mogłeś teraz się robić przy pomocy świetlików. Aha, tak, moglesy, nie mogłeś, Boże. Patrz, bo zaraz znowu znajdziesz laskę prędkości przy szkielecie. Nie no, to
Jakbyśmy znowu znaleźli, słuchajcie, Walking Kane'a, to ja zasyłbym się ze śmiechu. Bo to by było nieprawdopodobne. Spowiedzimy craftingu muglesków. No, okej. Dobra, to byśmy sobie wzięli. To jest w sumie żałcie. Jakoś tak spodziewałem się, że stałcia nie unikniemy. Halo Stachu, co się stało, że mnie uderzyłeś? Co się stało, że się zastało? Oj, odświeżymy sobie status naszego mięsa, bardzo fajnie. I w sumie to ognisko teraz widzę, że nam się może przydać ze względu na to, że na pewno jest okej. Okay. Zabiłem. Drugi piew niebieskich grzybów, ale akcja. Mniej pada, niedobrze. O czym ja mówiłem, o czymś mówiłem. Aha, że ognisko nam jest po to, że się... znaczy, że spoko, że je mamy, gdyż mięso sobie przepieczemy, jak będziemy głodować. Chociaż z drugiej strony z tego setpisu z kolikiem dostaliśmy 8 marchewek, 8 marchewek. No starczy nam na jeszcze jeden dzień. Ja kiedyś uznałem świat 1000 dni przez przypadek i miałem backupa zatrzymanego na 500 dniach. Jak kiedyś... jak to było? Chyba... Nie pamiętam dokładnie, co się stało, ale pamiętam, że właśnie straciłem świat i nie pamiętam, czy ja mis kliknąłem, czy... co zrobiłem, że go straciłem, ale właśnie puenta jest taka, że straciłem, miałem backupa, to był ten mój główny świat, nie? Zrobionego 300 dni wcześniej i to tak mnie zabolało, Jezu, 300 dni stracić. Potem miałem stand do Dunsterwa, może ta zbroja wyleci, zabij ślimaka, nie, nie chcę mi się ślimaka, dobra, mamy ruinki piękne. Cykl koszmaru się kończy, więc też bardzo na duży plus. No to co, nic tylko się ładować, nie? Tak, nic tylko się ładować. Możemy w sumie też od razu sobie przetworzyć, słuchajcie, jeden stack trawy na same liny, ze względu na to, że to będzie zajmować i tak tyle samo miejsca, a będziemy mieli szybciej dostępny kraftowany kask. A to, wiecie, zawsze na duży plus, żeby kask się szybko kraftowało, bo jednak tręczstwo się dosyć dostaje na pyle. Dobrze by było, jakbyśmy miało szybko odnaleźli jakieś mechanicznych, żeby po pierwsze wytworzyć ten moduł prędkości, no żeby trochę przyspieszyć tutaj tempo. To pierwsze primo było i sekundo, lub drugie primo, jak to było w jeden z polskich filmów, chyba Planek Kojota, ale nie jestem pewien. Po drugie primo to, żebyśmy mieli leczenie jakieś, nie? To by było spoko. Dobra, mamy wioskę małp, spoko, małpy powinny być teraz maksymalnie wkurzone i wszystko się zgadza, dobra, ale no nas to nie interesuje, bo ten cykl i tak się zaraz skończy, tak więc no możemy tutaj jakieś agro podłapać, wiecie, bez większego problemu, skoro... Oh no! Panie, ile tego deszczu? Ty, ale już jak nam ten prąd szybko spada. W szoku jestem. No i kij mi w oko. No i właśnie dlatego latał nie wytworzyłem. Ty, ale jak ten deszcz nas bije? Ej! Coś nas goni? Ty, nie no, bo to trochę przewalony w tym momencie jest. Jak się my wysuszyć możemy? Przestało padać? Nie, nadal pada. Co my możemy zrobić, żeby się wysuszyć? Pigskina mamy, nie mamy silku. Ty, ale żeby deszcz był teraz taki potężny, to się nie zdarza, szczerze mówiąc. No bo co możemy zrobić? Słuchajcie, możemy nastukać mechanicznym. To też będzie jakieś rozwiązanie. Musicie być ciekawi, dlaczego to ma być właściwe rozwiązanie. Otóż, słuchajcie, wtedy będziemy mieli hilka. Yo. No przestań padać. Dobra, przestało padać, ale wpytę. Poczekajcie. Muszę się wysuszyć. To tak pilnie, cholera jasna. Dobra. Jezu, ale dostałem na pysk od życia w tym momencie. Dobra, przepieczmy sobie, zostawmy sobie z dwa mięsa. Przepieczmy też marchewy, żeby więcej leczyły. I poszukajmy może, póki co nie ładujmy się falenkę, bo tam dosyć dużo życia się traci. Tylko raczej poszukajmy sobie... Wiecie, to jest nowy hambat. Tak, to jest nowy hambat. I poszukałbym sobie, szczerze mówiąc, teraz jakiegoś knighta do naklepania. Bo knighty są, wiecie, no najprzyjemniejsze do klepania. Przemek cię pomści. Dlaczego wy chcecie, żebym się wywalił na gubiry? Halo widzowie, dlaczego mnie nienawidzicie? No bo tylko, żeby teraz prądu nam stoczyło, znaczy światło do latarni, nim nam się ten
prąd odnowi, a to chwilkę przecież zajmie, nie? No i teraz ten moduł prędkości, nawet jak go wytworzymy, to nam, no... Masaka, to teraz od takiego małego deszczu można zginąć, no. To teraz deszcz się naprawdę przyda, szczerze mówiąc. W sensie tfu. Ochrona przeciwdeszczowa dla WX-a teraz to jest absolutny must have. Jakby, no, bez tego ciężko może być. Chyba nic cennego. Idźmie pan z tym. A to był krótki deszcz stosunkowo, nie? Kiedy nowy odcinek z DST, please powiedz. Pewnie jutro, bo no update jest, nie? I trzeba go ograć. Więc no jutro zapewne. Kropką i przecinkiem możesz kauty do craftingu zmieniać. Co ty gadasz? Ty bez kapty. Ja pierdzielę, co ten kropka i przecinek ostatnio tak COP są? Oj, tu podstawowe materiały są, a tu mamy light bulb, kozacko. Kapelusz ze skłomy daje do redukcji deszczu. No, a teraz by za dużo nam nie dał, nie? Bo on daje no, naprawdę szczątkowe ilości. Dobra. Siema, Tagik. Widzę, że przybyłeś. No, my tutaj właśnie do ruin się powoli ładujemy i teraz szukamy jakichś mechanizmów, żeby się wyleczyć, bo deszcz nas prawie dojechał. Akcja niezła, co? Dobra, Guardiana teraz nie będziemy chcieli. A może spróbujemy tę jedną maleńkę chociaż trochę wyczyścić. Wiecie, trochę mechanizmów nam wpadnie, podleczymy się, no jakoś to poleci. A dla pewności, bo nie, jakby ufaj, ale sprawdzaj, dobra. Zapasowy kask, odstawić tego ziomka, żeby nie zdechł jak debil ostatni, przybliżmy trochę kamerę, bo trochę dziwnie. I teraz obczaić, kto tu jest. Tu jest ten ziomek, spoko. I tutaj, o właśnie. No spoko. I tam jest więcej ich. Niedobrze. No zbadaj do końca. Weź tutaj się zrejdżuj. Zrejdżuj się i zacznij rozjeżdżać wszystko. Pięknie, dziękuję. Gdzie są mechanizmy? No i słuchaj na szczylu. Ale jeszcze nas teraz nie zaatakuje, nie? Oj, zaczął jeździć po innych. Spoko. To odpowiada. Skanowałeś go już. No. Tak. Jakiś problem. No, dawaj. Słyszę, że idziesz. No i super. Ech, żadnych mechanizmów. Niedobrze. Dawaj jeszcze tego. A, nie trafiłeś. Nie weszłeś. Czy jakoś tak to było. Dobra, jeszcze tego się prawie tutaj strzel. O! Dzień dobry. Dobra, możemy rozpocząć protokół łomą. O. Yo. Zdech. Dobrze, że zdech, jak to się mawia, stare polskie przysłowie. Buch. Wycofujmy się. Oni powinni teraz strzelić. Dobra, wiemy mniej więcej, gdzie jest dań. Tragik przeturlał 1 złotego. Dzięki, Tragik. Masz resztki pieniędzy, na coś pewnie będzie, chociaż z tą inflacją to nic nie wiadomo. Dzięki, dzięki wielkie. No i widzicie, zapasowy kask się przydał. Dobra, wycofajmy się może. Ach, jest. Dobra, daj mi chwilkę. No i widzicie, jesteśmy pięknie ogarnięci. Dobra, go powinniśmy zabić, nim cokolwiek zrobi. Dobra, i my w tym momencie możemy już sobie wytworzyć, słuchajcie, chyba ten moduł. Nie mamy biodanych, ale tutaj leżą, ale też w naszym haczu ich trochę zostało, tak więc no bez problemu większego. Póki co jeszcze nie będziemy się bali za zbieranie całego tego syfu, ze względu na to, że mało widzimy, a wizja przy zbieraniu syfu jest akurat bardzo pomocna, tak więc no wiecie, ułatwiajmy sobie życie, nie? Dobra, to możemy od razu sobie wsadzić. Dupy, patrzcie. Za głupie poczucie humoru, ale mam głupie poczucie humoru. Jakby to ja. Biodane. W aukcjach możesz ustawić ilość zakładek craftingu aż do 9. Co ty gadasz, że aż takie bogactwo można tutaj ze sobą reprezentować? Czy to jest w ogóle moralne mieć takie bogactwo? Według mnie nie. Dobra, czy ktoś tu nie został? No tego bishopa tutaj sprzątnęliśmy, nie? A tam jest kolejna ręka. Nice. No bo ładujemy się, śpieszy się nam trochę. Tutaj zaraz cykl się odpali. Yo, yo, yo. Dobra. No, daliśmy super. Ajajajajaj, weszliśmy pomiędzy młota kowadło przysłowiowe. Powinni go rozjechać, super.
strzela chyba. Stamtąd gdzieś tu może zaraz przyjechać. Dobra, możemy go teraz zacząć klepać. No nie powinien nam nic w stanie zrobić. Oj, cudownie. Dziękuję ci go. Jakże miło to z twojej strony, że pozwoliłaś mi widzieć więcej. Ale ten WX ospieszcza, naprawdę. Ta wizja tutaj. Cudo, cudo. Mechanicznie mogą ze sobą walczyć. No, po zwaleniu na pewno antycznej maszyny pseudonauki. Wtedy dużo rzeczy może ze sobą walczyć. Jakby gra tutaj... dostaje... możemy osiągnąć nieznane wcześniej potencjały? Nie wiem, czy to w sumie jest odpowiednie określenie na to, co mam na myśli, ale tak, bagno. Dobra, wiecie co? Skoczmy sobie tutaj i rozróbmy to, co tutaj jest, bo ten cykl tutaj chyba jeszcze się nie zaczyna. Coś się powinniśmy mieć jeszcze małą chwilkę. A tutaj może być, no, dosłownie parę tych rzeczy. Zawsze fajnie jest je zgarnąć. O, fakt, dobra, nic nie mówiłem. Dobra, dwóm takim, których agro zgarnęliśmy, damy radę na spokojnie, tak więc chillera utopia. To niech oni sobie przyjdą, a my się zajmijmy czymś ważnym. Tylko nie rozłupujmy jeszcze mechanicznych, bo coś się może źle skończyć. Kijowe klejnoty strasznie, z tego co widzę. No i złapaliśmy agro jeszcze tamtego ziomka. Samo życie. Samo życie, słuchajcie. Dobra, jednego się już pozbyliśmy, fajnie. Czego nie uderzyłeś, chłopie? Kolejny prąd, cudownie. Czysta strasznie ta walka była. Taka chyba no damage nawet. Wiecie, niby nic, ale zawsze trochę satysfakcjonuje. Będziesz teraz całe ruiny czyścił? No długo nam to raczej nie zajmie, nie? Tak więc myślę, że to nie jest duży problem, żeby to ogarnąć tak na szybkości w miarę. Ajajajajaj. Zostaliśmy na tyle. Super. Jakiego mechanicznego najbardziej nie lubisz? Tego, który wychodzi z Broken Clockworks chyba. Ale tak na poważnie to myślę, że... no Bishop oczywiście. No duży zasięg, nie? O, fakt. Obrażenia oni mają wszyscy w miarę takie same, więc no to akurat nie jest tutaj jakimś czynnikiem. No, wieża jest upierdliwa, ale jednocześnie bije innych, przez co no, zyskuje bardzo dużo do sympatii mojej, nie? Ze względu na to, że ułatwia nam poniekąd trochę tę walkę. Dobra, nic ciekawego tu nie widzę. No Bishop. Bishop zdecydowanie najgorszy mechaniczny tutaj. No, czy ktoś uważa inaczej? Szczerze wątpię, żeby ktoś się taki znalazł. Ale no, kto wie, może, może. Dobra, nic tutaj ciekawego też nie widzę. Same czerwone klejnoty, cholera jasna. O co tu chodzi? O! Super! Speeda dostaliśmy, chłopaki! Teraz to będzie życie, jak w Madrycie. Teraz tak będziemy żyli, słuchajcie. Dzień dobry, Adamie Raszyński. Mamy nic ciekawego. No to co? Póki co tam się załadować nie możemy. Tam z tego co wiemy niczego nie ma? To małe jest bagno jakieś. To my tam wrócimy, słuchajcie, później. Teraz sobie możemy do labiryntu wejść. Przegapiłeś zielony kamień. Na pewno? Da się to... Da się Bishopa dodżować, ale nie wiem, czy jest wymagany speed. Wydaje mi się, że tak, a jeżeli nie, to możesz wykonywać jakiś jeden atak na unik, więc są to żałosne liczby, nie? Więc raczej... No mnie taka walka, słuchajcie, nie interesuje. Ty, bo w ogóle nie wiem, czy ogarnęliście, ale my mamy 5% kasku, trochę mało. Może nawet było tak na przykład nie zginąć. Ja myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja, którą warto by było utrzymać, o darmowy kask w pytę. Akurat jak sobie wytworzyłem. Dziękuję ci go. Jak zawsze jesteś bardzo pomocny. O, Sekiro Kilo, to jest akurat bardzo spoko. To ten Kilo w sumie możemy wywalić, bo on na dużo nam naprawdę pozwoli i jakby wiecie. Potem sobie najwyżej jakieś narzędzie jeszcze ekstra wykraftujemy. Czy tutaj coś na samym końcu będzie? Jest jedna skrzynia, którą no, musimy naruszyć pająki, żeby zobaczyć jej zawartość. Spoko, absolutnie nie było warto, ale podpisaliśmy jakąś statystykę za to, tak więc coś za coś. Pod Ctrl W możesz dodawać sobie zakładki craftingu. Ja boję się, że to coś zrobi, szczerze mówiąc. No i cykl się zaczął kończyć. Super, ja dopiero co do labiryntu wlazłem. Chyba HP dostaliśmy. Fajnie.
Właśnie obserwowanie, co się dzieje z tym, z naszymi statystykami podczas. No, mechanizmy super. Podczas otwierania skrzyni jest tak upierdliwe, bo wiecie, jednak pierwsze, gdzie idziesz, za to jest na zawartość skrzyni, a statystyki to tak raczej są bardziej długorzędną opcją, nie? Chciałbym umieć dobrze grać. No to musisz tutaj hardować, no ale wiesz, co, szczerze mówiąc, nie wiem, czy warto, bo jakby. Jak sobie myślę, że przez 4000 godzin mogłem wykonywać jakąś, wiesz, taką fajną cechę. Na przykład mogłem się nauczyć grać na jakimś instrumencie. Albo zostać mistrzem jakiejś dziedziny konkretnej, ale zdecydowałem się zostać mistrzem gierki komputerowej. To myślę, że no to nie jest najlepiej wydany czas. Ale z drugiej strony wtedy się też pocieszam, że no jednak to wiesz, w czasie kiedy sobie gram ten serwer, to jest coś takiego, wiesz, no lubię. Więc no można to liczyć też jako czas na relaks. Więc no... Gdzie jest prawda, co jest słuszne, nie mam pojęcia. Wybierz sam. Jaka była pierwszą postać, którą grałeś? No Wilson oczywiście. Wszyscy zaczynamy Wilsonem, nie? Jakby, o. W ogóle dosyć szczere, hojne są ruinki, ta szczere. Szczere ruiny. Przycius, ty, to chyba druga trójka była, jeżeli nie trzecia. O co chodzi? Jakie bogactwo? Nie zbierasz kabli? Nie. Dostanę za to co najwyżej złota. Po co mi złoto? Chyba, że coś zmienili z kablami WX-em, ale wątpię, szczerze mówiąc. Jak na szybko się przysiadł? Nie, Maxwellem to ja słuchaj, zacząłem grać, nie wiem, jak miałem z 1000 godzin? Późno strasznie. Ja w ogóle streamować zacząłem, jak miałem jakieś 2,5 kafla. I tak sobie myślałem wtedy, że wiesz, no już raczej, no nie wiem, do jakichś 3000 dobija, a już jestem koło 5 kafli. To ja, słuchajcie, na streamowaniu nabiłem 2 razy tyle, ile zaczynałem. To jest strasznie dużo godzin. A pani z nas nie idzie, to jest bardzo dobra informacja. Ech, ja zaczynałem Udim. Jak wy zaczynacie Udim, skoro jakby na początku a nie czekajcie, przecież w Together jest są dostępne na start wszystkie postacie. To jest bardzo ładna skrzynka, polecam 10 na 10. Masz aktualnie 4735 godzin. Nice! O, kask. Fajesz tam. Płonie. Yo. W sumie branie Fire Staffa, żeby się pozbywać pająków na naszych plecach, może to nie jest głupia koncepcja. Jaki luźny pomysł. Jako protip do labiryntu. Nie, ale chyba niezbyt. Ja teraz na punkty klej można wymieniać skiny dawne, na przykład ten mur. No, tak. Nie wiem, czy to pytanie, czy nie. Ale chyba masz rację z tego, co się orientuje. No, ten tutaj tu leży, czy też możemy sobie jeszcze wziąć, jakby aktywujemy pająki. I pyk jednego, i pyk drugi. Nie tego! Tego. I fajnie, i pozbyliśmy się dziadu. Siema, Szymon Skindel. Aktualnie sobie oglądamy labirynt i szukamy ciekawych rzeczy. Tu mamy Hilka, ale w sumie kosztem psychy nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Yo. Dajcie mi spokój, chłopy. Fajnie. Co to są te punkty play? Przy update'ach zazwyczaj dostajemy linka, który właśnie daje nam jakiś tam punkcie play, które potem możemy wymienić albo na punkty, albo na przykład na skiny z Twitch Dopu, których nie odebraliśmy. Może Twitch Dopu są już jakiś czas, no to wiesz, jest trochę tych, których się nie odebrało. Ja szczerze mówiąc, przestałem odbierać Twitch Dopy, bo jestem leniwą bułą. Ja nie oglądam Twitcha w ogóle. Jakby no, wkurza trochę, szczerze mówiąc, mnie te Twitch dropy, ale no już trudno, jak jest jakiś naprawdę fajny skin, wtedy mi się zdarzy, że tutaj harduję, ale tak na ogół to skipuję to. No gnoje, płoncie. Ej, niezły labirynt. No taki na bogato z gatunku, nie? 9 turycytu za free dostać, to ja nie płaczę. Nie zapłakałbym taką ilością, jakbym... dostał, a dostałem, więc nie płaczę. Ech, więcej kasków. Ekwipunek wytrzyma. Dobra, weźmy sobie tę 39. Wyżej zaczniemy je wywalać. Cześć, siema banan. Ty nie no, potężny ten labirynt. Jakby my tutaj i tak mamy dosyć niezłe tempo, jeżeli chodzi o no, sprawdzanie skrzynek, a on się ciągnie i ciągnie i ciągnie pod powierzchnię całej planety, że tak się wyrażę, nawiązując do najlepszej bajki, nie wiem w sumie czy Disneya, chyba Disneya. Pamiętam moją pierwszą grę w DS, rodzice pojechali na zakupy, chwileczkę tutaj działam. Nie to. To, to, dobra. Zastępuję se. I zima, godzina 20, ja w ciemnym pokoju gami wystraszyłem się dźwięku rosnącego drzewa. Nie, ale Don't Starve, jak się zaczyna grać, jest naprawdę klimatyczną grą.
Jak się już wszystko zdano, to siłą rzeczy, no to ten klimat. Ale jak się zaczyna, to ja pamiętam, że halucynacje to było absolutnie dla mnie przerażenie i robiłem absolutnie wszystko, żeby ich unikać. Pierwszy raz mnie halucynacja chyba, w sensie doprowadziłem się do stanu, w którym mogły mi się pojawić halucynacje w Shipwrecked, gdzie była właśnie pola powodzi i no psycha mi siadła przez ten cholerny deszcz i przemoczenie i tak spanikowany płynąłem na wyspę, gdzie właśnie miałem miałem wciul kwiatków, żeby te psychy odnowić. Jak się dodawałem do tych kwiatków, to takie szybko, 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 Boże, te skurczyny zaraz mnie dojadą. I takie ogólnie przerażenia. W sumie teraz halucynka, no siema, co tam wiesz, kurde. Całużony. Chyba skocz sen. No i mam chyba go obu. To mamy skrzynkę, to wracając znowu podłapiemy zapewne ich agro. Cześć, szkoda, że nie przyjmujesz wszystkich zaproszeń na Steam. Wiesz co, kiedyś przyjmowałem, teraz już przestałem ze względu na to, że... A, nie złapać mi kaga, super. Przestałem ze względu na to, że miałem pełną listę znajomych i chciałem chyba jakiegoś ziomka z uczelni zaprosić na CS-a, czy coś takiego było. Albo w technikum to było. I właśnie, no, próbuję to zrobić, a nie mogę, bo mam pełną listę. I wtedy stwierdziłem, że nie, no, tak być nie może. I przestałem przyjmować zaproszenie i wywaliłem część widzów ze znajomych, bo, no wiesz, no wiecie, jakby widzowie, no to, no zazwyczaj co? Mam teraz jakieś 200 pewnie widzów znajomych i oni jakby absolutnie do mnie nic nie piszą, ani nic, nie wiem, żadnych interakcji nie wchodzimy. No to, no, po co? Oj, tak, psycha na początku gry to najważniejszy współczynnik, no? Co z tak, że się umiera co dwa kroki? Nie no, psycha. Boże, potwory przyjdą i mnie dojadą. 3 sekundy. Siema mordo, siema, siemano. Pozbądźmy się najpierw tych, a potem temu nastrukajmy. Ten pająk mnie tutaj zbajtował. No podejdź tutaj. Dziękuję. Jego agro. A, nie zagrawał się, frajer. Jo. Jaki plot w animacji, co? Nie wiem nic o żadnym płocie. Nie ma żadnych płotów w konstant. Potwierdzone info. No jak mnie trafiłeś, dziadzie, gnoju niemyty. My chyba tej skrzynki nie sprawdzaliśmy, ale nawet jeżeli nie, to warto ją zawsze sprawdzić dla pewności. Dawaj, pozbądźmy się tego. Może już wrzadzą nam tak na przykład spokój. Yo, yo, yo. Co tam słychać? Ładna ręka nawet. Czy jest czysto hipotetycznie miejsce, żeby go po staremu porobić? Chyba nie ma takiego miejsca. No okej. Okay. W ogóle ciekawi mnie, że Clay nie próbowało tak tego bugu w żaden sposób ogarnąć. Może próbowało i tylko giga trudne, ale wydaje mi się, że no jakby zaprogramowanie, żeby gierka nie spawnowała cmentarzy przy ganicy, to nie jest żaden większy problem. Ale oni z tym się tak pierdzielili, że to jest szok. Dobra, jeszcze trochę labiryntu nam zostało, ale to sobie zostawimy na później. Dobra, porób najpierw pająki, nie? Jakby nie pchajmy się. Aż mu wywali bombę na ryj. No, dawaj. Chyba wstrząsy mam wyłączone, ale mogę się mylić. Yo. Stary wstał. Oh no. Jeszcze punkty? Są punkty. Nowa wiadomość. Ale klej, jeżeli o to chodzi. Pładek, zbijesz wysoki poziom Steam, to powiększysz listę znajomych. Wszyscy zadowoleni. Tak, ale muszę jakoś wbić ten poziom. A to chyba trzeba karty mieć, nie? I je kupować. No tam coś takiego była mechanika jakaś. A to kosztuje. A ja no ostatnio tak wam powiem, nie żebym narzekał, nie, ale no muszę bardziej liczyć wydatki, staram się teraz to ogarnąć, ale wiecie, to też jest jakby, to nie jest na takiej zasadzie, że umieram z głodu, tylko że po prostu no muszę ograniczyć o zrzutny typ życia, no może w ten sposób, bo no mam, wiecie, taką, że lubię sobie czasem, wiecie, zjeść na mieście, albo kupić w automacie jakiś napój, a to kosztuje nieludzkie pieniądze. Jak się dobrze kupuje rzeczy, to idzie strasznie dużo hajsu zaoszczędzić. No i muszę właśnie nauczyć się dobrze robić zakupy. To jest bardzo ważna umiejętność w dorosłym życiu. Czy uda nam się go zrobić na damage? Raczej nie, ale
świecie. Warto mieć zawsze marzenia, o, tam macka jest. Lepiej nie podchodzić. A te kamienie teraz dodżuję zupełnie przypadkowo. Macka? My się chyba prześlizga teraz. Chyba gdzieś tam zespił sobie, dobra. Ja nie mam, mam mechanizmy, dobra. Psychę sobie chcę odnowić. Teraz, żeby żadna tutaj macka nie na mnie pysła na pysk. Tam pysła jakaś, ale na mnie na pysk, więc git. No, chyba czysto. Spoko. No już myślałem, szczerze mówiąc, że nie siądzie. Nie będziemy trochę w dupie, ale okej. Nie widzę absolutnie... Aj! No właśnie, i maska. Nie zauważyłem jej totalnie. Aż nie takie drogie karty, ale rozumiem wydatki. No jest tak jest, nie? Trzeba się nauczyć i to dorosłe życie. Staram się. Ostatnio w ogóle zacząłem sam sobie obiady gotować. W sensie wcześniej, wiecie, albo odgrzewane słoiki i do tego jakiś makaron. Tak wiecie, no skromnie było robione. A teraz kurczaka sam się nauczyłem robić. To jest strasznie proste, jak się okazuje. Żadna filozofia. Trzeba tylko... Najgorszy jest etap ogarnięcia kurczaka, żeby, wiecie, pozbyć się całego sypu, który tam jest. No, żeby tam go wykroić w miarę ładnie. A tak poza tym to jest bardzo proste. O, ale potężna skrzynka. Dziękuję serdecznie go. Ach, jak mi dają, to biorę. Dobra, wyrzućmy może naszą mini kolekcję kasków. To fajnie by było wziąć, to fajnie by było wziąć, to można zostawić. Dobra i pięknie. To co? Reszta labiryntu. Było ostatnio z Weberem? Było. Zamieszkaliśmy wtedy, pamiętam, na Lunarnej Wyspie. Co mogę wam powiedzieć? I'm speed! Naprawdę teraz... Mamy potężną prędkość. Dobra, możecie skakać, a nie, czekaj, nie możecie. Tylko przy większej prędkości jest problem z dodżowaniem pajęczaków, bo no, mniejsza prędkość, no, mniej aktywujemy tego, to na pewno. A w takich warunkach możemy sobie łatwiej poradzić, więc no coś za coś. Co dni z Wigglebottem nie było, ale ona swojego rewalka nie miała, więc no... jak chcesz, to mogę ci dać karty. Co z nim, bo i tak nie mam co z nimi zrobić. Za darmo. Co? Za darmo? Nie, 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 dziękuję. Bo wtedy będę musiał przyjąć ludzi do znajomych, a to jest moja wymówka. Nie, no jak chcesz, to możesz wysłać, ale no w sensie... Po co? Ogarnęli ten bóg, groby nie mają już teraz kolizji, co? Troszkę głośniej mów. Mogę podkręcić trochę mikrofon, jak chcecie, jeżeli jestem za cicho, albo mogę ściszyć grę. Nie będę głośniej mówił, bo i tak mówię stosunkowo głośno. A jestem w akademiku i ludzie mieszkają za ścianami i no wiecie, żeby tak być w miarę w porządku wobec nich. Chociaż z drugiej strony, czy ja powinienem mówić coś o jakiejkolwiek moralności mieszkania razem w jednym obiekcie po tym, jak nagrywałem przez całą noc i pewnie no ludzie obok pokoju no klnęli na mnie. Ale tak mam cię w znajomych, więc stonks, stonks. Jak w tym memie, wow, hehehe, funny. Dobra, zróbmy coś w rodzaju porządku. Nie mówię, że to będzie porządek, mówię, że coś w rodzaju, nie? No, ale wchodzimy zakrętem, zygzakiem. Tu nie było przejścia, no. Musimy naokoło się przelecieć. Jak kaftujesz na przykład kask, to zwróć uwagę, że tam, gdzie ci pokazuje, to jest, tego przy czym jest przy nim taki plusik, to znaczy to, że nie musisz szukać specjalnie lin osobno. Możesz wykaftować ją tam. Gdzie jest jakiś plusik? Jaki plusik? O co chodzi? W jakiej ja Polsce żyję? Bo mam niepełne menu kraftowania. Groby nie mają teraz kolizji. W sensie, że groby teraz nie blokują Ancient Guardiana. Można w ogóle to nie przeszkadzać mówienie na imię przez widzów, co? Co? Nie rozumiem. W sensie, możecie do mnie mówić po imieniu. Mark, jestem, dzień dobry, bez problemu żadnego, nie? Podasz się do tamtego świata, gdzie obok szkieleta był Walking Kane. Na Discordzie, na kanale informacji możesz znaleźć ten seed. Wrzuciłem go tam, tuż po tamtym live'ie i jest on dostępny. Dwa Walking Kane'y na jednym świecie. Ladies and gentlemen, piękny świat. Warto. Chyba trzy morsy też tam są, więc no naprawdę spoko świat się tam wygenerował akurat. Podgłośni mi, go już trochę podgłośniłem, ale mogę jeszcze raz. Staram się tak w miarę... To jest czułe urządzenie, nie? Więc nie chcę tutaj
żeby przez tele leciały, bo to też jest dosyć mocno istotne, ale z tego co widzę, to powinno być nawet dobrze, bo chyba nie widzę, żeby były przez tele. Właśnie o mi chodziło, ale to co napisałem, to lekka odklejka wleciała. Spoko, spoko. No, bo bierzemy tego ziomka i uciekamy stąd, słuchajcie. To dokończymy tamten biom, co my go wcześniej zaczęliśmy. Jak nie masz liny w EQ, to będziesz miał ten plusik. Aha. No, bo możemy sprawdzić. Mamy liny. To jest. Fuck, faktycznie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. W jakiej ja Polsce żyję? Do której live nie mam pojęcia. Myślę, że tak do zimy pogramy, co? Chyba bez większego tutaj problemu. Dobra, ale tutaj... Sieczka jest. Main got. Aha. Wiecie, teraz się aktywuje czy kończy? Kończy, bo są shadowy weszły, dobra. To możemy jeszcze chwilę poświęcić na to, żeby ogarnąć nasze EQ. Chyba się wszystko pozdychało, czy mi się wydaje. Nie wiem, może mi się wydaje, dobra. Tu leży, no fajnie, żebyśmy mieli w EQ. Jezu, 6! A! Pięknie, cudownie, uwielbiam. W sumie to akurat warto mieć przy sobie. Dobra rzecz. Możemy trochę paliwa schować. Paliwo przerzucić tu, żeby wszystko było w mniej więcej jednym miejscu. To jest moje małe marzenie, dobra. Czy się wszystko pochowało? Wszystko się pochowało. Czyli mamy teraz sporo czasu. To bez problemu możemy nastukać temu ziemkowi, yo. Kiedy Fear Weaver, czy jakoś tak? Nie znam tego gentlemana, nie przyznaję się do niego. I will destroy you! Żebyś sobie nie myślał, gnoju. Zasrany. Zaropiały. Czy jakoś tak. Dobra. O, ale mamy prędkość teraz. Jakby teraz eksploracja ruin, to nawet wiecie, jak musimy poszelecieć się z jednego końca na drugi, to bez większego problemu, bo przy tym speedzie przemieszczanie się to jest czysta przyjemność. Ale w sumie idzie nam dosyć wydajnie, bo mamy już cały ogarnięty labirynt. Trzy Battle Royale. Taki no mini bagno biom. Możemy najpierw tutaj sobie wejść, zobaczyć co tu jest, ale podejrzewam, że tu raczej, no właśnie, niczego nie ma. Dosłownie niczego tu nie ma. To jeszcze skoczymy sobie tam, tam za 99% mamy maszynę tkacz cieni. No kiedy Fear Weaver? No raczej nie w tym live'ie, nie wiem, za 2-3 live'y, ewentualnie 8, kliknij w tę linę po prostu. No przecież już sprawdziłem i wykraftowałem linę i... Wszystko się zgadza, jest jak mówisz. A tu jest gentleman, yo. Mamy pancerza, mamy wciór pancerza, super. Hej. A tamten to chyba przysypia trochę. No to powinien go rozjechać. Super, było idealnie, co do punkta HP. Yo. Bo jeżeli go teraz złapiemy... Nie, on teraz nam zada obrażenia. Nie chcemy dostawać obrażeń. Przy tej prędkości można się z nimi pobawić. On teraz nam nie zada obrażeń? Chyba nie zada, chyba nie zada. Mogliśmy go zabić, pięknie. Podawaj tutaj, jeszcze teraz kopiesz. Ho, ho, ho. Zada? Nie wiem, kiedy one zadają, a kiedy nie zadają obrażeń, kiedy je tak bijemy. Dla mnie to jest jakaś czarna magia. O kurde. Na ostatnim meczu też mieliśmy strasznego do nich fuksa. Nie mówcie o mnie przy Fiorku, bo będę przypomniał, co się stało podczas nowego roku z Wormwoodem. A, Boże, ale to dawno było. Ale to było dawno temu. Ale to było straszne, strasznie nie mogłem go zabić, ale miałem jakby itemów dosłownie na styk, nie? Więc tam była jakaś chora taktyki musiały wlecieć. A tutaj mamy całą grą śruń, spoko. Spodziewałem się, ale no, nie będę narzekał. No upaj, że. Zielony klejnot, nice. Czy ja zostawiłem hacza? Zostawiłem hacza, okej. Okay. Chociaż trochę tego przetworzymy. No i tak potem jeszcze będziemy szli do antycznej maszyny pseudonauki. Dobra, to tam pewnie jeszcze będziemy mieli coś, co? No więcej ruin, w sensie więcej tego typu setpisów, bo to jest dosyć taki charakterystyczny. Zielony klejnocik, cudownie. Dobra, to teraz na 3 na spokojnie go możemy robić. Na 4 nie da rady, ale na 3 z palcem w nosie. Coś mi F ostatnio zaczyna szwankować. W sensie ja wciskam, a on ma takiego laga. Nie wiem, czy to Donster, czy moja klawiatura. Oby to była... znaczy, żeby, oby to był Donster, bo jak moja klawiatura szwankuje, to Boże, oby nie. Nie chcę kupować nowej. To jest, nie są tanie rzeczy. Halo, Stachu. PTW, w Grecji siedzisz, tragik? Co ty robisz w Grecji, chłopie? Po co się tam pakujesz? W ogóle teraz w akademiku mam ziomków z Grecji.
Ja pierdzielę, byłem na imprezie i gospodarz nabył do gotowania jakieś takie giga oste papryczki. To ja jako, że lubię dosyć oste, to tak dosyć na pewniaka wziąłem, bo to było, wiecie, takie naprawdę potężne opakowanie, to myślałem, że będą tak średnio oste i że to się dosyć sporo wrzuca. Wziąłem to do mordy, zjadłem pół. Jak mnie zaczęło palić, myślałem, że zginę. Ludzie mi tutaj zaczęli oferować jakieś, wiecie, picie, żebym popił. No picie, jak to no wiadomo, jak na imprezie, ale ja stwierdziłem, nie. Będę twardy. Twardym trzeba być, nie miętkim. A potem przyszedł Greg z jakimś jeszcze innym, chyba on był, nie Syrii, Jezu, na A taki kraj. Jakiś Afrykańczyk w każdym razie, czy inny Azjata z... Nie pamiętam naprawdę skąd on był, wybaczcie. Jednak nie pamiętam. Chyba z Azji on był. Z Indii możliwe. No, to w każdym razie wzięli sobie po papryczce i jedzą to, jak żelki. I ja tak, po tym jak przez 10 minut się pociłem i umierałem, to oni sobie jedzą i takie, no... Całkiem mocne. Greg z Afryki, no... Weźcie, weź tutaj, słuchaj, jednocześnie dojuj moby i opowiadaj historię. To nie jest takie proste, jak się może wydawać. Mi to sprawia tak na przykład spore trudności. Dobra, to zacznijmy od nastukania. Mamy jeszcze pancerz. Co mi on coś owalił? Oż kurde, ich tutaj jest czterech. Dobra, trzeba się wycofać taktycznie. Trzeba się wycofać i ich taktycznie porobić, bo ich tam jest wciul. Zacznijmy od wytworzenia może pancerza w sporej ilości. Będziemy wsuwać przekładnie. I ten na sam wierzch. Yo. A się aktywował dziadyga. Łomot time. Ja nie wytankuję? Potrzymaj mi zębatki. Możesz te pomniki wykopać i biszopy nie będą cię atakować. No niby ta. Dobra, zjedz jeszcze. No i w sumie to tak. W sumie to się nie mylisz, ale jakby... To zawsze się ich bije, to co ja mam tutaj ich nie bić? Ja pierdziel, jak się pojawią te dwa setpisy, to jest tak przewalone, tyle trzeba obrażeń przyjąć na pysk, że to jest szok. Ale jakby, no dla tego pokoju, warto. Worth it. Trzy przekładnie na to poszły i nawet nie mam full HP, mój Boże. Dobra. No to co, czyścimy. Zacznijmy może od tego, bo to jest... Wydaje mi się... Nie przesadziłem z kaskami. Nie przesadziłem absolutnie z kaskami, ale wódkę to Polacy jedzą jak żeleczki, oni plują w tym. Wiesz co, nie powiedziałbym, że odpadali jakoś. Nie powiedziałbym, żeby jakoś w tle byli, chociaż z drugiej strony nie obserwowałem ile pili, bo przyszli dosyć już późno w imprezę, a wiadomo jak jest, jak już jest w późniejszym czasie imprezy, no to wszyscy już trochę tacy niespełna rozumu lub pijani, raczej w stronę pijaństwa. Dobra. Jaka postać, która dostała rewolka, powinna dostać rewolka jeszcze raz? Szczerze nie wiem. Wydaje mi się, że wszystkie rewolki są robione na naprawdę spoko poziomie. Ciężko tutaj. Nic mi do głowy nie przychodzi, ale no... Czaty, kogo uważacie, że powinni jeszcze raz zrewolkować? Czyli wuj... Czyli Wilson odpada. Szczerze mówiąc, nie lubię Wickfried. Nadal jej nie lubię. Liczyłem, że przez rework trochę ją polubię, ale jakoś tak nie przemawia do mnie. Wendy. Wendy akurat mi się dosyć podobało, Willow też. Jakby Bernie? Super sprawa. Wickfried. O, ktoś się ze mną zgadza, jak miło. Tylko pytanie, czy zgadza się ze mną, bo tak uważa, czy chce uważać tak jak ja. A jest to prawdopodobne, bywali tacy szaleńcy. Chociaż nie wiem, dlaczego ktoś chciałby uważać tak jak ja. Jak ja jestem niespełna rozumu i straciłem 4700 godzin na granie w grę zamiast, nie wiem, życie. I nadal to robię. Jeszcze się nie uczę na błędach. Ty, ale wpyte jest ten seed. Mamy kolejny setpis z tym, tulerzytem. Strasznie dużo tulerzytu. Ruda, Wikry, Wolf, bo dalej jest OP. Dobrze, do ziemi made of Wolfa. Ale w sumie... To bez dostaw drugiego rewolka. Jak ja kosztowałem trunków z ziomkami na Rasmusie, którzy byli azjowatych terenów, to nie potrafili tego przełknąć. Naprawdę? To może u mnie jest jakiś patologiczny akademik, że już Erasmusy są zaprawione. Nie wiem. Ty, ale mamy 14 zielonych klejnotów. Halo, o co chodzi? W jakiej ja Polsce żyję? Nie wiem, ale jest to doba Polska. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale cudownie.
Ale swoją drogą, mam wrażenie, że kiedyś wyczyszczenie takiego dużego terenu to jest było strasznie dużo czasu. Jakby człowiek się tak strasznie z tym rozdrabniał. A teraz? Przecież my tutaj dopiero co wbiliśmy, już mamy rozłupane prawie wszystkie pomniki, wszystko zabite i no, ogólnie już kończymy na tym rejonie. Tylko jeszcze ten jeden koń, który tutaj postanowił nam nieco utrudnić żyćko. Jak myślisz, co robią, zrobią z Maxwellem? Nie mam pojęcia. Jakby spodziewałbym się czegoś w rodzaju inteligentnych cieni, ale jednocześnie spodziewałbym się niespodziewanego, biorąc pod uwagę... No co jest z tymi zielonymi klejnotami? Biorąc pod uwagę, jak on jest ważną postacią, nie? Jakby spodziewałbym się, że mogą dać coś takiego naprawdę przepotężnego. Ale no to są czysto moje spekulacje, które no nie mają pewnie żadnego pokrycia z rzeczywistością. Co dostaniemy? O, mechanizmy. O! Nie dostałem Shadowa, jak miło. Nienawidzę, kiedy coś, jakieś bagno mi wychodzi z tych. Ale mam strasznie mało paliwa. Niedobrze. Dobrze, że się cykl zaczął. Możemy nastukać jakimś frajerom. O, pomniki. Nice. O, Shadow. Nice. Nice, nice. Dobra, tutaj jest w miarę czysto, to możemy rozpocząć proces walki. Cienie Maxa nie będą miały... nie będą upośledzone, no. Fajnie by było. Jakby były mądrzejsze. Najbardziej, najgłupsze chyba co mogą robić cienie, ajajaj. Najgłupsze co mogą robić cienie to jest kiedy Antlion atakuje latem postać w cave'ach i one zaczynają kopać te kamienie, a tam nadal spadają kamienie i one otrzymują ostatecznie obrażenia i no, bagno z tego straszne wychodzi. I to jest tak frustrujące, jak widzisz, jak one biegną do tych kamieni, ty próbujesz coś zrobić, ale nie. Ich głupota jest zbyt potężna. Tu robaki głębinowe nagle tak z dupy się pojawiły. Tu w sumie są cienie, to może w sensie światełka, to może tu wchodzić nie powinienem raczej, bo tutaj dosyć sporo shadowów może być. A tutaj są ślizgacze. Czy mam jakieś takie w miarę spoko strefy, żeby przeczekać. Dobra, pancerz to może weźmy. W sumie to robi na dobę kość. Dzięki. Nowy hambacik, mamy dużo zasobów. Tylko problem może być, słuchajcie, z patykami, bo mamy już ich tylko 11, czyli 5 kilofów, a tutaj jeszcze jest bardzo dużo do łupania, ale myślę, że to już szczerze mówiąc może być końcowa, chociaż z drugiej strony jeszcze mamy cały drugi biom. Ostatnio się dowiedziałem, że cienie Maxwella kopią te kamienie duże, które spadają podczas walki z antycznym strażnikiem, ta? Ja pierdzielę. W sumie czego ja bym się spodziewał? Dobra, świeży hambat, tego trzeba wykorzystać. Baltic Spell przeturlał 2 złote. Dzięki, Baltic Spell. Ale bogata ta Polska, wyślesz Sida gdzieś? Mogę, jasne. Na Discordzie potem. Albo jeżeli mi przypomnicie, jak będę kończył live'a, to po prostu wam pokażę, nie? I wtedy sobie, nie wiem, zrobicie screena lub przepiszecie. Tylko musicie mi przypomnieć na koniec live'a, bo ja bardzo mam problem z pamiętaniem o oddawaniu Sidów. I zawsze jak mówię, że dam na samym końcu Sida, to zapominam o tym. Więc no musicie jakby... Zaznaczam, że ja nie będę o tym pamiętał. Dawać paliwo, gnoje. Gnoje! Słuchajcie, że no. Nie bijcie mnie. Dobra, co z tym cyklem? Kończy się już w końcu? Bo ile można? Gdzie link dodać? Co? Jaki link? O co chodzi? W jakiej ja Polsce żyję? I młotek nam się kończy. Też zła informacja. To jeden kilo wpójdzie, jak sen złoto Ameryce. No bo trochę paliwa muszę podfarmić, bo ja przy craftingu to obsyłam zbroję, biorąc pod uwagę, ile mamy tu leżytu, bo to już jest trzeci stack. A my tutaj bardziej zaczynamy niż kończymy chyba. Nie, bym powiedział, że jesteśmy w takim początkowym końcu. Tak, to jest to. To jest właśnie to, o co mi chodzi. Dobra, yo, Shadowy. Chcecie może wbić? Pomóc trochę? Problem jest, paliwa potrzebuje. Coś tak spokojnie, zazwyczaj jak tutaj biegam w ruinach i wiecie, są shadowy, to od razu 500 000 agentów mnie atakuje. A tutaj to tak, jakoś tak na spokojnie z tymi shadowami. Może to kwestia tego, że je widzę i jakby spodziewam się ich, nie? To może być to, ale... Lepiej wyślij na Discord, jak chcecie, słuchajcie. Mogę wysłać na Discordzie. Albo ktoś może wysłać na Discordzie. Ja przypnę wiadomość, coś w tym rodzaju. Dobra, żadnych oponentów, ale piękne ten, antyczne maszyny pseudonauki, takie nietrolujące z gatunku. Uszanowanie, panowie.
Dzień dobry. Jak tam smakowało? Pięknie. Dobra, ile tu jest tych bishopów? Dwa, my mamy pancerz, dobra, ładujemy się. Daj linka do swojego Discorda, masz w opisie. On jeszcze śpi bardzo dobrze, a on już jest tutaj bardzo low. Dobra, pierwszy... Ja myślę, że kask nam jeden zejdzie, ale... Zostanie 4% kasku, obstawiam. 3%, my bad. Dobra, jestem. Czasem. A czasem nie. Dobra, zostały nam 4 kilofy. Aby nie było więcej... Oby nie było już aż tyle tulecytu, bo nie będę miał tego czym łupać. Ale bogate te ruiny. W porównaniu do tych, co mieliśmy live'a temu, to naprawdę jest potężnie. To trzeba tutaj przyznać. No i prezencik, fajnie. Aha. O, dzięki. I koniec cyklu. No jakoś tak pracowity był ten cykl. Jakby zamiast siedzieć i się gdzieś kitać, to... A tu jeden shadow, tu drugi shadow, tutaj jakiś mechaniczny. Pięknie, pięknie. Tak ambitnie. Fajnie idą te ruiny, podoba mi się. Chociaż, o Jezu, ja hacza gdzieś zostawiłem, już nie wiem gdzie. Nie wiem dlaczego przypomniała mi się piosenka opening ze pszczółki Maj, ale... Mój mózg czasami chodzi niezrozumiałymi i dla mnie ścieżkami, tak więc nie mówię. Nie, nie wyszedł mechaniczny bardzo dobrze. Trzeci kill off. Mój Boże. Zostały dwa. Niedobrze. Nowe paliwko. Tak, akurat nie pogardzę. Nie koniec młotka, jesteśmy zgubieni. No na szczęście kosztuje 3, a my mieliśmy nieparzystą ilość patyków, tak więc no... Jakby nie jest to kosztu 2 kilofów, tylko jednego, jakby na to nie patrzeć. Tragik przeturlał 1 złotego. Dzięki, Tragik. Ej, będą poradniki z Oni? Jak tak, to kiedy i czy ze mną? Jak pytałem, to przepraszam, ale problemy z pamięcią mam. Spoko, spoko. Poradniki z Oni chciałbym zacząć robić, tylko nie wiem właśnie, jak mi studio na to pozwolą się za to zabrać, bo to no, nie uda się tak raczej jak filmy wrzucać, nie? Chociaż jakby wziąć proste tematy, to może... Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie z tymi poradnikami. Myślę, że no, w niedługim czasie mogę się za nie wziąć. Ale raczej nie w przyszłym tygodniu, tylko jeszcze trochę później, nie? No, czyli tak, coś w tym guście bym się spodziewał na waszym miejscu. Dobra, pierwsza gałąź. Jeszcze czeka nas druga, więc... No naprawdę potężne ruiny. Co tu tutaj dużo mówić, a i tak sporo rzeczy i tak pominęliśmy. W sensie takich zasobów, nie? Typu kable żółte, znaczy pomarańczowe klejnoty. No, paliwko. Cudownie paliwka, co? Standardowe pytanie, kiedy Lost Hollow Knighta? Chyba seria została niestety porzucona, ale będę cisnął grafika. Muszę pamiętać, żeby go pocisnąć, żeby zrzucić jeszcze jeden film. Jak wyjdzie wtedy Silksong, to będę miał bardzo dobry argument, żeby je ograć. A jak wyjdzie Silksong, to może nawet... No, nie wypieprzy się tak bardzo jak oryginalny Hollow Knight, ale w sumie nagrywanie gry, która wyszła w ciul czasu temu, nie będąc w niej albo ani żadnym geniuszem, albo no po prostu wiecie, jakąś wielką osobowością, a charyzmatyczną osobą, to trochę tak, kto by się spodziewał, że to może nie wyjść. Ale jak wyjdzie, Silksong, to może się uda zrobić fajne story z Hollow Knighta, tak żeby siadła. To by oddało, no, Silksong za 5 lat, no... Dla fanów Don't Starve'a, jakby Hollow Knight, wy możecie nic sobie tak nie wiedzieć, jeżeli no, wam się nie podobał, no, to jakby Hollow Knight miał ma zapowiedzianą kolejną część, która no, w sumie od ilu już lat nie wychodzi? 5? Wciul czasu w każdym razie, jakby na nią wszyscy czekają i no już jest poniekąd takim memem. Yo. Slime Organic Approaching, okej, okay. Czyli idą na nas teraz tamte danie. To dobrym pomysłem, myślę, by było... Czy to są całe? No tak, dosyć biednie bym powiedział. To może kilofów nam nawet starczy. Dobra, zrobimy tę technikę, co ją dosyć się rzadko stosuje, ale jest bardzo fajna, czyli wykorzystamy tamte gnoje, żeby się pozbyć tych gnojów. I to jest bardzo fajne. To my powinniśmy gdzieś tutaj stać, żeby one miały dobry spawn. Zapowiedziane jest chyba na 2028. Silksong to będzie... No, czekamy, czekamy. Nie reklama. Super, ziomek on jest chyba widzem tutaj naszym. W sensie kiedyś tutaj na pewno się udzielał. I tak patrzyłem, to faktycznie niezłe mechanizmy tam montował. Chyba
Boiler na paliwo, ale wiecie, tak. Czekając, niby Silk Song wyjdzie w tym roku. Kto w to wierzy? Magnet nazywa super poradniki do oni. No, magnet ma bardzo fajny, tylko trochę mało spójne. W sensie mało spójne, mało zwięzłe, ja bym tak raczej powiedział. Bo widać, że on jakby no mówi po prostu, opowiada o danych mechanizmach. Robi to dosyć dobrze, nie tnie się, jakby tutaj się do niczego nie przyczepia, ale mógłby to być nieco bardziej zwięźle, bo film o energii ma 2,5 godziny. Ja myślę, że jakby się człowiek, wiecie, tak naprawdę spiął, to myślę, że w pół godziny by dało radę ten temat spokojnie omówić. Dzięki za punkty, spoko. Dobra, w hell robaczki, są mi robaczki, przyszły i teraz wykorzystamy ich, żeby... Chociaż nie, może być tylko jeden. Bez... O, jest drugi, nice. Dobra, dwóch to już jest jakaś moc. No i teraz robimy tak, że przebiegamy tutaj i chcemy, żeby teraz one wytaciły na nas agro i wtedy rzucą się na tych mechanicznych. Dobra, jeden wytacił agro, drugi jeszcze nie. Dobra, drugi wytacił agro i rozpoczyna się walka. Dobra, i my możemy teraz tutaj przystąpić do kopania. Yo. I tutaj robaki głębinowe powinny wygrać. I to jest raczej taki pewnik. Zróbmy coś głupiego. Jeszcze teraz tutaj rozklubimy. Oh no. Oh no. Najgorszy możliwy segment. Oh no. Oh no. Oh no. Help. Help. Pomóżcie. Ty, padł. Ale akcja. Help. Help. Dobra, podejdźmy do tego ziomka. I mu nastukajmy. Idealnie wydodżowane. Dawajcie tego. Dobrze. Ty robaku głębinowy. My nie walczymy ze sobą, ok? Dobrze, pozbądźcie się tych pająków. Bo to są gnoje ostatnie. Dobra, chyba teraz mamy agro robaka głębinowego. Ale ja mam pomysł, co możemy fajnego zrobić. Ile ma HP jeszcze? W sumie całkiem sporo. Dobra, to czekając na to, możemy tak na przykład pobić tego ziomka. Dobra, ja chciałbym, żebyś ty, słuchaj, szasnął w to. Dawaj, wierzę w ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. I teraz dwa terrorbiki się na wieżę zagrowały. Nice. Ale teraz już się zdeagrowały, no bo siłą rzeczy, nie? Jakby to dosyć taki, no, grama mindfucka. Ale wywaliły mu dwie bomby, nie? Więc no nie ma tragedii. Ajajajajaj, porfa favor. Czego właśnie dojechałem tym? Jezu. Brzmi jak herezja. Dobra, dawaj tędy. Yo. Tak wam powiem, że z tym speedem... A, myślałem, że nie ma załadowanej bomby. Z tym speedem to naprawdę spoko się klepie. Są dwie możliwości. Teamcher albo nie chce im się wydać Silksonga, albo dopracowują go według mnie pierwsza opcja. Ja myślę, szczerze mówiąc, że mogę nad nim po prostu bardzo mocno pracować. Bo jakby to jest, no, małe studio, jest duży hype dosyć, no to jakby nie chcą tutaj zrobić fuck upa, nie? Jakby im może faktycznie zależeć, żeby ta gra była dobra. To nie jest wykluczone. Dobra, spotkajmy jeszcze tym dwóm gościom. Jak my stoimy z pancerzem, kijowo. Dobra, trzeba by coś z tym zrobić, bo no nie możemy my być tak cylow. To ja mam mindfucka, ale okej. Dobra. Rób kask, no. Bo cholernie przyjemny mod i wręcz wymagany. Co do... A, czekajcie, bo nie mam... Dobra, mam pancerz. A byłem na hita przed chwilą, nie? A lepiej nie być na hita w życiu. Dobra, od razu jeszcze drugi. Co do laski i leniwego podróżnika jest mod na nierobienie muskuł przez teleportację, gdzie można ci... Na pewno wysyłaj wszelkie takie rzeczy. Ja na pewno, słuchaj, patrzę i odpisuję nawet ludziom. Na ogół. Ostatnio nawet zacząłem się na Discordzie udzielać w... To jest, słuchajcie... Pomoc w grze chyba, kanał. I dzisiaj na wykładzie przez chyba 30 minut odpowiadałem na na pytania gościa, który pierwszy raz chyba siedział w cave'ach. Śmiesznie było nawet, polecam. Dobra. Dobra, wiadomość jest taka, że nie ma tu już chyba nic więcej do sklupania, a został nam jeszcze 1 kilo, więc no nawet wygląda to nieźle. A raczej niczego z patyków kraftować nie będziemy. Co, jak wygląda teraz? W ogóle cykl koszmaru to jeszcze mnie intryguje, bo szczerze mówiąc jestem trochę w tym momencie niezorientowany.
A nie, whatever. Stukajmy tym gościom. Dobra, najpierw tamten. Teraz tamten. I on powinien już go dojechać, super. Weźcie tutaj mi jeszcze trochę porozjeżdżajcie, co? O, szlak, trzecia wieża. To się nigdy nie kończy dobrze. Właśnie nauczyłem czwarta wieża, czy mi się wydaje? Czy mi się wydaje i całe szczęście, bo to już by było piekło dantejskie. Niezbyt dużo widzę. Podoba mi się to. Słuchajmy może najpierw temu gościowi. Skupmy się może na samym starcie na tym. Chyba wygrzmocił tam temu bombę. Teraz ten jest... Chyba on już jest na hita. On by mógł trochę podjechać, bo nie chcę, żeby drop spadł. Jo. Ajajajajaj, stolował. Dobra, nie spadł na szczęście drop, nie ma tragedii. A co my tu mamy? Nic ciekawego nie widzę. Dobra, Gondrze Bishop nie wyszedł. To jest, słuchajcie, już plus. Cieszmy się z małych rzeczy. Jeszcze jest mroczne paliwo. Nic więcej ciekawego nie widzę. Dobra. Trzy... Dobra, tutaj jeszcze są jedne takie ziomki. Podsyłem ci moda na PW. Dziękuję serdecznie. To tutaj już... Nie, tam dalej jest pewnie od noga do antycznej maszyny pseudonauki. To lecimy i wychodzimy, spoko. Jedzenie robię lub polecam zupki chińskie o smaku kuraka. Pifonik, gościu, to jest to. To jest życie. Po Hollow Knightie jestem na takich dziadach, które się odbijają i gdy zabiję jednego, to rozbij się kolejny. Jak daleko jestem? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, o czym mówisz, wybacz. Ktoś w Hollow Knightie pamięta? Kurczakowy najlepsze. A, tu są bishopy jeszcze. Można by na nich tak na przykład uważać. Ale z tymi dziadami chętnie bym się potógł, bo tak jak mówię, paliwko, nie? Przydałoby się nam. Dobra, weź wykonaj animację ataku, THX. Nikt się nie rozpi z drugiej strony, to jest jakieś magiczne. Cykl bardzo dobrze. To po dźwięku idzie czasem rozpoznać, jakby ktoś był ciekawy, skąd takie u mnie taka teoria. Ale brzydki jest ten nowy skin, tak wam powiem zupełnie szczerze. Wszystko super, świetnie, tylko w Gacji nie ma Pifona. Ajajaj. Myślisz, że ten moduł na światło tego osze plus szybkość 1 na HP to dobre połączenie, czy nie? Myślę, że spoko. Jak w sensie, wiesz, nie ma złych połączeń. Nie, dobra, są, można zrobić same na głód, to jest skama, nie połączenie. Nie? Ostatnich patyków nie wyrzucę w Hambata, szanujmy się. Jak jest to jest pancerzem? Średnio, powinniśmy dać radę. Chociaż dosyć szybko się zrejdżował, to nie jest dobra wiadomość. Dobra, jak będziemy mieli poniżej 8, poniżej 9 punktów życia, to trzeba się leczyć. To znaczy, że już nasza sytuacja jest niewesoła, ale jeszcze możemy przyjąć dwie lepy na spokojnie. A lepiej, wiecie, najpierw skończyć walkę, a potem dopiero się wyleczyć, ze względu na to, że wtedy podczas leczenia, jakby wiecie, wydłużamy walkę i jest szansa, że trzymamy więcej obrażeń. Jest to taka, no, optymalizacja, no, nie jest to dużo, tak naprawdę bym powiedział, że tyle co nic, ale wiecie, zawsze coś, nie? Bifon życiem, oj tak, byczku. A coś, szczodę te machinety, tam coś jest. Nie, nie ma. Nigdy tutaj niczego nie ma. Zawsze tutaj jest to właśnie taka... Nie wiem jak to nazwać nawet, szczerze mówiąc. Ale no jest to bezużyteczne, a zawsze tutaj możemy na coś takiego się natknąć. Wow. Ale super. Uwielbiam. A właśnie co do tego, co w Gacji robię. Rodzice postanowili, że mnie zabiorą i jestem... A tydzień plus przerzebiłem się pierwszego dnia. To słabiutko. No ale cóż, w Grecji jesteś. Ciepło, nie zaziębisz się, coś za coś. Nie, staram się tutaj jakiś pozytyw wymyślić, ale no, słabo na wakacjach się przeziębić, jakby chyba najgorsza możliwa opcja. Ale hej, jesteś w Grecji. Jakby...
chyba, no nie jesteś w stanie agonalnym, nie? Jakby coś tam chyba wyciągniesz z tego wyjazdu fajnego dla siebie. Dobra. To jest nasz dop. Jezu, ile my mamy tulecytu? 86 sztuk tulecytu, z tego co ja widzę. No, strasznie dużo. I 17 klejnotów. Boże, to jest za dużo. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co ja zrobię z tymi klejnotami. Nie mam pojęcia. Dobra, to możemy wywalić. Chociaż to mi wrzucenie tego tutaj to nie jest głupi pomysł na sam start. Dobra, i my musimy tak teraz, wiecie, nie że się jakoś giga śpieszyć, ale tak, wiecie, sprężać. To na pewno. Dobra, broń chciałbym mieć, ale chciałbym też na przykład mieć paliwko w miarę pod ręką. I ja bym chciał w sumie zacząć od wykraftowania tak naprawdę w hele. Żywe kłody, tu są żywe kłody. Zaczynam od zawsze lasek. To my możemy, słuchajcie, wytworzyć ich dużo lasek. Z 3 i 2 takie. Jakby bez większego problemu, nie? I to jedno żywe kłodę możemy już tutaj zostawić, nie wiem, na później, do kiedyś, jakbyśmy tu jeszcze chcieli coś wykraftować. Ale wątpię, szczerze mówiąc, żeby ona się przydała. Dobra, teraz chciałbym z powrotem plecak i może się weźmiemy resztę syfu. Coś się zepsuło. Już się napawiło, spoko. To możemy tu wyrzucić i my teraz już możemy się pozbyć plecaka i tutaj, wiecie, zacząć kraftować. Tylko możemy jeszcze to wziąć i to przerzucić tutaj, bo tutaj będą głównie rzeczy z ruin i chciałbym, żeby po prostu, żebyśmy nie zastanawiali się, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne, tylko żebyśmy po prostu zbierali rzeczy. A, brzydki skin, mój Boże, albo blisko. Niedobrze. To nie jest najładniejsze, no co tu tutaj dużo mówić. Dobra, to tak... Z 5 możemy na spokojnie wytworzyć. Do tego jeszcze na pewno jeden żółty amulet. Taki napewniaczek. Kolejny zielony. Zakładamy. Pozbywamy się. I kaftujemy jeszcze teraz koronki. Dużo koronek. Paliwo nam się. Nie, jeszcze mamy stack, spoko. Dobra, kolejny zielony amulet i jeden zielony amulet sobie weźmiemy do domu, a nawet w sumie możemy dwa, bo mamy bardzo dużo zielonych klejnotów. I jakby wiecie, bogactwo na później, jakbyśmy potrzebowali, kolejny zielony amulet i koronki. Chociaż może, żeby tego tu leży tu, chociaż w sumie myślę, czy to ma sens. Dobra, koronki są fajniejsze, jakby na siłą rzeczy, nie? Jezu, ale tego będzie. Chyba z tymi klejnotami poszło się na rekord. No, szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się. Nie w życiu chyba tyle nie miałem. Dobra. Dawaj jeszcze te. Dobra. I my już chyba nie możemy więcej niczego wykraftować, bo no, paliwo nam się skończyło. Ale w sumie tylko 8 tury 3 żytu zostało. To będzie idealnie, nie wiem, na jakieś bagno czy coś. Wypiarzu, dawaj Sidon na takie bogate ruiny. Dobra, po live wam dam, na spokojnie. Ale naprawdę, bogactwo. Bogactwo jak nigdy w życiu. Dobra. Zacznijmy może od załadowania tego ziomka. Wyrzućmy to i to, bo to się nam raczej nie przyda. Ja się obawiam, że my się i tak nie zabierzemy z tym wszystkim. Chyba nawet z samym pancerzem się nie zabierzemy. Dobra, to no co, zaczynamy klasycznie wywalanie itemów. Zjedzmy może trochę żarcia, a nie zbijamy psychę aż tak. To możemy też zostawić. Młotek. Te dwa możemy tu zostawić. O nie, on teraz wyrzuci. Go nie można zapełniać. Bo to jest przecież związane, nie? Dobra, to możemy wywalić już. W sumie nie wiem, co jest mniej użyteczne. Chyba tu leży. Chyba tu leży. Wolę kłody mieć tutaj. Dobra. Bierz to. Ja pierdzielę, nadal całego pancerza nie wziemy. Ty zamiast pierogów będziesz się lecił zębawkami. No chyba. Patrząc na to, co tu się dzieje. Ja i tak się z tym wszystkim nie zabiorę. Nie ma absolutnie żadnych szans, słuchajcie, na to. Jeszcze musimy tego typiarza wziąć. A ten już jest, przypomnę, pełny. Też pancerzem. Dobra. To... No w razie deszczu... Dobra, chrzanić. Będę niebezpiecznym człowiekiem. Nie, no dobra, to trzeba wziąć w razie deszczu. Chociaż z drugiej strony... Nie, dobra, tutaj jeszcze i tak jest masa rzeczy, które bym chciał wziąć. No to co, szybki tryb tam i z powrotem, tam i z powrotem, nie? Późno trochę, jak widzę, no... Cholernie bogate ruiny, mamy całe EQ wywalone po prostu w tym...
No bo to możemy wyrzucić. Weźmiemy w drodze powrotnej. Mamy całe EQ zawalone pancerzem. Mamy całego hacza zawalonego pancerzem. I nie wzięliśmy jeszcze wszystkiego, nie? Chyba cały pancerz mamy, a jeszcze stafy zostawiliśmy. To teraz ten moment, kiedy wiele zawdzięczasz haczowi. No. Chociaż, no wiecie co? Nie wiem w sumie czy... Nie, dobra, hacz chyba nam trochę ratuje dupę. Bo nie wiem w sumie, czy wtedy jakbyśmy lecieli na drugi raz, to byśmy się zmieścili. Chyba byśmy się zmieścili, bo tam nam zostało, nie wiem, z 5 przedmiotów, nie? Witaj, siema, Chilua. Najbogatsze ruiny w życiu. Z 15 czy... Ile było przydzielonych klejnotów? 16 chyba. Rekord absolutny. Bog, tak zwany. Do świńskiego plecaka potrzebuje po pierwsze maszynę, żeby go wytworzyć, a po drugie spowalnia, po trzecie pajęczynę, to żeby go postawić, to musiałbym się trochę na... trudzić, a wiesz, już wolę się dwa razy, szczerze mówiąc, chyba przelecieć na powierzchnię i znacznie bliżej będziemy mieli do tamtego wyjścia. To chyba w nie pójdziemy, chociaż z drugiej strony tam mamy wyjście koło tego króla świnia, koło króla świn, no wiecie, no, bliżej, prościej, szybciej, nie? Oj, Batku, będzie co mówić na podsumowaniu. 17, rabini piszą, że 19, ej, małpy nie zabiorą z Chestera pancerza. Wiesz, to jest taka opcja, ale ze względu na to, że biegnie on za nami znacząco dalej, nie? To jakby on się cały czas teleportuje, przez co małpy mają nieco utrudnione zadanie, nie? Bo jakby on musi się znajdować w określonym zasięgu od nas, nie? Więc jakiś czas właśnie wykonuje tę cholerną animację, tak jak właśnie przed chwilą. Więc no, tak jak mówię, mają utrudnione zadanie. Dobra, tędy teraz. Czy pułapka w ziemi może się podpalić? Co? Jaka pułapka w ziemi? Niż dzisiaj Klausa. Nie wiem, czy Klaus to jest opcja. Może Bee Queen, tak jak ostatnio. Witam cię, Tytytka. Siema, zastawy. Dobra, Bee Queen czy... A, tutaj zbieraliśmy. Liczymy na Walking Kane. Na Bee Queen czy Klaus? Czaty wybierajcie. No to z zębów psa. Aha, nie, ona się nie może palić. Wiem, o co chodzi. Klaus, Bee Queen. Klaus, Bee Queen. No idzie łeb w łeb. Bee Queen ma przewagę. Klaus. Dobra, zróbmy ankietę. Bee Queen czy Klaus? Bee Queen. Cholera jasna. Klaus. Bagno. No bo zadaj pytanie społeczności. Dobra, wybierajcie czaty. Czy... Nie, w ogóle chyba inaczej wyszedłem niż chciałem. Beka ze mnie. Dobra, no. Niech będzie, że tutaj. Przy portalu możemy się... Ej, budowaliśmy kiedyś bazę przy portalu? Chyba, wydaje mi się, że przy Walterze mogło coś takiego być. Wydaje mi się, że przy Walterze mogliśmy się budować. Ty, Klaus wygrywa, ale akcja. Tego to się, żem nie spodziewał absolutnie. Dobra, to co, druga rundka. Klaus bez jeleni, chyba się to źle czujecie. Co lepsze, DST czy Roni? Szczerze, chyba DST bez, bardziej dynamiczne. Nie, nie buduj przy portalu. Jeden rabin powie tak, drugi nie. Dobra, to... Aha, najpierw jeszcze może wyładujmy hacza, bo on też jest pełny jeszcze rzeczy. No to Klaus. No chyba Klaus wygrał. A może my oba w sumie? Jakby zabijemy Klausa przed... Bee Queen przed zimą, nie? Może baza w podziemiach? Nie chcę budować strasznie bazy w podziemiach. Już mówiłem, że jakby to nie jest przyjemne miejsce. Chyba, że chcecie. Chyba, że się upieracie i chcecie. Ale zastrzegam sobie miejsce, zastrzegam sobie, żeby było to w miarę blisko portalu. W sumie teraz rozważam. O, najlepiej obydwa. Nie, baza u kebabci. Już było. Już było. Na bagnach. Zakończę ankietę. Nie chcę budować bazy pomiędzy w cave'ach i w tym. Czekajcie, to długa ankietka jeszcze. Baza. Czekajcie, czy w jaskini? A! Jaskini i baza. Tak, nie. Zadaj pytanie społeczności. Bardzo gramatycznie skonstruowane, ale trochę mi się śpieszę, żeby to jak najszybciej wpisać. Co się zmieniło w porównaniu do bety? Wiesz co, trochę zmienili jego statystyki, dodali nowy moduł, moduł na moduł
które dodali, to jest po prostu mały moduł na głód, który chyba z psa robimy, ale jeszcze nadal nie mam pewności, powinienem był to sprawdzić. Pierwsze primo secundo zmniejszyli ilość watów na światełko ten, bo wcześniej tutaj było 5, teraz są 3. Więc to są. Wszędzie tylko na, nie na oazie. Cave przy portalu, bo jest drugi portal w cave. Po co mam wybierać? Najlepiej zabić obie. Dobra, widzę, że rabini są dosyć niezdecydowani. W sensie wykrywa nie, ale tak. No, spada ten procentaż. Bo było 56 czy 57, teraz jest 55. To może jeszcze wygrać, ale nie chcę robić bazy w jaskini. Nie zmuszajcie mnie do tego. Bliska. Jak mam ogrzać w oni cały biom przy fabryce i elektrowni, bo mi CO2 w rurach się skrapla? Nie wiem, ustaw jakąś ciężką technikę. Coś takiego, nie? Oba naraz gaming, to i to. Nie, baza tu i tu jest bardzo słabym pomysłem, bo będziemy się cały czas musieli, wiecie, przylogowywać. I to będzie masakra. Dolicz 5% na tak za kod binarny. Matko, jak wróciłem, przepraszam za brat mojego pobytu. Co? A, brak, nie brat mojego pobytu. Brat twojego pobytu? Weź na razie, to takie oryginalne. Elo Dabina, siema, siema, witam cieplutko. Zobaczymy, mieliśmy tam, mamy na samym końcu świata. Cykl jest odpalony, więc zgarnięcie itemków będzie dosyć problematyczne. Trzymajmy się ślizgaczy, oni ułatwiają nam niezgarnięcie agra. No i tak musimy wtedy przebiec, a już mamy wciul małp na plecach, kicha. Chodziło o obu bossów. Aha, okej. Jeszcze nie było w namorzynowym lesie. Rakietę zbudować nad całością, to jest pomysł na ogrzewanie. Rakiety strasznie ogrzewają. Baza przy końcu mapy. Dobra, czaty. Piszcie propozycje na bazy, gdzie budujemy bazę, bo póki co były jakieś bagienne opcje, nie? Ty 50 na 50 jesteś. Nie, no nie chcę, żeby wygrała. Halo, chłopaki, nie trolujcie mnie. Nie trolujcie mnie absolutnie. Nie chcę tam. Dobra, zgarniemy ile się da. No idzie dosyć dobrze. Oj! Trochę dużo mobów. No dobinka. Ten Terrorbik tutaj tyluje, ze względu na to, że on popycha całą ekipę, nie? No, to możemy wyrzucić, to też możemy wyrzucić. To nam się może przydać już w tym momencie. Więc to fajnie by było nawet wziąć. I to będzie chyba wszystko. To chyba wszystko, możemy się cofać. Czerwony. Ha, Boże, w złą odnogę wbiegłem. Nie jestem pagien... Dobra, YOLO. Musimy przebiec obok tych wszystkich shadowów. Nice, udało się. Jak będzie 50 na 50, to rzut monetą. Rabini są bardzo zdecydowani. Baza między wormholami. Baza przy mozach. Brzmi jak masochizm. No cholera, wygrała właśnie baza w jaskini. Mój Boże, co wyście uczynili? To po co ja to wszystko ładowałem na powierzchnię? Szczęść Boże, powód starego z mlekiem dawno mnie nie było, przepraszam, bez problemu, bez bazy. Bez bazy to było na tym. DST na modach. Baza w jaskini wygrywa, jak mogli. Okrutnicy, będziemy czerpać. Znaczy czerpać, będziemy cierpieć. Boże, już mi się ta wymawa się siodła. Ale no dawno live'ów nie robiłem tak regularnie, a wiecie, na live'ach się dużo mówi na stop takim, można by nawet rzec, że ciągiem. I no, człowiek nieprzyzwyczajony jest, jak siedzi na wykładach po półtorej godziny i nic absolutnie nie mówi, tylko słucha, to teraz sam jest w pozycji takiego mówiącego. Boże! Uduszę się zaraz. Niedobrze. Baza na wodzie już była. Nie dawaj gdzie indziej, please. Jaskinia w cave'ach wygrała, no słuchajcie. No i jest turbinko. Teraz plot twist. Czekajcie, zakończyłem ankietę i teraz wam powiem. Tak naprawdę chciałem zrobić bazę w jaskiniach. W sensie początkowo nie, ale potem stwierdziłem, że o ile w ruinach to jest słaby pomysł, tak tuż przy portalu może być w miarę fajne. Ale mówiłem, że nie, żebyście głosowali na tak. Ha, szukanie widzów. Dziękuję bardzo. Psychologia 300%. Czy coś takiego. Dawaj bazę pod wodą, co? Co? Jak pod wodą? Halo Stachu, co się dzieje? W jakim ja Polsce żyję? Dlaczego jak miałem sit na starym PC,
To na nowym go nie mam. Nie zapisuję się do konta Steam. Wiesz co? Chyba od dzisiejszego update'u się będzie wszystko zapisywać do chmury Steam. Tak to musisz ręcznie przerzucać, nie? 1% pozostał niezdecydowany. No zaokrąglenie tutaj weszło, nie? Chociaż z drugiej strony jakim cudem przy dwóch opcjach na takiej zasadzie. Lubina oszukał nas na mózg. Perhaps. Baza obok kresu gęsiołośka. Miałem kiedyś coś takiego. Chyba z 3 gęsiołośki miałem obok. I to było taki ból. Ból. Można by rzec. Dobra, wiecie co? Ślimy sobie jeszcze może mechanizmy, żeby nasze statystyki zostały podeperowane. I kamienie niestety chyba nam rozłupały nasze... Spadające kamienie w sensie. No, rozłupały nam nasze kamienie, które mieliśmy, a mieliśmy dużo kamieni, nie wiem czy pamiętacie, tak w ciul nawet. Teraz trzeba zacząć zbierać naszą kolekcję kamieni od nowa. Niedobrze, jak dopnie kampus tak, to przedłuż life o godzinę. Ja tu mam spół lokatorów, nie mogę ich też męczyć za bardzo, słuchaj. Nie wolno tak. No. Było na 100 dni zwód. No, na wódcie to było. Dobra, to gdzie się chcemy wybudować? Bo to jest w sumie... Taka średnia strefa bym powiedział, taka z gatunku, taka se. Ale wiecie co, to w takim razie włączymy sobie tę nakładkę, bo będziemy siedzieli 24, jakby na to nie patrzeć w krajewach, to żeby nie mieć cały czas tej nakładki, tylko żeby móc patrzeć normalnie, co? Kiedyś to było z live'ami, można było streamować do 3 rano. No, kiedyś to było. Czekajcie, to mówicie, że Insanity Bigun. Kiedy Wikil miała, wiesz co, chyba z 2 lata temu albo półtorej? Ja bym chciał Insanity Begone. Hele, Insanity Begone. Tu jest Insanity Begone. Lunacy Ruins Other Ghost Mugless Night Vision Disabled Autumn Day, Winter Day, Spring Day, Summer Day Caves. Co? Sinkhole? Co? Możemy sobie zrobić nakładkę Moonstorm Filter. I co, będzie nam tak świecić? Full Moon Lunacy. Ja myślę, że Full Moon to jest spoko opcja. Toż to papieżowa liczba. Dobra, Moonstorm dajemy. Dobra, Seeda chcecie, mówicie. Macie tutaj Seeda, możecie sobie zrobić screena. 3, 2, 1, nie macie screena, to beka. Dzięki za punkty. W końcu mam skina do ocznej parasolki. Spoko. Dobra, odpalamy. Ty, tam nie trzeba było jak czegoś kliknąć, żeby to się załączyło? Wyciłem na papieżową, idealnie, pięknie. Dobra, to w czekaniu sobie ciasteczko zjem, bo głodny już trochę jestem. Ale ciastko. Czy ty tam wchodzisz? No, ktoś Seeda przepisał, jak miło. To kremówka to ciastko, co? To było... No takie, wiesz... W paczkach kilogramowych sprzedają. To kupuję sobie takie ciastko i mam na 2-3 dni w pierdzielania. Polecam. A czekaj, inna strefa czasowa. Czy to wygląda dobrze? Oceńcie sami. Jak na moje wygląda średnio, czyli wystarczająco. Dobra, to my byśmy chcieli się... Dobra, to bazy dzisiaj nie będziemy budować. Nie miałem niczego w haczu, no. Nie będziemy dzisiaj budować bazy, tylko no skupimy się na tych dwóch bossach do sklepania, nie? A która jest teraz godzina w Grecji, tak z ciekawości? Gdzie item zrzucałem? Przy portalu chyba. Jakbyś był pod wodą. Perhaps. Dobra, zrzućmy to tutaj. To też. To też. No i co, lecimy chyba po jakieś podstawowe itemki, co? Jakby chyba, no nic więcej tu nie możemy chyba w tym aktualnym naszym położeniu robić. Jakąś broń ogarnąć, no nie wiecie, takie pierdoły trzeba znowu zrobić, jak na samym początku live'a. Co tu się stało z tymi podziemiami? Włączyliśmy sobie filtr na to, żebyśmy mieli, jak z lunarnej burzy, żeby nie było efektu z muglesami, bo my mamy teraz jakby wizję, ale ten filtr na muglesy jest, no, aestetyczny. W Grecji... A, w Grecji.
22:39, a wszystko jasne. Co to ten fioletowy upgrade? Widzenie w nocy. Bardzo spoko upgrade, nie? Teraz w ogóle to, że zwiększyli DPS Guardiana, to jest takie złoto. W sensie, wcześniej one były no takie... No w co najwyżej były średnie, nie? No czasem coś fajnego się dopiło, no na przykład ten różdżek, laska prędkości. To było fajne, jak przy Rushu Ruin ci dopnęło. Ale tak na ogół to było bagno straszne. A teraz to no na pewno taki konkrecik dopi zawsze, nie? To, że wywali te laski niebieską, teleportacyjną i czerwoną, to było no na pewno na bardzo duży plus. I te klejnoty, no, muszę tam tylko ruinowe rzeczy, chociaż trochę ich za dużo jest imo. Mogłoby być tego odrobinę mniej i bym też się jakby był ukontentowany. Jak się ten nazywa mocno na Moglesy? Instant i Beacon, nadal ten sam. Nie no, ten nowy WX jest OP, no biorąc pod uwagę, że mamy cały czas plus 25% prędkości, co stakując z tym daje nam jakieś 50, no to jest OP całkiem. Trzeba przyznać, to jak ty to zbierasz? Tu miałeś po drodze, opuściłeś. Aczkolwiek nie wiem, czy ktokolwiek tego użyje, bo nigdy nie przeżyłem wiosny, choć miała szumba solkę. No jakby wiesz, im dłużej, im więcej gasz, tym więcej umiesz, nie? W sumie ze wszystkim tak jest, im więcej czegoś robisz, tym no na ogół ci to po pewnym czasie w końcu zacznie lepiej iść. Niesamowita cecha u ludzi, taka bardzo praktyczna bym rzekł nawet. Dobra, na Discordzie podesłałem Seeda, jakby ktoś na telefonie był i chciał. No to w sumie mogę wrzucić też na kanał z informacjami, to weźcie mi na PW też tego Seeda wyślijcie, to żeby tam było, nie? Właśnie zacząłem gadzić na wiosnę, pierwszy raz co robić. Ogarnij sobie coś przeciwko deszczowi, bo deszcz jest największym skurczysynem podczas tej pory roku i trzeba na niego zdecydowanie uważać. Dobra, sprawdźmy, czy jest ta cecha. Praktycznie spoiled food is still food. Nice, dobry, dobry ziomek. Dobra, I'm speed right now. Yo. Co ty? Nie no, spoko nawet wygląda ten filtr imo. Teledy nie ma. Chociaż, dobra, teraz jest trochę gorzej, ale nie wygląda źle imo. Co sądzicie, ludzie? Da się jakoś inaczej zeskanować mechanicznego? No jakby możecie się wygenerować na powierzchni, ale to musisz mieć szczęście. Dzięki za Seeda. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno... Tak, jest jakaś wiadomość, ufam, że to to. Ja raz przeżyłem Roxanne zbroję w zbasie i teraz na spokojnie żyję sobie w Destę. No widzicie, jakoś można. Udowodnił, że da się. Dobra, marmur nam się przyda na Big Queen'kę, to w sumie tutaj jakiś kilofik można by sobie odpalić. Zacznijmy może do złupania tego, bo będziemy jeszcze chcieli tak maszynę postawić. To co, robimy tę samą taktykę z prądem co wcześniej? Ja myślę, że to nie jest głupie, szczerze mówiąc. I kusi mnie, żeby jeszcze prosty cylindator sobie przygotować i postawić więcej tych panflutów, bo to w sumie, czy my mamy daleko do bagna? No nie mamy daleko do bagna, to jakby się tam przelecieć i ogarnąć sobie, to byłoby nawet głupie. Nie wiem szczerze. Może z drugiej strony my mamy w ciul... Nie no, ale to jest lepsza zbroja, szanujmy się. Zaoszczędzimy sobie mechanizmy, a mechanizmy są chyba lepszą opcją. O szlak, muszę ci da sobie wytworzyć. Gnoju. Nie mam przecież w ciul lin, to dlaczego chcę linę tworzyć, o co chodzi? Dobra, nastukajmy jeszcze tam ziomkowi. A, siadają hity, ładnie. Super. No i teraz już koniec, no, rozpusty, jeżeli chodzi o przykładnie. Nie wpierdzielamy ich, bo nam się kończy sanity. Trzeba teraz już grać ekonomicznie. No bo trochę jeszcze kamieni trzeba, bo krzemienie nam się definitywnie kończą. To mogę zapytać tutaj na czacie, czy ktoś chce ze mną pogadać. Jestem na tym speakiem początkującym. Możesz spytać, słuchaj, na Discordzie. Tam powinieneś kogoś znaleźć raczej. Ludzie często dosyć odpowiadają z tego, co widziałem. Nie, ze mną się niestety nie da zagrać. Mam strasznie napięty grafik. Albo robię sprawozdania, albo się uczę, albo robię odcinki na YouTube'ka. Jakby to strasznie dużo czasu mi zżera i nie mam absolutnie czasu na granie. Ja staram się... Chciałbym chodzić, zacząć chodzić na rower regularnie, ale to wiecie, żeby nie siedzieć cały czas przy biurku. Bo aktualnie przy tym biurku to ja spędzam 50% mojego czasu, a no wiecie, rower to też jest dobra rzecz. Wiecie, trochę z ruchu, zdrowie, takie rzeczy. Napięty grafik, a co, nie płacisz mu? Yes. Sporawy life. No taki z gatunku raczej potężny, nie? No ale teraz mam majówkę, to nie mam uczelni, no to staram się teraz trochę tych live'ów porobić, bo te 100 dni trochę zostało zaniedbane właśnie. Będę miał wolny, wiecie, wolny pokój, to
trzeba wykorzystać, żeby też nie męczyć za bardzo współlokatorów. Pewnie już padało to pytanie, co studiujesz i na jakiej uczelni? Elektrotechnika, Politechnika Poznańska. Pierwszy rok, drugi semestr. Nawet póki co w miarę ogarniam, chociaż miejscami bywa ciężko, jak ci nagle wywalają taki wzór, że jakby wzór jest ciężko zapamiętać, bo... Nie, inaczej. To nie jest tak, że wzór jest ciężki do policzenia, albo jest potężny. W sumie jest potężny, ale najtrudniejsze we wzorze jest to, żeby go... przeczytać. Jakby problematyczne jest dlatego, że masz powiedzmy cztery składniki tego wzoru i one są wszystkie strasznie do siebie podobne. Jak pierwszy raz patrzysz na ten wzór, nie no, strasznie fajny, nie? A potem się okazuje, że no, tam się różnią takie pierdoły detale najgorsze. Jest masakra wtedy. Metody numeryczne to jest tak ciężki przedmiot, że no masakra jakaś, ale no na każdym semestrze są takie bagienne przedmioty, które no... Jakbym się uczył, to bym pewnie ogarnął, ale no ciężko z tym nauką u mnie. Czy mogę odzyskać świat... Misklik. Czy mogę odzyskać świat składnika, co nagrałeś z odzyskiwaniem konta? Jeżeli nie masz backupa, to nie możesz. Raczej niezbyt. Dawaj mi te krzemienia. Dawaj 250 dni, co wy gadacie? Nie masz psychy z wszystkich przekładniej. Dobrze, że mnie znacie. Czy mogę dołączyć na Discord na telefonie mając apkę Discord? Tak, możesz. Absolutnie tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań z tego, co się orientuje. Tego się możemy pozbyć. Dobra, ten marmur jeszcze dobijemy, co? No tak go tutaj trochę oplułem, ale w sumie no... Problem był z krzemieniami, ale w sumie to mało go coś. Nie podoba mi się to. Tylko jak właśnie? Oj, to już jest trudniejsze pytanie, jak dołączyć. Ja zazwyczaj robiłem tak, że dołączałem na komputerze i potem na aplikacji miałem po prostu to wszystko, nie? Ale jak masz zaproszenie i sobie w nie klikniesz, to powinno cię przekierować chyba na stronę, na apkę Discord, i wtedy ci się otworzy powiadomienie, lub musisz wbić tego linka do... Aj, podnieciłem miliardo. Albo musisz wbić tego linka do przeglądarki. Jeśli pobierzesz tego moda, co podesłane na pewno, to już nie będzie mi z klików. Nie kuś diable. Z linka dołącz. Wystarczy wejść przez linka i tyle. A, no. No to pięknie. Za mnie w gardle dapie. Boże, zaraz będę kaszlał jak debil. Masaka. No bo trochę tego tutaj już się nazbierało, nie najgorzej, ale jeszcze trochę tego bym przytulił, bo mamy póki co na 3 zbroje, a 3 zbroje to jest dosyć mało. 3,5. Dobra, czy my... Dobra, będziemy mieli jeszcze gdzieś marmur na stówę. Tylko gdzie? Tu jest marmur dosyć blisko, się przelecimy od razu. I my byśmy jeszcze chcieli skoczyć do Króla Świń, gdyż mamy tam rogi kozywoltowej, a chcielibyśmy jeszcze wytworzyć te moduły powiązane na elektryczne obrażenia, nie? Bo to wiecie, na pikuinkę się może przydać. Będziemy musieli jeszcze kózkę zbadać, ale to bez problemu i będziemy potrzebowali, no... saletę, którą właśnie wyrzuciłem. Boże! Dobra, obok jeszcze zbiom z kamieniami na luzie, chociaż tu jest saleta. Dobra, bierzemy co mamy. Złoto mamy, bardzo dobrze. Dlaczego tylko jedna? Mogłoby dwie dopnąć. Dobra, czy po drodze jeszcze jest jakiś kamień? Nie widzę żadnego kamienia. A, chyba jest kamień jeszcze jeden. Dobra, spoko. Dawaj. Jest jakieś odnawialne źródło marmuru oprócz drzew marmurowych? Nie, niestety nie. W sensie, no jeszcze masz cave'y, nie? Ale tam ci spada rzadko jedna, czasem dwie sztuki, więc jakby no nie liczyłbym tego jako takie legitne źródło. Czysto hipotetycznie, Lejka przeturlał tak. Jeden złotego. Siema, Lejka. Nie skam, widzę nowego WX-a. Polecam tego Aległowicza. Swoją dziękuję drogą, jak dostać range na Discordzie, bo myślę, że tego najsłabszego donatora już mam. Napisz na PW, to ci damy. No, trzeba się zgłosić, nie? No ale myślę, że no Lejka ty tutaj... No na spokojnie, jeżeli chodzi o to. Dobra, to mamy saletę, mamy rogi kozy woltowej i teraz my byśmy chcieli sobie polecieć do naszej maszyny nauki. Czekajcie, przecież my jeszcze nie mamy. Dobra, postawmy ją po prostu w samym centrum, żebyśmy mieli w miarę blisko wszędzie. Może koło naszych itemów, chociaż może lepiej nie, bo tam z drugiej strony latają te dziady cholerne.
Nie wiem, gdzieś tutaj się rozłóżmy, jakby to jest okej, okay, lokalizacja. Dobra, zacznijmy od prezentów. Czemu nie ma studni z Wikwit? Co? Było przecież studni z Wikwit. O, ładny skin nawet. Chociaż te stare skiny w porównaniu do nowych, no to nie mają jakby za bardzo punktu przebicia. Że tak nieprecyzyjnie się wyrażę. Dobra. Aj! Aha, bo ja psychy nie mam. Nie ogarnąłem, szczerze mówiąc. Myślałem, że bez problemu. Dobra, dziękuję ślicznie. Pomysł to Shadow. Ja bym chciał teraz w broniach wytworzyć... O, właśnie. Morningstara i teraz chcemy pobiec zatłuc dwie kuski. No to let's go. To w takim razie let's go. Ta noc się właśnie kończy, to trochę tak bagiennie. Ile masz lat? Ile mam? 21. Ostatnie urodzinki miałem. W sumie ostatni. Już miesiąc temu, matko boska, jak ten czas leci. Skąd wziąć mleko kozy elektrycznej? Mleko kozy elektrycznej bierzesz z elektrycznych kus, które musisz wcześniej naładować, żeby no, dostać to mleko. Naładować kozy może... No to koza się ładuje, kiedy dostanie pioruna na pysk, a dostaje pioruna na pysk, jak na przykład używasz teleportacji. Hej. Wiecie, co zrobimy? Wywalimy tej kozie, żeby miała elektryczne obrażenia i ona teraz i tak padnie. Nice. Ty, to jest 300 IQ. Ha! Mleko za frujko, ale kozak. No fuck, ona sobie poradziła. Tego to, że mnie przewidział akurat. Dobra, tutaj gdzieś jeszcze była macka. Siema. Rajdżuj się, rajdżuj się, rajdżuj się. Macko, no macuszko. Gdzie jest ta macka, excuse me? Dobra, elektryzujmy kuski. Jezu, ona tu jest jakimś killerem. Macko, zawiodłaś mnie, przyznam ci się szczerze. Dobra, w helę ta macka. Zgubiłem coś mackę, szczerze mówiąc. O, tam była jakaś, ale... O, znalazłem mackę. Dobra, one się zrejdżowały, nice. Nie, nie zrejdżowały się. Dobra, to jest w sumie na dwa hity, ale... My dostaniemy jeszcze elektryczne obrażenia, jak do nich w ogóle... podejdziemy. Dobra, słuchaj. Samo życie. Czasem trzeba. Ta ma 180, to trzeba ją nasłać. W sumie są macki, to dlaczego ja tego nie wezmę sobie? Czy ja mam mięso? Mam mięso, dobra. Koza woltowa rozmnaża się sama? Jest. W sumie jeszcze jednym bym nie pogardził. Gdzieś tutaj... Jak w sumie, jeżeli one teraz oczyszczą te macki, to nawet na plus, bo może wtedy to stado też przeżyje, bo byłem szczerze mówiąc pewien, że ono już jest no raczej na... No, na śmierć. Dobra, hotu. Hotu, 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 tu jest macka. Dobra, dobra, dobra. I wygląda to teraz nawet nieźle. Dobra, dostaję. Spoko. Jest walka. O bogowie. Super. Dobra, my mamy co chcieliśmy, uciekamy stąd. Zmieniałeś wielkość świata na mały. Wiesz, nie lubię dużych światów. Jakich modów używasz? Damage Indicators, Epic Game Core, Epic Health Bar, Health Info. Głównie na pokazujące życie lubię te informacje mieć przed oczyma. My potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze trochę databanków. Też do wytworzenia tego potrzebujemy... O, możemy sobie wszczepić, tylko musimy najpierw jeszcze wyjąć właściwie. To możemy w sumie wyjąć to jak najszybciej. Ze względu na to, że będziemy musiał nam się jeszcze poodnawiać te skillsy. Dobra, najedz się może tam na przykład. Aha, i jeszcze miałem też Shadow Pieces ogarnąć, kurde. Dobra. I my, co chcemy teraz zrobić? Dobra, prędkość na pewno... Ty! On wyjął tylko jeden moduł, ale akcja. Można wyjmować tylko jeden moduł. Nie trzeba wyjmować wszystkiego naraz, kozacko.
Tylko szkoda, że zużyłem teraz ten, nie? On w sumie z mechanizmów. Dobra, go na pewno chcę mieć i w sumie go sobie damy na sam dół, bo to będzie nasza baza, z której będziemy prawie zawsze korzystać. Jedną mleko niż możemy użyć i możecie zauważyć, że nasz prąd wzrósł, ale to jeszcze i tak jest niewystarczająco. Dobra, potrzebujemy trochę databanków. Jakiś motylek kretr, coś w tym rodzaju, nie? Do której life? Nie wiem pojęcia. Okej, wy też małe? Tak. W sumie kłuski mogliśmy zbadać. To by zadziałało, nie? Pod jakim przyciskiem używa się tego moda do zbierania takich samych przedmiotów? Shift i ten kursor. Tak. Go nie zbadamy. Pchę coś do zbadania. Tam nie będzie nic do zbadania. Tu jakieś króliki mogą się nam trafić. Ale z królików mało dopi. Chyba jeden databank. Nie, z królików chyba więcej. Dwa może nawet. Trzy z moich... Nie, dwa z moich popatrzeń wynika, że dopią. Jo, cutstone'y. Nie potrzebuję. Szpadel mi daj. Ja nie mam szpadla w szybkim wybieraniu, mój Boże. No i super, teraz muszę wszystko poprzesuwać. Dobra. W sumie to nie. W sumie to nawet nie. Dobra. Wybadaj. Potrzebuję databanków. No dobry zawodnik ten królik jest. Strasznie szybko zasuwa. Mam wrażenie, że on go wcale nie bada. O! Prąd nam siadł, spoko. Jo! Taki mamy fajny kordon. No twardy zawodnik jest z tego królika. Jezu, już myślałem, że wyszedłem z zasięgu. No, ile można badać? Main God. Twardy zawodnik, przedoły skanuj. W sumie to by było mądrzejsze, przyznaję. Chyba mnie się głód zaraz skończy, kuliku zalopiały. Zjem cię. Byś sobie nie myślał. Ile my go już skanujemy? Main God. Daj już radę. Nie chcę odpuszczać. Nie lubię odpuszczania. Ale chyba bodlingi są o wiele gorsze. W sensie czarne króliki. Dobra, nie. Starczy. Dość. Dość, powiadam. Masakra jakaś. Ile można biegać z jednym królikiem na plecach? Ja światła nie mam. Mam latarnię, dobrze. Przygotowany człowiek jestem. Dobra, w sumie to możemy sobie... No tego Shadowa zeskanujemy, no to by było trochę psychę stracić, ale to w sumie w nocy chyba stracimy wystarczająco. 150, 15% ze 150, nie mam pojęcia ile jest, koło pewnie 23, 22,5 chyba. Chyba. Czarne? Perhaps. W nocy królika zeskanuj, bo spać poszedł. Jasność mojego umysłu czasem poraża swoją wspaniałą, no, bagno. Dobra, musimy sobie tam na stołna zrobić. Co ty wykryłeś? Bolivar przeturlał 2 złote. Dzięki, Bolivar. Mam pytanie, trybuna, jak oceniasz moje i mojego kolegi szanse na przetrwanie naszej pierwszej zimy z czapkami bawoła? Bardzo wysoko, jeżeli nie zrobicie czegoś głupiego. No cóż, trzymam kciuki, ale dodajcie do tego kamień termiczny i zima nie będzie wam straszna, tylko musicie rozwiązać jeszcze problem głodu na świecie. Ale to też nie jest jakiś, no... No co ty wykrywasz? Ha, Shadowa on wykrywa, ale akcja, nie trzeba ich mieć, no... pykniętych na łeb, żeby one skanowały, a skanuje dosyć dobrze z tego co widzę, więc wygląda to nieźle. Ale w sumie to, że on jakby skanuje Shadowy, to wiele już... Świadczy trochę o Shadowach, że to nie są halucynacje. Ty... Nam się nie udało? Co się tutaj nie bawiło? Hele, databanki. Dobra, ogarnijmy coś do żarcia, bo zaraz z głodu padnę. Tam powinno być dużo żarcia. Byku, kiedy oni najtrudniejszy świat live? Zesem się, a nie to zrobię.
To nie jest dla mnie. Słuchaj, ja nie jestem aż takim posem Fonii. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że ja już gram na dobrym poziomie, a potem zobaczyłem, co buduje ten. Nie pamiętam nigdy jego niku, ale wspominałem o nim na stery. Taki jeden gościu, co robi taką stery teraz, chyba on ją wznowił z budowania. Jest absolutnym gigakoksem. Shadow się zespałnił. Co? Jak zespałnił? Może nie można po prostu skanować shadowów, które jeszcze nie są zagrywane. Może to też jest jakaś opcja, nie? Tak, Gimpel w Oni. Przecież Gimpel nigdy Oni nie odpalił. O czym ty mówisz, człowieku? Luma Place? Nie, nie, nie. Dwuczłonowe na pewno ma... Dwuczłonowy pseudonim. Taki pewniaczek. Dobra, słuchajmy pszczołą może. Halo, Stachu, co się stało? Jo. Żarcie. Ale w sumie ja to zrobiłem bardziej po to, żeby się Ulu pozbyć, bo on tutaj... No lubi czasem przeszkodzić podczas walki z Big Queen, więc dobrze się tego akurat jednego jest pozbyć. W sumie w tych naokoło to też można, ale to już nie jest aż taki must have. Więc go odpuśnijmy. O, Francis John, chyba to był on. On ma takiego, no, ludka z Oni na profilu, nie? Chyba jo. Dobra. Co byśmy jeszcze chcieli? Aha, dobra, ja chciałem jeszcze Malmu tutaj ogarnąć, a ja tutaj... W ogóle skipnąłem ten temat, odnoszę wrażenie. Dobra, jest tutaj trochę marmury, to jest dobra wiadomość. To jest zdecydowanie dobra wiadomość, bo trochę tego potrzebujemy. Ty, bo na wieży da się uniknąć ataków czaruli z pamieniem w mapec? A, Brodgar. Brodgara też oglądałem, ale on raczej... Nie, on serię też robił, ale bardziej oglądałem jego eksperymenty jakieś pojedyncze. Na pewno bardzo podobał mi się jego odcinek na temat światła nieskończonego za pomocą tych... Żuczków świetlnych, lampek latających, jakkolwiek by je zwać, że można, no dobra, bo to jest Bishop, to nie ma co go rozkopywać, bo nie da nam raczej trzech sztuk. Dobra, to mamy już chyba wszystko na walkę. To będzie droga walka, ale wiecie, trudno. Ty, są databanki. Co ty niby zaskanowałeś? Coś czerwonego. Aha, na psychę. Nie, czekajcie. To jest... Bolivar przeturlał 3 złote. Masz ostatni donatę ode mnie. Pozdrawiam i Don Ranoc. A, dziękuję serdecznie, Bolivar. Pozdrawiamy również cieplutko i miłej nocy. Dobra. Dobra. Możemy sobie wytworzyć, słuchajcie, ostatni układ, który chcemy. Francis John, to jest gigakozak. Co mnie ominęło? Idziemy na Big Queen aktualnie, więc w sumie no nie za dużo. Zaraz będziemy zaczynać walkę. No, początek zimy, Big Queen, spoko nawet. Tylko no musimy się przygotować. To co chcemy wziąć z naszego obszernego składziku? Ja myślę, że możemy zacząć od zjedzenia tego bagna, bo to się nam... No jakby... Aha, czy będziemy walczyć? Tym. Zrobimy sobie hambata, nie? Weźmiemy sobie no tulecytowe koronki. Jedynego Star Color Staffa. Liny możemy odłożyć, bo trochę zapychają, będą nas zapychać jak kół. Tulecytowy nie, tulecytowy raczej. Nie no, marmur raczej, chociaż z drugiej strony podczas jak będę się bawił, to może się przydać, to może lepiej go wziąć. To też już mogę w sumie odłożyć, to też mogę odłożyć. No i co, koronek jeszcze, więcej koronek. I to będzie wszystko. I możemy sobie jeszcze wszczepić układy, które mamy. To jest pierwszy i gdzie jest drugi? Chyba zostawiłem przy drugim naszym stosie itemów. O bogowie walka. Pamiętaj, zeskanować Big Queen. Racja, to muszę skaner wziąć. No, przecież właśnie go oplułem. Dobra, wszczepię sobie tylko ten układ jeden. Czy ja mam światło? Mam światło, super. Mam skaner. Nie, liny muszę wziąć, bo pancerze przecież marmurowe się tworzy też z lin, a to dosyć dużo itemów na to idzie, to dobrze by było nieco zaoszczędzić. Po polsku, dobrze. I my byśmy chcieli oznaczyć końce, nie wiem, za pomocą lin. Coś muszę wyrzucić. Co? Nie mam pojęcia. Muszę tego ziomka jeszcze wziąć. A będą tutorial do... Tak, będę chciał. Już pytałem cię, Targik, czy będziesz chciał pomóc przy tutorialach Sony. Chociaż no myślę, żeby zebrać grupę jakichś osób, żeby z nimi konsultować. Ale to taki dziki plan raczej. Dobra, ja bym chciał wytworzyć tutaj marmurową zbroję.
jedną. Jo. Dawaj marmurówkę. No i teraz musimy jakoś się z tym zabrać. Dobra, bez... jedna koronka nas nie uratuje. Chociaż, nie, młotek się przyda. Wszystko się nam przyda, cholera jasna. Dobra, jedna koronka. Ile mam koronek? 6, 7. Ty może... A, tak zrobimy. A, 300 IQ. Dziękuję bardzo. Hele, bikuj. Tam jest bikuj. A no tak, a no jo. No bogowie, walka. Ale jeszcze i tak musimy ustalić jej granice, nie? Mówiłem, że grucho z pamięcią, spoko. Spoko, spoko na chwilę. Musimy ustalić jej granice, żeby wiedzieć jak biegać. Z tej strony to dosyć słabo wygląda, ale chyba będziemy i tak w ten sposób biegać. To zacznijmy od rzucenia pierwszej... No, bagno. I teraz... Możemy wykartować jak na przykład resztę pancerza. Idealnie przybyłem, widzę. No zaraz będziemy tutaj klepać. Więc no, można by powiedzieć, że tak. Można by powiedzieć, że nie. Zależy co ci interele. Ani nie interele, bo kici kici. Dobra, za pomocą marmuru możemy w sumie oznaczyć. Ale wiecie co, ja się chyba... Hambata, tak. Hambata bym chciał. Ja się chyba najpierw jeszcze pozbędę tego kokonu. Ze względu na to, że pająki będą bardzo upierdliwe podczas walki. I jakby po co mamy się z nimi bawić? Nie? Dobra, w hel pająki. Powinny ich tutaj przyjść w ciul. Nie ma żadnych pająków. No szlak, co cię gra. No zdychaj. Dziękuję ślicznie. W sumie tak, początek zimy, ma sens. Dobra. Do kamienia. Dobra, pozbyliśmy się pierwszego zagrożenia. To duży plus. Zbądźmy się może też już dla itemków, bo w sumie też i tak będziemy pancerz nosić, to musimy się z takiej sporej ilości itemów pozbyć. Ale to jeszcze właściwie mamy chwilkę. Musimy jeszcze i tak oznaczyć, tak jak mówiłem, granicę, jak w całce. No wychodź. My jeszcze nie walczymy jak coś, więc no na spokojnie. Ciasteczko przeturlał 20, przeturlał 2 złote. No weź zawał mnie. Witam panie kierowniku, jak tam żyćko? No jakoś tam leci, dziękuję, że pytasz. Pozdrawiam cię, plotko. Dobra. Big win. Ziomeczków, no. W drugą stronę teraz lecimy. No bo to się ogrzeje może trochę. Widzę, że ci się nie śpieszy. Tak, jestem chyba dobrze ustawiony. No bo tu jest granica. I super. Yo. Dobra, ucieknij sobie, jeszcze potrzebuję chwilki na ogarnięcie, słuchaj. Psycha jakąś muszę nazbierać. No daj mi spokój. Babo jedna. Cały czas pamiętam jak... Chyba miałem jakąś taką giga przerwę przy ganiu w Donsterwanie. O ty dziadzie, nie bij mnie. Miałem przerwę przy ganiu w Donsterwa i ja wgrałem wtedy tylko w podstawkę. A potem odpaliłem Together po raz pierwszy. Ja myślałem, nie no, na pewniaka wbijam, no bo co oni tu mogli zrobić? No jakby, nie wiem, no, patrzę sobie, o mają więcej życia. Spoko, poradzę sobie z tym giga koksem. Bo myślałem, no dobra, 4000 zamiast 2000, no. Do przeżycia. A potem zobaczyłem, o jaki duży ul. I otworzyłem ten ul. I wtedy się zorientowałem, że Don't Together jest trochę bardziej wymagający od podstawki. I to był mój, no, test pokory. Dobra, jeszcze jakieś żarcie, chociaż z drugiej strony przykładnie będziemy żarli, więc no, masz rację, nie ma psychy. Co zrobić, żeby z tej przywrócić z bety? Musisz wejść do folderu Do Not Stealth Together i w tym folderze, słuchaj, znajdujesz... Nie, wtedy się cofasz folder do tyłu i tam znajdziesz właśnie ten folder Do Not Stealth Together i będziesz miał też Do Not Stealth Together Beta Branch, coś w tym stylu. Wchodzisz do tego folderu, znajdujesz swój świat, przerzucasz do Do Not Stealth Together i no masz. Granie w DS na telefonie jest komiczne przez język polski. Oj tak, język polski tam jest na najwyższym poziomie, słuchajcie. Nic tylko się śmiać. Myślałeś o zrobieniu zrefreshowanej tier listy postaci? Tak, ale zostały już tylko 3 reworki, to wiesz, poczekam do końca i wtedy wypuścimy tier listę, jak będą wszystkie reworki skończone. Chociaż z drugiej strony to będzie w przyszłym roku, ale z drugiej strony robić nową potem tier listę tylko dlatego, że dwie nowe postacie, że dwie postacie dostały reworka, to też brzmi jak skam dla mnie, nie?
Więc no, dużo miotam nam sprzecznych emocji, jak możecie zauważyć. Dobra, zacznijmy od wyrzucenia. To jest absolutny must have, jeżeli chodzi o posiadane przez nas rzeczy. Możemy jeszcze rzucić sobie gwiazdki. Tutaj jest nasz malmur, to tak gdzieś tutaj powinna być gwiazdka. O gwiazdkach bym zapomniał i by było potem, podczas samej walki. Chociaż ten dystans, tak wam powiem, że trochę mnie przeraża, a nie chcę mieć ciemności. Dobra, burzujstwo. Stać mnie. 5 gwiazdek na Big Winkę pójdzie. Dobra, to możemy trochę bliżej, skoro już się bawimy w rozpustę. I jeszcze tutaj jedna gwiazdka. No ale walnęło. Ktoś na korytarzu się wywalił. Nie wiem! Słuchajcie, wszystko jest możliwe, jesteśmy w akademiku. Znajdujemy się dzisiaj w akademiku. Jakby ktoś nie pamiętał. Dobra. Wrzucę też te itemy, wiecie, do plecaka, bo tu tak, wiecie, zawsze bezpieczniej, chyba żeby wszystko leżało w jednym miejscu. Z drugiej strony nie. Patyki mogą się przydać. Jakbyśmy chcieli jeszcze jednego hambata sobie wytworzyć. A, pik skina też będę musiał sobie zachować. I jeszcze chciałem po panfluta skoczyć. Do panfluta mamy w miarę blisko, to bez problemu większego, nie? Ile jeszcze live? Nie wiem. Nie wiem, że tak do 23 jakoś, nie? Skaner wyjmij z plecaka. A jo, jeszcze my chcemy przecież zeskanować. Jezu, nie powinienem teraz wychodzić. Już rzuciłem gwiazdy w końcu, nie? Jeszcze one mi zgasną podczas walki i będzie XD. Ja panfluta chyba tutaj zostawiłem, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jasne, gdzie ja panfluta zostawiłem? Droga też jest prawdopodobna. Jest i panflut, super. Tak wam powiem, że kiedyś nie sądziłem, że dojdę do tego poziomu, że wiecie, tak sobie na luzie yo, dzień 21, latam w pełnym tunecytowym secie, mając jakieś 50 w zapasie. Jakby zesłałbym się, jakby ktoś by mi powiedział. Niedawno oglądałem streamera, który grał w DST pierwszy raz od czasu bety i o zdziwieniu zmiany prawie go przytłoczyły i nie grał więcej w tego. No jakby bet... No jest, ale beta kiedy to było? Jaki temu? No bo nie potrzebujemy żarcia właściwie. To możemy odłożyć raczej. Chociaż z drugiej strony lepiej dobrze jest mieć ze sobą jakieś światło. To możemy na 90% odłożyć. Za dużo itemów. Nie podoba mi się już. Aha. Dobra. Teraz dobić marmurem. Nie pamiętam, czy więcej schodziło marmurowego, czy nie marmurowego. Czy tuletowego. Wydaje mi się, że marmurowy będzie szybciej schodził. Dobra. Aha, i skaner ktoś pisał rację. Dobra. Dobra, uśpimy ją na samym starcie, żeby się pozbyć problemu, nie? Dobra, spać! Skanuj. Ciepełko. Worm. Wood. Dobra, zacznijmy bić młode. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja powinienem tutaj dodżować. Ze względu na to, że ta mała pszczółka teraz dostaje obrażenia elektryczne. A to nie jest na plus. No i zaraz padnie. Bo jest już na hita praktycznie. Mamy świeży hambat. Czy nie? Aj! Dobra, marmur. Chrzanić się. Staram się, żeby te małe pszczółki mnie właśnie nie biły. No i właśnie dlatego. Wszystko idzie na pancerz pięknie. Teraz te moduły są trochę okant. Szczerze mówiąc, na przyszłość ja bym zakładał najpierw... założyłbym te dwa moduły dopiero po pierwszej fazie.
taka duża rada ode mnie. To potankujmy ją sobie. Noż ty... Cholero jedna, która troluje tylko. Glerums be like. My god. No skupmy się na zadawaniu obrażeń. W sumie to tutaj nie ma żadnego skilla w tej walce aktualnie. To jest czyste tankowanie, bo mamy ciur zasobów. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Dobra, ona powinna teraz wejść w drugą fazę, tam hit jej brakuje. Dobra, jesteśmy w drugiej fazie, kozak. Dobra, dajcie... Nie, to byłby błąd. Spanko! Cholery jedne. Dobra, wszystko zostało objęte. Halo! Pszczółko jedna, cholero. Muszę uciec i się wyhealować, tak na przykład. Myślę, jak to dobrze rozegrać. Muszę ją trochę odprowadzić. Dobra, teraz. Nie! Cholero jedna. Ona teraz powinna zaraz jeszcze polecieć w bok. Nie, mój pomysł spalił na panewce. Zastanawiające. Widziałem takie fajne techniki, że ludzie to no damage nawet robili. A tak dosyć mi to nie wychodzi. O, w ten sposób właśnie. I teraz uciekamy jakby. Wtedy wykonuje się unik i to w miarę fajnie, gładko wtedy wchodzi. Dobra, wezmę sobie świeżego hambata, żeby mieć tutaj full obrażeń. Nie mogę jej pozwolić teraz wykonać uderzenia, bo ona ma załadowany dodge. I nie może też mnie uderzyć w momencie, w którym ją usypiam. I ona teraz odleci od razu, bez wykonywania animacji ataku, bez atakowania, dzięki czemu one nie wstają. Ja mam chwilę, żeby zadać nawet spoko obrażenia i to nie wychodzi aż tak tragicznie, szczerze mówiąc. Albo mi się kończy, niedobrze. Może sobie z nią pobiegamy chwilę? Ten pamflet to tak trochę schodzi już za szybko. No, pobiegajmy z nią chwilę. O, tu macka jest, ale plot twist. Ty, chodź tu. Chodź tu z tą całą swoją ekipą. Dobra, let's go. To jest marble. Dobra, żeby pierwszą wydodżować. Nawet wyszło, nice. Tankujemy. Chyba lepiej wychodzi. Ta ostatnia lepa zabolała, ale tak poza tym to spoko nawet wyszło. Ta godzina w Polsce 22:18. Gdzieś tu jest marmur, o właśnie tutaj. No i ten dodge mi coś nie wychodzi. Dobra, i teraz należy odejść. Czułem, że nie dostanę lepy, ale... Życie zweryfikowało. No, leci. Nie śpieszysz się. Trzeba ci to przyznać. No, teraz dobrze wyszło. Bardzo ładnie wyszło w tym momencie. Dobra, pora na biegańsko. 1, 2, 3, 4, 5,
i 6. No za dużo nie zadamy, nawet nie będę podchodził, szczerze mówiąc. No bo chłopaki, zmienimy, ustawmy się w odpowiednio. Tutaj jest chyba fajna droga, prosta taka, no. Trochę możemy jeszcze odlecieć, ale nie za bardzo. Teraz jakbyś zaczęła krzyczeć sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. No teraz powinno wrócić do honej kombu. Tak trochę, ale nie za bardzo. My możemy teraz ją przytankować. To tak w miarę konkretnie. No i tyle. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Dobra, krzycz. Krzycz. No zarycz, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Obawiam się, że za daleko wyleciliśmy. Może być problem. No wtedy odpalimy potoku tankowanie i poleci, nie? A dobra, wyszło chyba idealnie, ale nie będziemy mieli teraz chwili nawet na, no, ogarnięcie się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i 6 chyba teraz. No idealnie tak wyszło. Dobra, no teraz powinno zacząć krzyczeć mordę. No zarycz, no. Raz, dwa, trzy, pięć i 6. On się wymyka, tato nie interweniuj. Ostatnio widziałem tę scenę, jest cudowna. Jestem w szoku, że... Aj, właśnie. No, wielka mowa. Ech, ostatnia koronka. Dobra, musimy chyba trochę odrobinę przytankować w takim razie. Żeby się pozbyć nadmiaru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Nadmiaru ekipy jej. To jest bardzo niebezpieczne. Dobra. Trzymajmy się ciepła. Żeby mieć rozgrzanego termostauna i żeby się czuje biec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. No i właśnie całej tej ekipy tutaj musimy się pozbyć, bo ona nam będzie tutaj pewnie trollować. To moje bagno, nasze bagno, co ty chcesz. No i widzicie, że tutaj ta ekipa już przyleciała, a tamta jeszcze nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Dobra, postarajmy się tego pozbyć, elementu przestępczego. Dobra! Wiecie, co wam powiem? Chociaż nie, czekajcie, przy następnym fazie, przy następnej fazie. Tu lecę. Jesteśmy za daleko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. I się wpierdzielamy w królową. Yo! I teraz tankowańsko Overnight 1000 wlatuje w tym momencie. A się wszyscy wypierdzielacie na moim pancerzu. Ah, strong! Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Dobra, i tej jeszcze jednej pszczółki musimy się pozbyć. Bo ona by trollowała jeszcze. I mamy już czystą walkę. Czyściliśmy nadmiar minionów. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Teraz. A, po co ja liczę? Błagam, nie raz pik więcej. Zlituj się nade mną. To w sumie wiele zależy od jej widzimy się, nie? Stara się wymyka, interweniuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. To dobrze mi wychodzą jeszcze zwroty. No i deszcz, znaczy śnieg spadł. Aj, myślałem, że nie sięgnie. Raz, dwa, trzy i 6. Pięknie. Ładny ten dodge wyszedł. Fajnie, fajnie. Lubię, jak ten dodge wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I trochę wcześniej, bo są daleko chłopaki. Trochę daleko. Jo. Dużo obażeń wejdzie. Nice. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Aj, no tak, bo wcześniej zaczęła. Dobra, poczekajmy trochę. Możemy jeszcze zrobić małego fikołka dookoła Honey Comba przy tym, żeby właśnie za daleko się nie odsunąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Gdzie ty lecisz? Aj, pozmienianie pancerza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Chyba idealnie wyszło znowu. Fajnie. Nie, no nie dokończymy jej teraz, ale nastukamy dużo. Kończymy. Starczy. Fajne jest to, jak one się rozbijają, nasz pancerz. Chociaż jak myślę o tym, ile na to zasobów poszło, to... Odpowiedź brzmi dużo. Dobra, bo pingwiniaste chcą teraz piodzielić Royal Jelly, to by było tego uniknąć. W sumie miód też jest mój. No, spieprzać. I my chcemy się teraz tego nauczyć. To jest pierwsze plimo. Sekundo, dawno nie widziałem, żeby tyle zasobów poszło na sen złota, co nie było ci na poprzednim. Ty, nie dała mi schematu na tego Big Braina, czy jak to tam się nazywa? Nie dała mi schematu, ale mnie oskamowali. No cóż mogę rzec. Zostałem oskamowany. Drastycznie. Dobra, to co? Idziemy szukać Klausa. No, to bierzemy. Tego nie, bo nam zapcha EQ. No, możemy wziąć w drodze wyjątku. Nie, ale WX jest OP strasznie. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy najpierw ten biom, który mamy pod ręką, czyli tamten. No, wiecie o co chodzi. Tymczasem wy nie wiedzący o co chodzi. Tak, dokładnie tak. Czy ja mogę coś jeszcze wywalić ze swojego EQ? No mam te dwie koronki, jakbym... Nie, to i tak by na to samo wyszło. Mogę ciebie, żebyś leciał za mną i będzie pięknie. Jelenie na Klausa. No bo Klausa i jelenie musimy znaleźć. Pozwolicie, że sobie odpalę Ariel, żeby te poszukiwania przychodziły nieco sprawniej. Super, mamy jelenie, jeszcze tylko Klaus i można odpalać. Ale Klaus może się pojawić dopiero jutro, nie? To jest jakby prawdopodobne. Więc... No jeszcze ma chwilę. Nie ma tutaj go co popędzać. Więc mamy chwilę na przepakowanie się. Nie wiem. Co można by zrobić? O. No, ale zdodżowały drzewo. Gnoje. No i pięknie. Dobra. Fajnie by było, jakbyście jeszcze w coś wpieprzyły się tak na przykład. O tym mówię. Super. I ja bym teraz chciał... No właśnie, na przepakowanie. Chociaż w sumie... Nie, dobra, jutro poszukamy tego wola. Bo wol nie musi się jeszcze pojawić. Więc jeżeli teraz bym tutaj przeszukał... To i tak bym musiał tutaj wrócić, jeżeli bym tam nie znalazł. Więc jakby do bez sensu przeszukiwać, nie mając pewności, że to ma sens, nie? Kiedy oni? No nie wiem, szczerze mówiąc. Albo jutro, albo pojutrze. Trybu, na czym się bawi szkielet w piaskownicy? No czym się bawi szkielet w piaskownicy? Oświećcie mnie. Dobra, teraz Klausik, jakby ktoś był ciekawy. Wracając tak. No. Jak piszecie szaloty, to piszcie całe od razu, bo... Ciekawy jestem. Nie lubię czekać. A możecie napisać od razu i to wyjdzie podobnie. Łopatką. Potężny żart widzę wleciał. Dobra, to możemy wywalić. To możemy wywalić. To nam się przyda. To możemy ze sobą nosić. To możemy wywalić. Przyda nam się też szambulec żółty, ale to nie przy tym. To mamy tam. Aha, jeszcze jakieś mięsko by się przydało. Gdzie my możemy bizona jakiegoś zaciukać? Tam mamy w sumie bizony. Możemy sobie żółty amulet chce. Nie ten. No. Dobra, niech tu leży. Bo ten hambat to już taki raczej nadgniły jest, nie? To co, bierzemy sobie wizję teraz? Latarnię. No chyba sobie wyjmę te dwa moduły, szczerze mówiąc, bo trochę mi... Nie ułatwiają. Nocna wizja by mi znacznie bardziej ułatwiła teraz życie, a to no, na Klausie to tak, no nawet bym powiedział, że nieprzydatny jest mocno. My nie mamy tutaj tych łopatek.
do wyciągania, nie? Nie mam ich przy sobie, nie, pewnie gdzieś się wyrzuciłem, ale to tanie jest, to nie trzeba. Dobra, wyjmuj jeden, wyjmuj drugi. Bardzo fajny moduł, przydał się. Dobra, i ja chcę teraz na nocną wizję. Nocna wizja jest tutaj. Aha, i my teraz musimy poczekać na jakiś prąd, nam się załaduje, super. Dobra, żeby mieć też w sumie miejsce na Dobbs Klausa, dobrze by było to odłożyć, tak na przykład. To możemy odłożyć. A w sumie się przydaje na Klausie, to można wziąć. To możemy odłożyć. Dobra. Skoczmy zaciukać bizonika. To w tamtym kierunku do bizonów. Jak stoimy z ciepłem, 20 stopni i nasz Charmstone się ochłodził, czyli zaraz będziemy potrzebowali trochę ciepła, to wykorzystamy drzewa, które mamy po drodze, bo potem nie będzie żadnego źródła. W sensie, no, moglibyśmy działać, ale tak jest najprościej, nie? Tak się ogrzać, no. Wrzucamy tutaj Charmstone, on się ogrzewa, możemy jeszcze coś zebrać sobie. Czemu Agatka nie płakała, jak się przewróciła na wrotu, bo przebiło jej płuco? Jezu, jakie... Widziałem już dużo razy ten... Wybacz, nie bawi, nie bawi. Tak, przeszedłem Hollow Knight na 112%. Hej, to jest jeden z moich ulubionych YouTuberów, wreszcie jestem na twoim live. Witam cię, płytko. Co tam słychać, byczku, u ciebie? Podoba się, nie podoba się, jeszcze jednego bossa mamy w planie, tak więc to na spokojnie. Nie jednemu typowi przez atmosferę heheszkowych żartów z Donate to live zdjęli, bo taki dark memy weszły. Zatę tutaj raczej nie wejdzie. A na YouTube czy na Twitchu? Bo no, na Twitchu to jest ciężko z tego, co się orientuję. Potem jak no, za N-Worlda ściągnęli temu od szachów gościowi na tydzień chyba dostał bana. Patologia. I to jeszcze nie on, nie? Tylko jakiś dzieciak się wpierdzielił mu. Dobra, psiałskie idą. Fajnie, lubię psiałskie. Dobra, herbizony. O Boże, ja cały czas na Aerial View byłem. Nie widzę bizonów. Ale bizony. Bizony. Gnoje. Czyle zafajdane. Jak jeszcze może go zdobyć Mandagore? Ostatni ze swojego gatunku. Wybacz, potrzebuję mięsa. A czapą też bym nie pogardził. A, tam jeszcze jest jeden. Dobra, kozak w takim razie. Jak możesz zdobyć Mandagore, możesz, słuchaj, zdobyć fletnie pana podczas Winterfist. Za frico. Tak totalnie. Totalny kozak, wiem. Dobra, teraz jeden bizon powinien ścigać mnie dłużej niż drugi, ze względu na to, że wykonał animację atakowania. No to... Dobra. 2, 3, 4, 5, 6. Oj, niedobrze, zdesynchronizowały się. Aj, mnie dziabnął. 3, 4, 5, 6. Szybko, muszę przed psami zdążyć. Dobra, gąd to mięso zgarnąć, nie? Szkoda, że bez rogu byśmy sobie czapem mogli strzelić, ale no już trudno. Dobra. Psy? Tak, start już? Nie, jeszcze. O, start, super, siema. Czekaj, dostałem powiadomienia, a pies już się pojawił. W jakiej Polsce żyje? Nie ma sensu, kutękpanie. Można nie family friendly żart napisać, jeśli słowo określające przedstawicielski i izraelskich mniejszości etnicznych zastąpię tymi właśnie słowami. Czołem, siemu. Siema, pan Kawia. Dobra. Tam mamy tego. W sumie to my już nic nie chcemy z maszyny do craftingu. To możemy lecieć bezpośrednio na Klausika. Fajnie jakby no damage wyleciał, ale w sumie to się nie spodziewam. Ze względu na to, że... Pomimo tego, że jest to jeden z moich ulubionych bossów, to czasem no przy... No, muszę się uczciwie przyznać, że mi nie siada. Skoczmy najpierw do Króla Świni i sprawdźmy tamten biom, a dopiero potem skupimy się na mozaice. My mozaikę mamy odkrytą, więc bez problemu, ale no wiecie jak to jest. Nowy WX Kanda OP. Not gonna lie. O Boże, właśnie oglądałem, co znaczy skój NGL. Chyba, że to nie znaczy not gonna lie. Ale ma sens. No. Szybko poszło. Nice.
To jest moje ulubione combo. Change my mind, że to nie jest absolutnie cudowne. Dobra, i ten ostatni bossik już będzie na dzisiaj, gdyż jestem już odrobinę zmęczony. Czy ja nie mam poroża? Na pewno. Tu są przecież te dania. Jo. W drzewo, proszę. Bo nie... Gdzieś poroże żebym zgubił. Zostawiłem w bazie. Jak to się mawia, głupi ma zawsze szczęście. Że akurat tutaj się ten worek trafił i nie mieliśmy żadnego problemu, nie? To oznacza nadgnalaj, racja. To może jesteś ścisłowcem, ale angielski to ci nie po drodze. No? Nie, w sensie ja doskonale sobie zdaję sprawę, że ja mam kijowy angielski. Nadgnalaj. dobra, i co my chcemy? Chcemy mu nastukać. Nie zastanawiasz się, czy możesz nam pomóc. Spuszczenie sobie łomotu. Co teraz? Login. To co, no damage'a robimy. W sumie przy takim speedzie można spróbować. Taki totalny no damage, nie? Z zabiciem kampusów, chociaż zabijanie kampusów akurat przyznaję, że czasem mi nie siada. Robimy no damage ostateczny. O, i nocna wizja się załączyła, super. Dobra, musimy dalej uciekać. Super, udało się. Teraz będzie... Aj! I po no damage'u, dobra. Worek stolował. Nie mogłem się spodziewać, że skoro podszedł, to sprzeda lepę. No, mój błąd. Co mogę powiedzieć? Co to za mod ci pokazuje HP Klausa? Jest to Epic Health Bar. I poszło, jak sen złotego hammerczce. Ale z takim speedem to można próbować, szczerze mówiąc. Chyba nas nie sięgnie. A, sięgło! Czasem właśnie tak się dzieje i to jest gigatel wtedy. Dobra, dawno nie biłem Klausa. A, i zła broń. Nice. Dobra, ogień. Czy ja w plecaku nie stoję? Nie chcę w plecaku stać, bo to się zawsze źle kończy. Dobra. No spokojnie. No bo z takim speedem to ja mogę. Oni zawsze są kłopotliwi ze względu na swój sprint, na swoją prędkość, nie? Ja się udziwiam, że kampus tak dopnie. Chciałbym. To by była wtedy w końcu dobra seria. Dawno na serii nam nie dopnął kampus saczek. Cieszyłbym się. A. Zepsułem, nieważne. Jo. Ty, ale przy... Aha, nie, czekajcie, nie mamy modułu przecież światła, z jakim... Bo jeszcze nie jesteśmy załadowani. Na czym my straciliśmy tyle ładunku? Ja nie byłem w pełni naładowany już do walki? I waty poszły. A co się stało z watami? Chłopaki, co się stało z watami, tak z ciekawości? Bo trochę nie ogarniam, co się od ja nie pawiło. Od zimna traci się waty. Aha! To nie wiedziałem, że od zimna też. Ostatnio klepałem się z kolegą Klausa i właśnie poleciał nam kampus, tak? Zazdroszczę. Zazdroszczę. Cudownie. Abym takiego kampusaka przytulił. Byłbym dobrym właścicielem. I właśnie plecak zapłonął. Nie, to na szczęście tylko kłoda, cały. No i git. Szkoda, że kampusa nie da się zeskanować. Znaczy Klausa. Kiedy stoim? Do końca tej walki. Właściwie. Powodzenia ze zdobywaniem. Wiesz co? Po streamie z Wandą, gdzie uznałem, że nie kończę streama, dopóki mi nie dopnie, już się nie podejmuję tego, bo po prostu my tam chyba z 300 Klausów zabili? Znaczy dwóch kampusów, nie? I no nie siadło. W sensie, no nie wiem, czy to z 300, ale było ich naprawdę dużo. No i to był dramat jakiś autentycznie, więc no ja od tego czasu już stwierdzam, że... A, co ja się będę męczył? O, siadło. O! Ale system nam się naprawił.
Mam wrażenie, że w tej szparze po jego ataku, a skoku, ja bym dał jeszcze jeden atak wcisnąć radę. Ale nam wizja zasłonęła. Dobra, teraz to niewiele byłem w stanie zrobić. Dobra, spróbujmy. Nie, dobra, jak on doskakuje, to on... Chociaż nie, czekajcie. To trzeba by dobrze zrobić. Trzeba by dobrze rozegrać. A, dobra, wycofaliśmy się ze strefy. Spoko, spoko. Nie, chcę spróbować, ale... dosyć opornie idzie. Dałem radę, dobra, da się. Potwierdzone info. Tylko jakby nie można stać za blisko, bo on wtedy wykona bułę. W sensie... on ma tak zaprogramowane, że... no, nieważne. Jakby jak w momencie, w którym do ciebie doskoczy, to od razu wykona dwie buły, więc musisz jakby poczekać, aż on skończy animację skoku. I wtedy jak on skończy animację skoku, to wtedy dopiero jesteś w stanie mu zadać ten dodatkowy hit. Dobra, szybki dropik. Świnia dalej płonie. Dobra. Co mamy w środku? Glow Cup. Całkiem dobry, dobrze. Szkoda, że bez skóry. Ze skórą to by było kozacko. Bagno. No. I w sumie tylko to mnie aktualnie interesuje, bo cała reszta to jest bagno przynajmniejsze. Dobra. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie dzisiaj za oglądanie. Ach, tak, z wątami kampusami. Nie mówcie o tym. No, mamy klątwę na kampus Saka, dawno go nie dostaliśmy. Dobra. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Prawie 4 godziny live'a, nieźle całkiem. Tak więc no. Miłego, słuchajcie, weekendu. Widzimy się jutro. Jutro też będzie live'ik wieczorem, też z WX'a, więc no też się nim pobawimy. Nie wiem, co będziemy robili, ale pewnie jakiegoś bossik zleci, albo będziemy stricte bawili się w budowanie. Dwa warianty lute po prostu wybierzecie. Mam nadzieję, że wam się podobało i dobranoc. Bagno.